just begun. Are you ready? Let's go, 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 go. We're back from the dead. Za chwilę. Orys. Witam wszystkich serdecznie, Mariusz Manik Dziarmaga. Mam przyjemność zaprosić Was na wielki finał Ligi Akademickiej. Ze mną jest dzisiaj gość specjalny, no i oczywiście nasz drugi wspaniały komentator Paweł Kruzer-Klimesz. A dzięki naszym panu. Gościem jest oczywiście Damian Nerwarien Ziaja. Witamy Cię bardzo serdecznie, Damianie. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz Damian, tak pierwsze takie podstawowe pytanie a propos właśnie takiego tworu jak Liga Akademicka. Jak to według Ciebie wygląda? Czy to jest interesujące? W jaki sposób? I czy na przykład jest coś takiego potrzebne? No moim zdaniem dobra sprawa, bo zawsze jest po prostu co grać, prawda? Teraz aktualnie mamy off-season, więc coś przynajmniej się dzieje. To też no są to starsi ludzie, bym powiedział. Jak gdyby jak ten prime time każdego zawodnika to jest tam, nie wiem, między 17 a 20, bym powiedział, prawda? Studenci to jest trochę tam wyżej trochę. Wyżej, co nie? Więc coś dla tych starszych też jest. Aczkolwiek to tylko wiek, prawda? Tutaj tylko klikamy. Więc może nawet wiesz, na takim turnieju ktoś się odnaleźć i później nawet w TLCS-ach zagrać. Co my mamy nawet zawodników
może nadal w podobnym wieku Miabius bodajże też przecież teraz będzie próbował, z tego co wiem, strasznie odgrażał na fanpage'u, że będzie coś próbował grać. On też jest w tym wieku 21 chyba 1 lat, więc myślę, że ten wiek też jest istotny, ale nie jest jedynym wyznacznikiem. No to racja, chociaż jak ten Jankos mówi, że on już jest za stary dla tego, że są ostatnie lata jego. I to jest ciekawe właśnie, że wiesz, we sporcie 22, 23 to już jest takie, no gościu już jest stary, czas na emeryturę, co nie? Ale nie wiem, coś w tym chociaż jeszcze zależy od gry, nie? Bo mamy StarCrafta, nie? Gdzie na przykład średniowiekowa jest troszeczkę wyższa, World of Tanks to już w ogóle. Oj, tak. Mój ojciec gra i to słychać, jak jestem w Apollo. Także to też zależy od gry, ale LOL no to jednak jest gra mocno dynamiczna i też faktycznie. Tak, i tam się cały czas się coś zmienia, prawda? Są to punchy, więc trzeba nadążać, prawda? Ale na przykład ja się tak samo też. Starsi ludzie raczej grają, prawda? Znaczy, może nie starsi, tylko starsi niż w LOL, tak powiem. O, tak. Chociaż tutaj się sugerujemy też trochę Virtus Pro i to w związku z tym, nie? Bo też część zawodników zaczyna powoli odchodzić. Chociaż akurat z tym CS aż tak bardzo się nie interesuje, że był akurat ekspertem, nie? Ale też teraz właśnie nowy skład Kinguin i tam też gościu, który ma chyba pod 30 z tego co widziałem, więc no tak, no ciekawe tam w tym CS się dzieje, że właśnie to starsi ludzie też cały czas coś grają, prawda? Tak jest. To jest ciekawe. A u nas, wiesz, jak jungler Samsung Galaxy 26 lat. Ambition? Ej, wow, kurczę, już taki stary jeszcze wygrywa, wow, niemożliwe. Nie wiem ile Dabil Lee ma lat, ale to jest człowiek mamut. Gość, no, gra od pierwszego sezonu, tak, jest nieśmiertelny. To jest Keanu Reeves Esport ostatnio, mówiłem. Tak samo Solas, to nie? Wiesz, goście, którzy zaczynali, tylko wiesz, jak oni zaczynali mieli 16-17 lat, prawda, więc rozumiem, 23 powiedzmy, 24 może, coś takiego. No to ale już są od zawsze, więc to też jest godne podziwu. No to już jak prawie jak dinozaury, nie? Jeżeli chodzi o taką karierę. 16, tak 23, 25. To bardziej jak no ja to, się, ja to się nie wliczam, no to wiesz, ja to już do muzeum dawno chyba powinienem trafić, no ale zobaczymy. No nic, wracając jakby do naszej tutaj rozgrywki, tak? Mecz o trzecie miejsce na pierwszy ogień, agenci kontra tyranozaury. Wczorajsze półfinały, powiem szczerze, bardzo ciekawe. Zarówno agenci, jak i tyranozaury, no dawali z siebie wszystko, ale no niestety zostali pokonani, no i dzisiaj muszą się zmierzyć w tym meczu o trzecie miejsce. Powiem szczerze, że zapowiada się naprawdę fajny mecz. Dość wyrównany, wydaje mi się, będzie. Oczywiście gramy w systemie Best of 3, także przynajmniej dwa mecze zobaczymy. A ja myślę, że powinny być trzy tutaj także na dokładkę, tak na zakończenie, żeby ten sezon tak właśnie nam się bardzo ładnie zakończył i żebyśmy mogli przejść do porządku dziennego i do przygotowań oczywiście do nowego sezonu. Ty teraz wspominałeś, że miałeś zamiar obejrzeć część spotkań wczorajszych. Właśnie mi się udało tylko derby Krakowa obejrzeć. Ale żałuję właśnie, że w półfinale się spotkali, prawda? Tak byśmy mogli mieć dwie drużyny z Krakowa w finale. To prawda. W co wierzę osobiście. A tak to no musiało odpaść się. No a tak to dzięki temu mamy już Buba Trójka Krakowa. Chociaż to spotkanie zakończyło się wynikiem 2-0, jeżeli chodzi o to pierwsze, to między uczelniami krakowskimi. I o ile kolejne spotkanie też było 2-1, to wciąż jednak zwycięska drużyna widocznie była lepsza. I teraz mam wrażenie, że to co mamy do obserwowania w tym momencie, czyli agenci kontra... Tyranozaury? Tyranozaury. Z jakiegoś powodu nie potrafię skojarzyć tej nazwy, mi się z Watem kompletnie nie kojarzy. Tak? Czyli Warszawa kontra Kraków. To spotkanie może być wbrew pozorom dosyć wyrównane i rzeczywiście może mieć miejsce, pełne BO3. I jak tak miałeś okazję oglądać te wspomniane przecież derby, nasuwają ci się jakieś wnioski? Czy tutaj widzisz jakiś potencjał w którymś z tych dwóch zespołów, które oglądałeś? Czy bardziej to wynikało z teamplayu poszczególnych zespołów, czy bardziej skill indywidualny tutaj zadecydował? Ja się właśnie zastanawiam, jak tam było z ograniem. Mam wrażenie, że ta drużyna, która wygrała, chyba po prostu więcej trenowała razem, jako drużyna. Że było tam widać jednak jakieś zgranie drużynowe. Druga drużyna miałem takie wrażenie, takie totalne solo queue po prostu. Że no chłopaki się zebrali, zagrali, fajnie było, co nie? Ale brakowało chyba jakiegoś takiego ogrania, przećwiczenia, jakichkolwiek taktyk. I no poleciało. A co ciekawe, za agentami stoi i Kante, który pełni rolę swego rodzaju trenera, wsparcia strategicznego, więc też ten dosyć dla mnie kontrowersyjny wybór Sajona na supporta. To się czasami gra, ale kiedy i jak, nie? To jest tak ryzykowne, ale wiesz, jak ci wejdzie ten early game, to później sobie fajnie snowballujesz z tego. Jak właśnie, czy chcesz ryzykować w takim meczu? Jeszcze z Naveyn na Emilie. Właśnie. W ogóle też w czasie spotkania oba zresztą były bardzo mocno decydowane przez głównie dolną aleję, gdzie AD Carry prowadził. Ja gram na dosyć niskim poziomie w porównaniu do twojego, bo tam powiedzmy wysoka platyna.
to tam też... Niedługo będę u Ciebie, spokojnie. To tam również często w wyniku spotkania decyduje po prostu mocniejszy botlane. Tak, to racja. Znaczy, wiesz, jeśli gra przejdzie tam do 35-40 minuty, no to wtedy już AD Carry jest totalnym potworem, prawda? I wydaje mi się, że zazwyczaj tak to wygląda na tym poziomie nie LCS-u, że drużyny nie potrafią aż tak dobrze zamykać gier, prawda? I dlatego wtedy AD Carry mogą zacząć błyszczeć, prawda? No tak, bo wiesz, że oczywiście mnie złapie brać zabójstwa. Jak ktoś gra Vayne, trzy strzały wystarczą, żeby zająć wszystko poza tankami, to również pomaga. Ale kiedyś było inaczej. Kiedyś jednak przede wszystkim dżungla mid lane to były te role w poprzednim sezonie w ogóle całym. Wyłączam tą oczywiście końcówkę, gdzie Ardent. Tak, łącowa meta od Ardenta, o Jezu, panie, da. To tam rzeczywiście właśnie inna linia. Teraz widzę, że Riot zmienił, nie wiem czy celowo czy nie, ale wyszło tak, że teraz generalnie od botlane'u zależy że niemalże wszystko. I też jest ta garstka strzelców, którzy są takim mass pickiem, nie? Typu Ezreal. Ezreal, który nie był w ogóle first pickowany wczoraj bardzo często, a był otwarty. A to jest właśnie dziwne. Też zauważyłem to już też na Starsach i w ogóle tego Eza niekoniecznie aż tak bardzo chcieli, co mnie osobiście dziwi, no bo to jest bardzo snowballowata postać. Tylko właśnie znowu wracamy do tego co wcześniej, czy rzeczywiście chcesz postać, którą chcesz wysnowballować i chcesz cisnąć do 30 minuty, czy wolisz mieć jakiegoś tam jakąś Tristanę, która po 30 minucie po prostu robi 1v9. No tak. I to jest pytanie właśnie, co musisz zadać. Czy chcesz ryzykować tej 30 minuty, że Ezreal wysnowballujesz, będziesz miał tą przewagę w złocie i pociśniesz? Jak to jest pewny siebie, no to okej. Wjeżdżam na Ezreal, prawda? Tak. Ale jak chcesz być pewny, że w 30 minucie, do którego zazwyczaj dochodzi, gdy grasz 5 na 5, dobre drużyny, no to chyba lepiej po prostu tą Tristanę bezpieczną wziąć. No zresztą Fake One, którego zresztą na pewno znasz, wspominał, że Gathering Storm był zrobiony z myślą o polskich graczach. No, tak, no. Że 40 minut plus to akurat jest dla nas znak rozpoznawczy gier w ogóle na Nordikiście też coś do tego stopnia. No to jest wszystko kwestia tego, że właśnie drużyny jakoś tak nie za bardzo taktycznie do tego podchodzą, tylko chcą się bić. Ale ja osobiście uważam, że w tym jest jakieś piękno. Nie? Jeśli chodzi o komentowanie tych gier, to ja zdecydowanie wolę coś takiego niż wiesz, jakieś tam LCS-owe gierki, które wiadomo mniej więcej jak przebiegną, prawda? I widzisz po jakimś czasie kto to wygra. A jeśli oglądasz taką scenę polską, to wiesz, że będzie się działo. I to jest super moim zdaniem. Tak, to jest prawda. Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, też turnieje FEKA, czyli tutaj... No i widzimy w ogóle, że przechodzimy do Champions Selectu, tak nawiasem mówiąc. Ale jeszcze wspominając o polskich turniejach, to oczywiście PLE. Czyli tak, PLE, no. Tutaj też ta liga charakteryzowała się dosyć ciekawymi spotkaniami. Chyba nigdzie indziej nie ma tak wielu fajnych Baron Coli jak u nas w Polsce, to jest po prostu osobny mistrzostwo świata. Jak się dzieje Baron, to już wiadomo, że będzie ciekawie, interesująco. Że będzie grubo po prostu. Shyvana oraz Azir z drugiej strony. Azira dostatnio na tym supporcie staje się bardzo popularny. Tak. Pod połka grane botlane'y. Wydaje mi się, że po części trochę odpowiedź na karmę, bo że przeciwnik pikuje karmę, ty wybierasz Xerata na botlane i nagle masz to samo co karma, może nie dajesz tarcz, ale zabijasz zdecydowanie skutecznie i masz stuna, a nie ruta, to też jest dosyć istotne, zwłaszcza na bocie, gdzie nawet jeżeli jesteś zatrzymany w miejscu, to jako Tristana, jako no, większość strzelców w większym zasięgu, nadal jesteś w stanie się w pewnym stopniu bronić. No ale teraz zobaczmy Ornn, myślę, że nie powinien dziwić, to tak, jest wciąż mocna postać. Po red side zdecydowanie Ornna trzeba zawsze wyrzucić. Mimo, że coś tam lekko znerpiony na swoim W niby, ale to nie jest wystarczające. Jego ulti robi teamfighter. Ulti, który ma 40 chyba sekund cooldownu na końcu, nie wiem. Riot Games po prostu od chyba 2 miesięcy nie potrafi tego znerpić. Ale no wierzę w to, że teraz będzie patch za parę dni, to już tego Orna muszą ruszyć. Jak już startuje LCS jest na tym patch, no to musi to się wydarzyć. Wczoraj się pojawiła nam Cho'Gath, tylko że nie na górnej alejce, a w dżungli. To też jako przede wszystkim specjalista właśnie tej roli. Powiedz mi, jesteś fanem Cho'Gatha właśnie w lesie, czy raczej uważasz, że jego miejsce jest na górnej alejce? No, pytanie, jak tutaj drużyny chcą zagrać. Jeśli chcesz zagrać skalowaną kompozycję, to ten Cho'Gath może być, tylko musisz mieć w miarę silne linie. No bo Cho'Gath ma dobre CC, prawda? Ma podrzut, ma silence, jest super. Tylko na liniach potrzebujesz mieć postaci, które mają obrażenia po prostu. No bo jeśli sobie dobierzesz mało Kaja z Cho'Gathem, no to no nie zabijesz niczego, prawda? Ale masz fajne CC, niby. Tylko nie możesz też za bardzo przesadzić z ilością CC, prawda? Potrzebujesz też damage dealer po prostu. Więc te kompozycje muszą być jakoś przemyślane. No ale mamy Ezreala. Mamy Ezreala. Pierwszy raz się udało wreszcie go wybrać, mimo że nie został zbanowany. W przeciwieństwie do spotkań, które miały miejsce wczoraj. Wczoraj raz się pojawił i rzeczywiście pozamiatał. Znowu. Ku wielkiemu zaskoczeniu najwyraźniej. I w odpowiedzi mamy Shena na górną alejkę, także... Pytanie, czy na górną alejkę? Ostatnio jakoś na bocie. A tak, racja, na supporcie, faktycznie. Jakoś zaczęli strasznie go pikować.
To jest ciekawy wybór. Ale to też jest spoko, bo masz flex picka, prawda? Nie wiadomo, czemu pójdzie na topa, więc ktoś na przykład po lewej stronie może powiedzieć, o, mam Shana, więc spikuję jakiegoś Gnara, żeby go skontrolować, czy coś w stylu, jakąś Fiorę. A tu no, a, damy go na bota. O, i jeszcze dodatkowo rozważany Xin Zhao, okay. Także jest mocne wejście, dużo obrażeń w dżungli. Tego przytankowania troszeczkę mniej, ale wbrew pozorom Xin Zhao może być o tyle fajny, że rzucasz ulta i nagle jest realnie z tak dużym zagrożeniem, przynajmniej z większej odległości, dopóki nie skrócisz tego dystansu. Jeżeli chodzi o Shana z kolei, również Spirit Refuge, czyli jego wuta, ochronne pole wokół jego duchowego miecza, sprawia, że również, zdaje się, Mystic Shoty również nie zadają ci obrażeń. Tak. Także tutaj już widzimy jakąś próbę zagrania przeciwko tej postaci, która już została pokazana. W odpowiedzi mamy Jarvana, który ma za zadanie zamknąć się rywali w miejscu i to jest o tyle fajne, że z dwójka obecnie widocznych po czerwonej stronie bohaterów, tylko Shen jest w stanie się wydostać z kataklizmu. I też fajna kombinacja z Gnarem, bo Gnar może zawsze zultimatować w właśnie kataklizm z Jarvanem, więc fajna kompozycja się na razie buduje. Tylko właśnie, pytanie co z tym Shenem? Ja na ich miejscu bym tutaj nie pikował właśnie top lanera, czy też właśnie, po prostu weź AD carry. Nie zdradzasz gdzie jest Shen. To jest bardzo fajne, podoba mi się to. To mida jeszcze nie zdradzasz, no bo chcesz skąd pikować na nas piku. Tak na razie to spoko wygląda. Całkiem w porządku. Warszawa decyduje się na Tristanę. Tristana teraz też cieszyła się popularnością podczas wczorajszych spotkań. I tak jak wspominałeś, to jest postać zdolna do 1v9 już na pewnym etapie rozgrywki. Tak jest, masz 3-4 przedmioty, jesteś mega, mega silny. Zasięg obrażenia, wszystko tak naprawdę. I Alistar, ojej, Alistar był wczoraj strasznie gnębiony. W sensie ta postać była tak potężna. Alistar jest mega silny ogólnie. Jeśli potrzebujesz mieć supporta, który będzie wytrzymały, dodajowania i z masą CC, Alistar daje radę. Tylko osobiście mnie trochę dziwi ten ban, bo Alistar świetnie działa z Tristaną. Chyba, że chcesz tego Shena. I nie wiem, czy to po części nie zdradzasz taktyki, że Shen będzie na supporcie. Tego się obawiam. No zobaczymy. Tania również wyeliminowana. Pamiętajmy, że midlanerów również jeszcze nie mamy powybieranych. No i w ogóle, jeżeli chodzi o środką Alekę, to już trzy postaci tak naprawdę, przy czym Xerath oczywiście, jak wspominałeś, cztery może być grane na różnych liniach. Także robi się ciekawie i pierwszy wybór należy do Krakowa. Wiemy, co tutaj właśnie będzie brane. Ostatni ban jeszcze. Po lewej stronie. Jeszcze ostatni ten ban, także ciekawi. Mnie również ciekawi, co tu się będzie działo, bo to... Powiem szczerze, zapowiada się naprawdę bardzo mocne starcie. Naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład właśnie tutaj po stronie tyranozaurów. Ten Xin Zhao, jak Nerwarian może dobrze kojarzysz, Lumi to jest Bambino. Stary, dobry Bambino, który w lidze akademickiej właśnie przede wszystkim Jarvan, Xin Zhao. Od czasu do czasu jeszcze coś innego, ale z reguły te dwie postacie to były naprawdę dość kluczowe, jeżeli chodzi o jakby tą całą kompozycję. I to jakby Bambino prowadził swoją drużynę do zwycięstwa w większości przypadków. No i ten Xin Zhao, myślę, że tutaj będzie się szybko pokazywał, bo na przykład wczoraj mecz, w którym Bambino swoim Jarvanem nie pokazał się na drugim, trzecim levelu, to był mecz już niestety stracony. Później natomiast jak nagle okazywało się, że ten jungler był bardzo agresywny, było go wszędzie widać, to jednak tą grę dało się pociągnąć, dało się wygrać i można było wtedy świętować zwycięstwo. No ale zobaczymy, jak to będzie, bo jest Jarvan i od razu odpowiedź po stronie agentów, czyli Jana. Okej. Trochę mi się nie podoba to, że jest 3 AD po prawej stronie. Będzie potrzeba tutaj jakiegoś silnego AP midlanera. Tylko pytanie właśnie, co ci zostało tak naprawdę? No, na razie pokazuje się Ryze, także zostanie może on. Teorii Kasady nie jest otwarty. Zyra się pojawiła, aż ciekawy jestem. Chyba, że to będzie jakiś placeholder może? Może placeholder, ale Zyra nam idzie? Wiesz co, Gryvana czasami jest. Rzadko, przez jakiś tryhardów i to na trochę niższych poziomach. Jak ktoś jest Montrykiem, to można grać z Zyra nam idzie, ale... Ej, przeciwko na przykład Kasadynowi właśnie działa fenomenalnie. O, to jest bardzo sprytne rozwiązanie. Co prawda teraz to nie jest w przypadku sytuacji, gdzie mamy mida AD carry, boże, mida AD i trzeba wybrać coś zadającego magiczne obrażenia. A Bakir akurat na ten temat się wypowiadał. Bardzo sprytnym wyborem jest właśnie korki. Kiedy już naprawdę nie masz obrażeń magicznych i musisz wybrać strzelca, wybierz korkiego. On się sprawdzi na dolnej alejce, może nie tak dobrze jak większość obecnie topowych AD carry, ale wciąż tę rolę może spełniać, plus źródło obrażeń jest magiczne. Także Kork jest aktualnie 80% magicznego obrażenia zadaje, więc wydaje się być w porządku. No i to rzeczywiście Zyra na midzie.
Zadziwiające dla mnie. Zaskakujące, to prawda. No, ale patrząc... Zagra ogólnie ma duże obrażenia. Tylko no jednak jej brak mobilności, prawda? No to swoją drogą oczywiście, ale patrząc na to, co Magister wyprawiał podczas całego sezonu, to no, co by nie wziął praktycznie postać, to był bardzo dużym zagrożeniem. Także mimo, że faktycznie Zajra może nie jest jakimś najlepszym wyborem, to nadal kwestia rozegrania tej gry przez Magistra może nam tutaj nieco zmienić punkt widzenia na tą postać. Także nie do końca bym skreślał, wiadomo, że no kontrowersyjny chyba jednak trochę pik, ale zobaczymy, bo naprawdę jestem pełen podziwu, co tutaj Magister też w trakcie całego sezonu wyprawiał. Ale hej, Liga akurat akademicka wielokrotnie obfitowała dosyć ciekawe wybory. Tomasz Milaniuk akurat zasłynął za swoje karmy na topie pod tanka, która jest bardzo irytująca do grania przeciwka. Ja uwielbiam. Tak samo teraz mamy właśnie Zajerę na środkowej alejce, jestem ciekawy, co ona pokaże, bo tak mówisz słusznie, ona ma kosmicznie wysokie obrażenia. Mm. To jest, nienawidzę supportów. Jak Riot wypuszcza supporta, to jest to postać, którą nie robią z myślą o zadawaniu damage'u, dlatego daje takie, a nie inne przeliczniki. Za każdym razem Zajera największej najwięcej obrażeń jako support. No, magiczne rzeczy się dzieją, ale na mnie, wiesz, zrobi się jeszcze bardziej AP i z Jarvanem Ultimate też będzie fajna synergia. Zamyka Jarvan, dajesz od razu Ultimate'a, jeszcze jeden pod... Spoko. Pomysł jest całkiem niezły i to, co musi zrobić Ezreal, tylko poczyścić, to jest dokładnie to, z czym akurat on ścini najbardziej. Także tutaj ten pomysł mi się bardzo nawet podoba. Zastanawiam się teraz, czy ataki roślinek są również blokowane przez umiejętność Shena. Czy to jest liczona jako autoatak? W teorii to jest niby minion, który autoatakuje. Ale ja, to jest dobry spell. Więc będziemy mieli okazję poznać odpowiedź na to pytanie. Ale to są magiczne obrażenia, prawda? Tak. Więc... Chyba nie, mi się wydaje. A zobaczymy w grze, no. Interesujące, na pewno będziemy mieli okazję się przekonać. Mańku, powiedz mi, twoim zdaniem, która z kompozycji prezentuje się lepiej? I przy okazji możesz też powiedzieć, który zespół wygrał twoje serce i komu będziesz, może nie kibicował, ale kto uważa, że ma większe szanse na zwycięstwo? To znaczy, no, patrząc jakby po tych postaciach, które są, więc no, synergia przemawia bardziej po stronie agentów. Faktycznie Kataklizm plus Meganar plus Zajra i potem czyszczenie z Ezreala i ewentualnie Janna, która też może tornadem w trakcie wszystko popodbijać jeszcze raz, także tam no, zapowiada teamfight, zapowiada się naprawdę obiecująco. Natomiast po drugiej stronie powiem szczerze, że dość ciekawie, aczkolwiek nie wiem, czy nie zabraknie czegoś tutaj po stronie tyranozaurów. Wiem, że ten Shen na supporcie on i tak będzie twardy, ale no ciężko powiedzieć, co tutaj się będzie działo. No bardziej jakby przemawia do mnie chyba jednak drużyna złożona przez agentów i myślę, że tą pierwszą grę to raczej na nich bym stawiał. Damian? Ja w drugą stronę pójdę. Mi się podoba strasznie ta kompozycja po prawej. Jest dużo ryzyka w niej jest i trzeba tutaj rozpędzić na pewno. Xim powinien to zrobić, teoretycznie, bo możesz skankować fajnie na bocie, no bo jest taunt. Tak samo na topie, no bo Jayce ma masę obrażeń. Więc to się może udać, teoretycznie, tylko z drugiej strony są bardzo defensywne. Top i support są bardzo defensywni, więc też tego Xena można łatwo niby ograć. Więc pytanie właśnie, czy Xenowi cokolwiek uda się zrobić w early game'ie? Tak, to jest dosyć istotne pytanie. Generalnie junglera bardzo wiele tutaj będzie zdarzyło, jednego i drugiego. Z jednej strony Xen będzie musiał pokreować te sytuacje, gdzie będzie dochodziło do zabójstw i ten snowball zacznie się pojawiać. Zwłaszcza w przypadku Jayce'a jest to istotne. A z drugiej strony Jarvan ma spory potencjał do praktycznie wyłączenia z rozgrywki nie jednego zawodnika, nie tylko Xin Zhao, nie tylko Bambino, ale pozostałej dwójki na solo liniach, bo bez wsparcia ze strony Xena wydaje mi się, że tutaj ciężko będzie cokolwiek więcej zrobić, bo Jayce kontra Gnar, no, wydaje mi się, że to są w miarę równe szanse, ale przy 2v2 zakładam, że tak, jednak Jarvan z Gnarem będą mieli przewagę, zwłaszcza po szóstym poziomie. No to jest bardzo zależne od junglera właśnie na topie. Zgaduję, że obaj junglerzy będą właśnie chcieli grać wokół tej linii, bo jest najbardziej snowballująca po prostu. No bo na midzie jest w miarę farmująca linia i później czekasz na jakieś rotacje od Korkiego, czy też no, Zajr na teamfight oczywiście. No i na bocie też. No Tristana, Ezreal, masz Janę, to ciężko zgankować, jak gdyby Jarvanowi, więc wokół topa po prostu będzie cały czas grany, tak mi się wydaje. Także racjonalne argumenty po obu stronach, ja z kolei
Powiem, że ja się zdecyduję pójść za sercem, czyli ponieważ jesteśmy w Krakowie, to będę kibicował ekipie z Krakowa. Także agenci z AGH-u kontra chłopaki tutaj z Warszawy. Zobaczymy, komu pójdzie lepiej. Zastanawiam się właśnie, jak to wszystko będzie przebiegało. Nie wiem, czy było widać runy, jakie są grane, ale bez żadnych udziwnień, jeśli o to chodzi. Znaczy każdy normalny przystanął z Pitworkiem, czyli tym leczeniem. Ja osobiście bardzo dużo razy to już widziałem na właśnie są na kolejce i teraz zmieniła się trochę ta meta na AD Carry i bardziej właśnie pod to leczenie. I ciekawy jestem, czy będzie Relic Shield grany od razu przez Tristana, bo ostatnio ta meta z kilku dni zaczęła bardzo mocno wchodzić. Tak, no my jeszcze tutaj chwilę będziemy musieli dojechać do czasu, oczywiście się zsynchronizować z Mańkiem, aż żeby nie było tutaj rozjechania, wiadomo, że to wymaga od nas lekkiego tutaj przygotowania. No my jesteśmy w zasadzie gotowi, także myślę, że niedługo powinniśmy ruszyć z spotkaniem. Myślę, że tutaj też zawodnicy będą, już się zbierali tak na środkowej alejce, tak się bym spodziewał. Można było tego spodziewać. Kwestia właśnie, czy jakieś tutaj invady zamierzają być robione. Właśnie by Shena, może być taun zagrany od razu. I tak jak mówię wcześniej, dużo obrażeń jest po ich w ich kompozycji, więc można by coś zrobić, ale jednak nie. Chyba jednak nie. Chociaż trochę invadów było. Zresztą Maniek potwierdzi, że akurat w lidze akademickiej było sporo tych starć na pierwszych poziomach i niektóre obracały się bardzo na niekorzyść tej agresywnej strony konfliktu, ale zazwyczaj one się udawały właśnie i ta przewaga pozwalała nam zwyciężyć w spotkaniu. Tak, no kilka invadów mieliśmy, kilka fajnie wyglądało, ale były też takie, które no nie do końca były przemyślane i niestety powodowały no, nie taki efekt, jaki był zamierzony. Także no, trzeba było mieć na uwadze tutaj to, co myślał przeciwnik, a nie po prostu wbiec sobie do dżungli, bo tak. No ale zobaczymy, jak to będzie teraz. Niestety mamy pauzę. Mamy, także no, Dudekowski gdzieś tam nam się wymknął, że tak powiem, z tego Summoner's Rifta, także musimy na niego poczekać. Spokojnie, już wraca. Wracamy do gry. A propos invade'u właśnie jest bardzo ryzykowna sprawa, no bo okay, jeśli ci wejdzie, no to super, masz fajny start, ale jeśli nie wyjdzie, tracisz wtedy kontrolę swojej dżungli i niemalże cały czas już można grać po prostu wokół przeciwnego dżunglera. Mm-hmm. To jest ryzykowna sprawa. Myślę, że będziemy musieli przypauzować jeszcze na chwilkę gierkę, żeby właśnie uniknąć przycięć, bo u nas się zatrzymał na 1 minucie 11 sekundzie na początku. Że tutaj poczekamy, aż Maniek też nam... No, my też jesteśmy już ustawieni równo z Mańkiem, więc za chwilę powinniśmy ruszyć, jak tylko da nam znak do ataku. Natomiast jeżeli chodzi o invady, to ja ze swojej perspektywy powiem tak, dżungla nie jest moją główną rolą, ale nie jest też najgorsza i nienawidzę jak widzę słowo na całą lokalizację, mówię dobrego invade. Ja zawsze wiem, że będę miał wtedy skopaną dżunglę i jest to po prostu koniec, także no... Staram się unikać. No ja też jestem raczej fanem standardu, po prostu sobie normalnie robię dżunglę, a nie ryzykuję, bo później jakoś tak innego tempa nabiera gra po prostu. Ciężko jest się wtedy odnaleźć. To jest często właśnie... No niby jest fajnie, bo okej, jak zdobędziesz fast blada jest spoko, tylko później jest totalnie inaczej ta gra przebiega po prostu. Nie jest tak typowo. Xin z Redem od razu, to może być od razu to gang na to może poziomie. Być gang level 2 i od tego jest oczywiście znany Bambino, bo w trakcie całej ligi tutaj bardzo często to było tak zwane jego flagowe zagranie, można powiedzieć, bo on już czeka, co prawda, no i teraz jest wyjście, ale stanowczo za późno, troszkę jakby chyba błąd w komunikacji, no i było widać, że Magister był w stanie spokojnie odejść. To też jest kwestia tego, że korki nie za bardzo ma jak wystawić na gang. No, ofensywne wejście tamtym. No, tutersa. Tutaj, zobaczmy, Hilu, żyty skok do przodu, to będzie pierwsza krew, proszę bardzo. Nawet ten Ignite chyba nie był do końca konieczny, żeby zdobyć to zabójstwo, ale tymczasem Górna Lejka też się dużo dzieje. Wymuszony flash ze strony Mściciela. Ale za to jak... Leży na drugich levelach, od razu gankują. Ciekawe podejście. Spalony flash na górnej alei, ale na dolnej alei to, że drugi level. Dostanę przez botlane i od razu wejść. To jest takie standardowe zagranie, wokół którego musisz po prostu zagrać. Gdy Tristana ci skoczy na głowę, no to wiadomo jak to się skończy, gdy bomba jest nastakowana.
No zobaczymy, bo na razie faktycznie szybkie tutaj były zagrania, szybki gank na górze, co prawda zakończony niepowodzeniem, ale też trzeba jakby oddać tutaj Mścicielowi trochę, bo przytomny flash, tak? No gdyby nie ten flash, no to mogłoby się to troszeczkę na pewno inaczej skończyć. No ale wiadomo, summoner spell zmarnowany, można przyjść jeszcze raz i wtedy Mściciel już raczej nie będzie miał okazji do ucieczki. Na razie spokój. To jest bardzo duży plus. Tylko pytanie właśnie, czy Matic cały czas będzie grał wokół tego? Bo moim zdaniem powinien. To cały czas tego Gnana trzeba rozpędzać, żeby on wygrywał na split pushu. Jeszcze a propos split pushu, oj momencik. O, tutaj agresja w dżungli, 1-1, zobaczmy, Bambino. Mierzy się z Matim, nadchodzi również Magister, również jest Valkyria ze strony Korkiego, ale niestety Bambino musi ulec, otoczony przez trzech rywali ginie i mamy 1-1. Za dużego Wraita. Chyba nie było warto. Zwłaszcza gdy twój midlane jest przepuszowany totalnie, więc tutaj pozwolił sobie na zbyt dużo. Znaczy to, że użył swojego dasha do przodu, by wziąć Wraita. No ale, no Wraita wziął. Tak. Także counter jungle się udał, niestety śmierć też zaliczona, więc lekki problem. Nawet Janna tam zeszła tak szybko, więc... Tak, bardzo przytomne właśnie było to zagranie, komunikacja. Dowiedzieli się gracze, reszta drużyny agentów, że faktycznie Bambino błąka się po ich dżungli, coś tam próbuje zrobić. No i szybka reakcja skończyła się tutaj oczywiście fragiem dla agentów, także faktycznie mamy to 1-1. Aczkolwiek myślałem, że Janna mogłaby odpuścić sobie tego fraga. Blue buff na przykład dla Zajry w tym momencie byłby nieco chyba troszeczkę lepszy. Tak jest, no i Zajra straciła flash specjalnie na to. Rzeczywiście, kill przez Jannę zabrany to nie jest dobra wiadomość. No tak, no to nie zwróciłem akurat uwagi. Byłem przekonany, że tam chyba Korki to przepraszam, Zajra to zdobyła. Też się przyznaję, że nie zauważyłem od razu, więc dobrze, że Banik powiedział. Ale... No nic, na razie zobaczmy, bo jest top lane troszeczkę przepuszowany. Co prawda już Jarvan będzie zmierzał w okolice tejże linii. Co prawda jest tam wardzik postawiony, nie będzie tutaj Mściciel chyba miał. Oj, bo teraz może być jednak problem, zobaczmy, bo jest bitwa z Korszakiem. No i czy Mściciel uda się Mścicielowi Korszaka zabić? No niestety chyba raczej nie. I będziemy mieli 2-1, Mati zgarnie tego fraga. Zbyt długo stał. A już miałem pochwalić. Patrz, o, ma dwa wardy na topie, nie ma szans, żeby upadł. No niestety. Tak, no jednak za dużo pewności siebie miał troszeczkę. Ale jest teleportacja, więc zaraz wróci. Tylko pytanie, czy nie będą chcieli próbować tutaj dive'ować? Może, jest on czwarty poziom, szósty poziom ze strony Gnara. Słuchaj, na rozumiem, że przewagi poziom 1 jest. Nie będzie próby. Plus, w tamtej sytuacji chyba najlepsze, na co mógł liczyć w tym momencie Mściciel, to pójść 1-1. Uh-huh. Już po prostu za blisko był Jarvan, wiedział, że nie ucieknie, co prawda Jarvan jeszcze szóstki nie miał, także kataklizm nie był dostępny. No ale wciąż tutaj po prostu tych obrażeń było zbyt wiele. No i brakowało przede wszystkim many, on nie miał na Shockblasta, nie miał na Dosko chyba nawet tu The Skies, także problematyczna sytuacja. Doskok jakby w tej formie mele był zużyty już wcześniej. I tak, on generalnie jakby sam wpakował się w tarapaty, mimo tego, że już tego Jarvana gdzieś tam było widać, tak? No bo ten ward dosyć no daleko sięga. Jestem ciekawy, jak to wyglądało timingowo. Czy on już widział tego Jarvana na minimapie i dał swoje Q? Jeśli tak zrobił, no to no nie fajnie. Ale możliwe, że to były po prostu milisekundy, że tak, akurat go nie zauważył. Mogło tak być, że akurat tuż przed pojawieniem się Jarvana był ten atak na Gnara zrobiony. No ale zobaczmy, co tutaj dalej się dzieje, bo mimo wszystko Mściciel cały czas próbuje przygnieść tego Korszaka bardzo mocno, no i Korszak połowa życia stracona. No ale za chwilę przemieni się w Mega Nara, odzyska część utraconych punktów zdrowia. A co to też wizji, no wiza wizją. Warto jednak zaznaczyć, że część zawodników ma tak, że w momencie, w którym już się nastawia, okej, walczę, często przestaje zwracać uwagę na minimapę, bo to wbrew pozorom nie jest łatwe. Upewniać się, jaka jest pozycja przeciwnika, jak należy podejść do danej walki. Skupiasz się przede wszystkim na tym ekranie, na tej centralnej części i zapominasz o reszcie świata. I bez komunikacji z resztą zespołu, to ten na przykład mógłby pomóc mu support, powiedzieć, ej, uważaj, zbliża się dżungler. Może wtedy też zmieniłaby się tutaj decyzja tego zawodnika. To też właśnie wszystko kwestia tego, że gdyby, no, to jest 5-5, prawda? Są w stałej komunikacji, więc powinni wiedzieć, gdzie jest dżungler, a jeśli nie wiesz, gdzie jest dżungler, nie możesz się wbić po prostu. Ale teraz... No właśnie, nadchodzi Bambino i jest uderzenie młotem, spowolnienie trafione. Niemniej jednak chyba za dużo życia na koncie Gnara. No i niestety to natarcie się nie powiedzie, chociaż gang dobry. No, plan był dobry, tylko właśnie
Może gdyby tutaj Xin jeszcze miał swojego flasha, ale no niestety brakło. Ale to, że Jace nawet doflashował specjalnie, żeby jeszcze go wbić tą ścianę i nie wystarczyło, wielka szkoda. Mogli się zdawać w sumie flashem i za chwilę podejść ponownie, ale chcieli już go zabić. A gdyby się to udało, to było bardzo dużo by to dało. No niestety, nie udało się tego zrobić, ale zobaczcie, bo może być za chwilę odpowiedź, bo Jarvan już jest blisko. No ale niestety nie udało się, była tam wizja ustawiona, no i przygotowani w tym momencie gracze tyranozaurów na próbę ataku od strony przeciwnika. No i czekamy na to, co się ewentualnie może tutaj dalej wydarzyć, bo Jarvan nie chce odpuścić, no ale właśnie, no ta wizja bardzo mocno niweluje plany agentów, żeby jednak tego Jace'a troszeczkę tam ugruzić. W zasadzie wydaje mi się, że jedyne co na chwilę obecną musi robić Jarvan, to pilnować Xin Zhao. Biegać za Bambino, całą grę i upewniać się, że on nie jest w stanie zgankować żadnej linii, czy właśnie pomóc zabić kogokolwiek na solo liniach, bo na bocie póki co nie było zbyt wiele ingerencji. I to wystarczy, bo zespół akurat Jarvana jest taki, powiedzmy, klasyczny. Właśnie, cały czas fajnie go czyta, chociaż paczki od Korkiego. No, uda się może uciec z walki. Ja do przodu, skok za skokiem, flash za flashem. Zwrócony ultimate ze strony Zaire i to chyba wystarczy, żeby zdisengage'ować tą walkę, ale na stopie też się dużo dzieje. Na jednego korszak, niski stan zdrowia, ale jednak macie, mściciel, przepraszam, nie decyduje się gonić rywala. No i obędzie się bez zabójstw. Co dziwne tak naprawdę, zastanawiam się, czemu nie chciał od razu, ale teraz... Oj, ten szok dał długo. Nie za dobry, ale może tak się udać. No tak, Jace. Ale ładnie. A Jace jednak obrażenia ma, no i też jednak ten Dirk, który naprawdę sporo AD daje i też lethality. No i koniec końców, że sobie się udało tak, zdominować. Koniec pytanie, końców, jak to przejdzie dalej? No zobaczymy. Na razie 2-2, 10 minut prawie że na zegarze. I jeden kill dla Tristany, jeden kill dla Jace'a, czyli bardzo fajnie się to wszystko porozkładało. Po drugiej stronie Jarvan, no i ta nieszczęsna Janna, która raczej no, nie powinna tego killa brać, no ale wiadomo, lepiej zabić niż miałby uciec, także tak to mniej więcej wyszło. Duże zamieszanie oczywiście było na środku, tam też to Stand United było użyte, no ale tam na tym midzie nie udało się nic ciekawego zdziałać, chociaż teraz na dole coś tam Tristana chyba próbowała, aczkolwiek widzę, że będzie to tylko i wyłącznie chyba przepchnięcie oraz wycofanie się po zakup nowych tutaj przedmiotów, by oczywiście wrócić po raz kolejny na linię i... Nie ma cofania. To ciekawe. Okej, okay, mi się udało. No się udało, ale Tristana musi jeszcze pozostać na linii. Swoją drogą, zastanawiająca sprawa, bo tak jak wspominałem, w poprzednich dwóch spotkaniach wczorajszych o wyniku meczu zdecydował botlane i w obu przypadkach to był botlane, który był bardzo agresywny i po prostu wygrywał grę. Najpierw wygrywał linię, potem schodził na pozostałe alejki i tam też pokazywał swoją potęgę. W tej grze botlane jest najmniej pokazywaną linią, tam się dzieje najmniej, poza zabijającą Janną rzecz jasna. Ale jest bardzo dobra farma, jest 11 minuta, 100 CS-ów na obu zawodnika, więc... Udało się. Udało się zatrzymać. No ciekawe, teraz no, jeżeli agenci wycofaliby się i przeciwnik to zauważy, można byłoby nawet po tego pierwszego smoka nieszczęsnego podejść, bo był Shen blisko. Zobaczmy, to jest doskonałe przybicie do ściany, ale mściciel odpowiada ogniem, uderza mu ten rywala, ale Korszak cały czas z wysoki stan punktów zdrowia i jest trzeci autoatak, niemniej jednak to jest Jace, to jest ten damage, to jest Yublade. To była mega ciekawa walka, bo stali naprzeciwko siebie i do końca, kto pierwszy dopadnie za jakiegokolwiek ruchu, tylko stoją... rosyjska ruletka. Dokładnie tak. To po prostu, wiesz, pierwszy odpuści. I ten, kto by odpuścił, to przegrałby tak naprawdę. Więc to, że stali do końca i się byli po twarzach, było najlepsze, co można było zrobić. Więc brawo tutaj dla myśliciela, że mu się udało. Tak, ale w międzyczasie... Teraz Turet. W międzyczasie i Rift Herald został zabrany, także no... Też nie wiem do końca, czy to będzie... Nie odwróci się troszeczkę, co prawda Mati tutaj na środku dostaje bicie od Herschera, no ale ma tego Rift Heralda, więc agenci będą mogli tutaj pomyśleć o jakimś mocniejszym pushu, co niedługo, chociaż teraz jest wejście na środek, no i Shadow Dash zagrany, Mati zostanie tutaj stracony, Tuters zgarnia tego fraga, no i będzie być może ta wieża, nie, jednak jeszcze troszeczkę za mało obrażeń. Tego Heralda to trzeba jeszcze dobrze wykorzystać, należy o tym pamiętać, bo że zdobycie go to jest pół sukcesu, drugie pół to wykorzystać go w taki sposób, żeby nie zginął zanim dotrze w ogóle do wieży, a to się zdarza czasami i na lidze akademickiej również miało miejsce. Także jestem ciekawy, w jaki sposób to rozegra ekipa krakowska, tymczasem kolejny pojedynek top lanerów. No, musi się cały czas co ofensywnie właśnie grać, ale też te mecze właśnie w ten sposób powinien rozgrywać. Jedna z Frozen Maletę na pierwszy item.
Defensywnie, okej. Okay. Ciekawe jestem właśnie, jak to będzie później wyglądało na speed pushu. Czy Gnara będzie dostał cały czas tak męski od Jace'a? Wiem jedno. Jeżeli widzę Frozen Mallet na Gnarze, to mi się przypominają finały Mistrzostw Świata. Znaczy nie finały Mistrzostw Świata, tylko Mistrzostwa Świata sprzed dwóch sezonów. Znowu kurczę, każdy top lane Gnar z Frozen Malletem. Kupujesz okay, Frozen Malleta, miałeś wygraną linię. Dlatego stopnia, że robiliśmy nawet rebusy za Bahirem typu Bannar, nie? Zgadnij, co tutaj trzeba zrobić. Ale teraz już to tak nie działa, to już nie jest insta win. No i widzimy, że ten przyczajony Bambino cały czas czeka. Nasz drugi raz, co sama. O, stracił cierpliwość, zobaczmy, czy uda się dogonić rywala, jest powolnie, nie? Zachodzi Jace, jest odpalony również Yumoblade, ale to nie wystarczy i tutaj obędzie się bez zabójstwa. Pytanie, czy rzeczywiście Xin powinien to inicjować, nie jednak Jace jakoś spróbować. Chyba stracił cierpliwość. A, bo to już tam trochę czeka, prawda? Więc stwierdził, dobra, zróbmy coś przynajmniej. Ale spalony flash, tak jest w porządku i teraz jeszcze presję na turret. Tylko nadchodzi Jaro, nadchodzi również Zyra. Muszą się stamtąd zbierać. Zresztą ten turyn na górnej alei jest bardzo nisko, jeśli chodzi o drużynę czerwoną. Więc sobie tam można by tego rifta ewentualnie zagrać. Myślę, że jednak widzimy na środkowej alei zagrany Heraldy, prawda? Ale no, mówiliśmy, że top lane jest bardzo ważny tutaj w tym matchupie. Dobre tornado. Bardzo ładne tornado tutaj było zagrane od Jany. A co do rift Heralda, no będzie go za chwilę trzeba użyć. No jednak ten czas nieubłaganie się kończy na tego Rift Heralda. No i faktycznie, no może ten top lane, skoro jest tutaj poobijany, zobaczymy co agenci wymyślą. No na razie no muszą grać troszeczkę pod dyktando przeciwnika i czekać na odpowiednią okazję do ewentualnego kontrataku. No na razie... Teraz właśnie widzieli Xena na wardzie, na blue, więc puszczenie go na górze i pójście we dwójkę nawet byłoby całkiem w porządku, żeby po prostu wziąć tą pierwszą wieżę. Podaje więcej złota. Ale na razie nic z tego nie... Właśnie nie zapowiada. Generalnie 0 do 0, jeżeli chodzi o turety, prawda? W 15 minucie to jest rekord, jeżeli chodzi o Ligę Akademicką. Ale dobrze, to znaczy, że mamy w miarę wyrównane starcie w walce o trzecie miejsce. Więc mi się to akurat podoba, ja jestem zadowolony. Tak, no myślę, że patrząc na to, jak tutaj ten mecz jest rozgrywany, potem myśląc o wielkim finale, który oczywiście później nas czeka, no to jest dobre przygotowanie pod to. No i właśnie, Rift Herald teraz zostaje wypuszczony na tą górną alejkę. On tam wyskoczy z przeczorów, ale na dole zobaczmy, bo tutaj jest bardzo duże zamieszanie. Był Monsoon użyty, jest oczywiście Stand United. Shadow dasz do środka, no nie wiem, czy to byłby problem, ale jest tam jeszcze Bambino. Dwa fragi w tym momencie dla drużyny Tyranozaurów i Korszak jako trzecik. I niestety oj, płynie, oj, ale daj! Korszak! Duży błąd! Dwa fragi! Najgorzej, double kill! Co prawda jest zagrany tutaj, ale no... A już miałem mówić, ale dobrze, że mówią tym agro Tureto, a tu korki zakończą między milionami. To już jest next level Tomty Castera, to nawet nie musisz tego mówić, już wystarczyło, że to pomyślałeś, że dobrze żonglują. Straszne. Ale dzięki temu... Coś... A nie, no przynajmniej wybrałem ten turet na topie. Okej, okay, ale... No i tak nie było źle w sumie, tak overall, chociaż nie tracisz turet na midzie, dobra, nie było dobrze. No nie, no bo to jest teoretycznie 3 za 2 chyba, tak? Plus turet, a dwa turety, tak jest, dwa turety, a dwa turety stracone, więc no nie bardzo chyba się opłacało, aczkolwiek widowisko było, tak? Także tego nie można... Gdyby to się udało, byłoby pięknie, naprawdę. Tak, naprawdę, byłby super place. Byś tradeował turet za turet i trzy kile dla ciebie, no mega. No, możliwe, że nawet chciałbyś te dwa turety na bocie. A tak to jest. Ale podoba mi się nastawienie wasze, to jest go big or go home, nie? Tak jest. Ale co ciekawe, obaj mieli te flesze. I okej, okay, Tristana koniec końców użyła. Ale za późno. Ale próbowało. Gdyby korki wcześniej puścił tego flesza, to wszystko by było chyba okej, okay, tak naprawdę. Tak. Wydaje mi się, że on po prostu założył, że już stracił agro i wtedy się wrócił i nagle okazało się, że tak nie do końca. Jeszcze nie puściły, no. Ale każdemu się na pewno zdarzyło w ten sposób zginąć. Okay. Także... Bywa. Za 40. Za 40 sekund, przepraszam, za 40 sekund będziemy mieli smoka, a teraz na dole jest podejście od agentów póki co. No i ta wieża za chwilę również może zostać zniszczona, co prawda Jace broni wszelkimi siłami. Dochodzi do niego jeszcze Xin Zhao, no ale wieża na topie zostaje zniszczona przez drużynę Tyranozaurów. Tutaj Korki na środku troszeczkę miał problemy, został złapany, ale już widzimy, szybko się uratował. Ciekawe tak naprawdę co dalej, no bo faktycznie ten smok za chwilę się pojawi.
No, coś trzeba będzie zdziałać, chociaż teraz jest akcja, tutaj na dole Mati zmuszony do użycia bombki, żeby uciec spod ręki Lumiego, także no, dzieje się powoli na tym botlane'ie. Kolejnym smokiem Cloudrake, także no, smok fajny, zwłaszcza jeżeli planujesz dużo rotacji, ale to też nie jest coś, co dałbym się zabić, prawda? I teraz zobaczmy górna alejka, koszak. Myślę, że może czuć się względnie bezpieczny, chociaż tutaj został zupany na Shadow Dasha. To, na co chciałem zwrócić uwagę, to fakt, że zdecydowałeś się na wybór Zaire na midzie. Ja nie do końca widzę, w jakim celu. Bo jeżeli bierzesz Zaire, zakładam, że chcesz cheezować troszeczkę, tak? Chcesz wygrać linię. To jest zmasakrować enemy midlanera, ewentualnie go wyłączyć z gry. Korki czuje się w miarę okej, ma 1-1-3. Zaire nie zrobiła do tej pory nic. A im dłużej trwa ta gra, tym bardziej mi się wydaje, że Korki będzie mimo wszystko i tak bardziej useful od Zaire, chociaż może się mylę. Może w połączeniu z Jarvanem i Gnarem faktycznie tutaj jest potencjał. No tutaj moim zdaniem Zaire jest zdecydowanie pod teamfighty zrobiona, tylko jak gdyby problem polega na tym, że prawa strona może grać totalnie pod split push. Masz Jace'a, masz Korkiego i tutaj żadne teamfighty nie powinny mieć miejsca tak naprawdę. Tylko już cały czas na split push grasz. W razie gdy ktoś na split push ma problem, Shen go ultuje, więc mam nadzieję, że to właśnie zobaczymy ze strony drużyny czerwonej, że tak to będzie rozgrywane, bo jak gdyby tak to powinno być grane, bo nie chcesz się teamfightować na Zaire po prostu. Gdy on zagra swojego ultimate'a, może być bardzo ciężko po prostu. I tak samo Jace, widzimy, że ma tą 30 CS-u do przodu i cały czas dominuje Gnara, więc sobie spokojnie radzi. Tristana o wiele szybciej bierze turety niż Ezreal, więc wszystko jest zdecydowanie po stronie czerwonej, aczkolwiek przewaga jest tylko 1000 golda, więc nie jest to aż tak dużo. No zobaczymy, Baron nam się pojawi za 22 sekundy dokładnie. No i może coś tam się będzie działo. Smok zabrany zupełnie bez walki, czyli mamy już tutaj dwa smoki po stronie drużyny tyranozaurów, także próbują te obiektywy brać. Faktycznie różnica w złocie nie jest zbyt duża, ale zobaczymy, co się będzie działo, jeżeli dojdzie tutaj do jakiegoś starcia. Chciałbym zobaczyć, mimo wszystko, że tak jak mówiliście, że czerwona drużyna nie powinna dopuszczać do tych teamfightów, no bo jednak bicie się przeciwko Zajrze, no może być bardzo niebezpieczne, to ja mimo wszystko chciałbym zobaczyć jakieś te walki właśnie 2 na 2, 3 na 3 mniej więcej o ten teren cały tutaj, czy na przykład dżunglę z niebieskim buffem po stronie agentów, lub ewentualnie właśnie może jakiś tam dół, gdzie ten Gnar cały czas teoretycznie z Jace'em przesiadują. No zobaczymy, czy do czegoś takiego dojdzie, czy raczej tyranozaury będą próbowali oczywiście omijać szerokim łukiem przeciwnika, no i nie wdawać się w jakieś niepotrzebne walki. Zobaczymy. No a teraz zobaczmy, bo tu teraz w lekkich tarapatach, ale Shadow Dash do tyłu pozwoli mu uciec. Generalnie starałem się tutaj zawalczyć o kontrolę wizji wokół Barona, to jest istotne, ale z drugiej strony właśnie miałem zwrócić uwagę na to, że żaden z zespołów w moim odczuciu nie posiada potencjału, żeby tego Barona bezpiecznie wziąć w momencie, w którym enemy team jest żywy. Tutaj nie masz takich Baronów. To prawda, no kompozycje nie są od tego, tylko gdyby wydaje mi się, że Kraków zdaje sobie sprawę z tego, że oni będą cały czas splitpushowani, więc musisz przeciwnika po prostu jakoś musisz do podejścia do ciebie, prawda, więc forsujesz tego na Shora, więc tak to powinno teoretycznie wyglądać. I nie wiem, czy tam wcześniej, gdy mogli złapać Shena, nie wiem, czy nie powinni go wtedy złapać. Bo oni muszą coś znajdować, muszą jakieś zabójstwa zrobić, bo inaczej widzimy właśnie, że Jace cały czas będzie splitować i cały czas po prostu splitpush będzie się działo. I to nie jest dobre, bo Kraków nic nie będzie w stanie po prostu zrobić. Więc będzie cały czas dominował Gnara, jest jeszcze Xin. Oj. Karszak tego raczej nie przeżyje. Chyba egzekucja, chociaż... A dobra, niepotrzebny też od Xina, zdecydowanie. Tak. Ale może kwestia, że chcą zachować tempo i od razu puszować dalej. Coś w ten deseń. Nawet Skorki schodzi na dolną aleję, okej. No tutaj mocny, też... mocny ten push musi się zapowiadać. Być może będą chcieli podejść faktycznie już po tą wieżę inhibitorową. Korki co prawda przechodzi na środek, bo ta wieża na środku pierwsza jeszcze stoi. Także no zobaczymy. Sporo obrażeń. No i teraz Zaire odpala ultimate'a. Podskakuje nam tutaj Bambino. Pierwszy raz, drugi raz odsuwa monsunem Vecfer. No i widzimy shutdown. No i chyba Bambino nie przeżyje również tego starcia. Kolejne tornado. Było jeszcze Stand United stanowczo za późno, ale... Za późno ulti otrzymaj za dużo tak naprawdę. Ale no, początkowo wyglądało to bardzo dobrze. Xin za fenomenalny ultimate. Cały ultimate, obrażenia od stosowanych, wszystko zostało zniwelowane, ponieważ Zaira była zbyt daleko. No ale potem oczywiście udało mi się skrócić ten dystans i trzymać rywali na tyle daleko, żeby oni nie byli w stanie też zabić Janny oraz Zaire. No, wyglądało to dosyć
ciekawie. Pytanie właśnie, czy musieli tam być, bo brali też turyt na topie drugi, brali turyt na midzie, więc jakby wchodzenie do ich bazy to było po prostu zbyt wiele. A tutaj Flash Xenia jakby się przydał. Oj, to prawda. Tak, to ale zdecydowanie właśnie. Prawda. I do tego jeszcze Zajra, która teoretycznie nic nie robiła, dwa fragi dla niej, także to ona teraz troszeczkę nabierze mocy. O, tutaj ten Morellon Mikon akurat po stronie Zajry będzie dosyć istotny mimo wszystko, bo no wiadomo, Xenzawa troszeczkę się leczy z pasywy nie tylko. Wydaje mi się, że też tutaj Tristana, jeżeli jej się uda oberwać, na pewno to będzie chciała zakupić lifesteal, a ten Morellon Mikon też będzie tutaj przydatny. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No też wspominał Damian, że raczej chcemy tutaj unikać teamfightów, jeżeli mówimy o stronie czerwonej, także też mówimy tutaj o sytuacji, gdzie jednak do tego teamfightu będzie musiało kiedyś dojść. No ale póki to cały czas speed push, tak? Jest, cały czas rozciągają. Ouu. Korki, trzeba na pewno może to zrobić? Chyba tak. Oczywiście, spokojnie. Bardzo spokojnie. Myślałem, że okej, miał niby tego małego top maina, ale stwierdziłem, okej, może jakoś. No nie. 1-5-1. Niestety, no nie. No Gnar niestety bardzo odstaje poziomem, moim zdaniem. I też mówiliśmy to wcześniej, że wokół tej linii się to wszystko rozegra, aczkolwiek ten niby początek był spoko, co nie? Mm-hmm. Tylko później się to wszystko popsuło i Nashor poczynony przez stronę czerwoną. No ciekawa sytuacja, bo tutaj Korki jest na dole i on będzie chciał oczywiście pushować, więc... Ma teleport, w razie czego. Tak, drużyna musi się tutaj podzielić, bo albo wieża, albo baron, albo jedno i drugie, więc zobaczymy, bo Nashor się kończy, jest tutaj już tornado, podchodzą drużyny, drużyna podchodzi agentów, ale nic z tego, tutaj jeszcze jest bardzo szybko atakowany ten Ezreal, bardzo dużo obrażenia, próbuje uciekać gdzie tylko się da, ale zobaczmy, bo to Shen jako pierwszy poległ w tej walce tuż za nim Ezreal, no ale i tak baron po stronie tyranozaurów. A Korszak goni rywala, mimo że poprzednio 1-1 przegrał z właśnie Herscherem. Tak czy inaczej walka dosyć okej, okay. No poświęcili Shena po to, żeby zabić Ezreala, dodatkowo wzięli Barona, przegrupują się, kupią przedmioty. Będzie split, już na trzy linie tak naprawdę mogą grać. Baron na trzech liniach. Jak chcesz to powstrzymać, mając taką pozycję jak niebiescy? Znaczy kwestia taka jest, że w bazie jako tako się jeszcze trzymasz niby. Mm. Tylko nie będziesz się trzymał na trzech liniach, prawda? No właśnie. A tak to będzie rozgrywane. I to jest problem. I nie za bardzo widzę sposób na to, jak oni mają to co trzymać. Ciekawi mnie tylko jeszcze, jaki będzie smog. Więc zamierzam go wziąć. Mountain! O, idealnie się składa. Riot Games, wcale nie stronnicze. Ale wiesz, no, wzięli już dwa klaudy, więc się namęczyli z tymi słabszymi smokami. Więc teraz nagrodę dostaną Mountaina. Idealnie. Tak, także kolejny smok bez walki, wizja niszczona, no i agenci można powiedzieć, że no trochę jednak w tarapatach, bo tutaj faktycznie nie ma za bardzo jakby odpowiedzi na to, co próbują grać tyranozaury. No musieliby popełnić, nie wiem, jakiś naprawdę mega duży błąd, by tą grę dało się jeszcze, wydaje mi się, odwrócić, ale raczej tak nie będzie. Teraz jeszcze Vekfer dostał prawie za połowę życia, także też musi uważać na siebie. No, Jace się czuje świetnie, kiedy jego zespół prowadzi. To jest postać, która ewidentnie trafi tutaj jeszcze dodatkowo nabudowywać na snowballu, na przewadze swojego zespołu. Ale z drugiej strony, jak jego zespół jest w plecy, no to sam Jace też nie jest w stanie aż tak dużo zrobić. Ale teraz zobaczmy. Inicjacja złapany mimo wszystko Jarvan. Czemu to robi sam? I jest mocno ze strony Janet. To może być zbyt późno. Zajra na przedzie swojego zespołu. Jest nagrane Redemption, to leczy większych zawodników. No ale to i tak nie będzie wystarczająco wiele, cały czas Tristana jest żywa, niski stan zdrowia, ale za chwilę będzie w stanie odzyskać te utracone punktów życia, jak widzimy już połowa punktów HP na jej koncie i podejście numer 2, inhibitor na słowo honoru się trzyma, no ale kolejna fala obrony nadchodzi ze strony niebieskich. Bardzo żałuję tego, że Mati nie zagrał już tej R-ki i miał zonie, więc dajesz R-kę, dajesz zonie, Zajra poprawia swoją R-ką, a on by miał 4 osoby w kataklizmie. To była idealna szansa na to, żeby cokolwiek w końcu zrobić. Teamfightować. Była szansa, niewykorzystana, inhibitor stracony. Z jednym otwartym inhibitorem będzie już się bardzo niewygodnie grało. Bo cały czas te miniony będą napierać do bazy. Też wave clear od nich nie jest aż tak cudowny. Mamy tą Zajrę niby, ma super CS, jest 300 CS w 27 minucie, mega dobry wynik. Tak jakoś to się nie przekłada, prawda? Były te dwa zabójstwa, ale to były takie clean-upowe trochę moim zdaniem. Budowany niby Lianres, ale na kogo? Na Shena. I tyle. No przecież nikt tutaj nie buduje HP, więc to jest trochę przedmiot... Nie, że z Muba Fire, ale no, mam na myśli, że trochę niedobrany do sytuacji, mam wrażenie.
Chociaż wiadomo, że z drugiej strony myślę, że trochę na stakowie tych roślinek procentówki jednak działają. Tak jest, i też niby ten, a wiesz, jak ktoś ma mało meczklist, no to trudemerz nie masz, że mu wkładasz. Tak. Ma 16 poziom, więc ten ultimate już jest super silny. Zresztą widzieliśmy przed chwilą, ten ultimate, który był na chwilę położony, też był ogrom obrażeń. Jeśli to tylko poprawisz Erką Jarvana, wydaje mi się, że cały czas są szanse, żeby jakoś to z tym faktować. Ale Mati musi się poświęcić, nie może tutaj grać na zasadzie, że no, chce przeżyć po prostu KDA player, tylko no musi się wbić, mać tą Erkę, Zaira musi to poprawić, Ezreal musi cały czas strzelać, bo też nie ma za bardzo okazji Ezreal, żeby się wykazać w tej grze, mam wrażenie. Tak. Zastanawiam się, jak to jest z jego... Praca ze złotem. No 1500 do tyłu jest. Kapitomancja nie tak działa, znaczy nie powinna. No no właśnie, coś tutaj nie do końca się udało. Ale jak wiesz, kwestia czterech struktur. No jednak cztery zabójstwa na stronie Tristany. To się wszystko kalkuluje. Orki, który będzie cały czas przeszkadzał w bazie, ale nasz już się skończył. Tak. Ja w tym razie, jak będzie z tym pushem właśnie. No na razie cały czas faktycznie wszystkie strony są pushowane. Zobaczmy, teraz Magister tutaj był przeatakowany lekko. Do tego Mati jeszcze trochę obrażeń nam tutaj dostał. No i pytanie, co zrobią agenci, bo tak jak mówiłeś, Nervarian, ten Jarvan, on powinien stworzyć właśnie taką okazję do ataku, ale zobaczmy, bo teraz może to będzie jakiś ciekawy teamfight, no i może Mati wreszcie posuwa kataklizm, ale tylko Shena, bardzo niedobre zagranie niestety. Shen próbuje tutaj jeszcze oczywiście się ratować, wpada w to reszta drużyny tyranozaurów, tutaj bardzo mocno poobijane korki i trzeba będzie się mimo wszystko wycofać. 1-2, nie najgorzej, ale też dużo życia kosztowało to graczy tyranozaurów. Trochę dziwne decyzje ze strony poszczególnych zawodników. Z jednej strony Jarvan, który tak trochę chyba się pogubił w trakcie trwania tego teamfightu. Z drugiej strony Magista, który znalazł się no nie w najlepszym miejscu i został bardzo szybko skasowany. Tak teraz właśnie zwróciłem uwagę, bo tak się przyglądałeś też temizacji bot u Ezreala i tak szukam, kto buduje HP? Dlaczego te przedmioty tutaj się znajdują? A to jest niby taki standard u Eza, prawda? Zawsze to się buduje. Tak, ale... Wiesz co, zastanawiam się, grasz na niemalże full AD kompozycję. Czemu nie Iceborne? Właśnie, też to jest dobre pytanie. Znaczy, nie mi brakuje ci obrażeń, tak? Bo masz Jarvana, który tak trochę gra defensywnie, zresztą ma Omena. Gnar zdecydował się na pierwszej kolejności na Frozen Meleta, w drugiej kolejności na Thornmaila. Zaira, no niby zadaje te obrażenia, ale to nie są takie, to nie jest burst, nie? Teraz. Więc może dlatego Ezreal stwierdzi, ok, Triforce. Ale równie dobrze to mogło wynikać z tego, że po prostu nie pomyślał o tym, że tutaj tylko naprawdę Korki jest realnym źródłem magicznych obrażeń i stwierdzi, że Triforce będzie najlepszym rozwiązaniem. Ciężko powiedzieć. No za 40 sekund Nashor, który powinien być w miarę łatwy niby dla czerwonej drużyny i to będzie takie już ostatnie podejście po prostu, ostatnia próba ze strony Krakowa moim zdaniem. Że jeśli tam nie wygrasz teamfightu, nie weźmiesz tego Nashora, to przegrałeś grę. Tak, sforsować teamfight, to jakby takie 5-5 czyste, bez przewagi pozycji ze strony przeciwnika, ale to już będzie ciężkie, zwłaszcza, że no, różnica w złocie jest zauważalna, to jest 7000. Z drugiej strony też warto zaznaczyć, że poszczególni zawodnicy, po prostu wszyscy w enemy teamie, poza Shenem, zadają obrażenia. Wszyscy. Znaczy Shen też coś zawsze zada. No tak, procentówka z Twilight Assault, to prawda, ale mimo wszystko to nie ma takiego jasnego celu, który musisz sfokusować. Sfokusujesz Tristanę, nie dość, że ci ucieknie Rocket Nomen, to jeszcze masz problem w postaci Herschera i Mściciela. Sfokusujesz Jace'a, Tristana cię rozłoży na łopatki, po prostu nie ma opcji, żeby było inaczej. Także... Ciężko. Jace'a. Hello there. Mściciel, cóż za assassin, proszę bardzo. Ale za pany. Tak jest, zobaczmy Mega na ścianę. Jest jednak Shadow Dash i Tristana strzela za darmo, nikt jej nie bije. Jest w samym środku tego zamieszania również Xintao i proszę bardzo, ten teamfight musi być zwyciężony przez ekipę z Warszawy. Triple kill dla midlanera. Herscher może się pochwalić fenomenalnym zagraniem, ale przede wszystkim wykopek i jego pozycja totalnie poza zasięgiem rywali. Thor cały czas był w stanie strzelać wykopek. To nie było dobre, oczywiście dla Krakowa. Będzie Inhibitor? Tylko pytanie co więcej. Na pewno powinien być to Smok. Bo nie wydaje mi się, żebyś mógł Nashora przynajmniej teraz. To jest niestety ten problem Zairy. Jeśli nie trafisz swojego snera, to jak zamierzasz zadać obrażenia? No niestety, dlatego chyba też nie widzimy zbyt często Zairy ogólnie poza supportem. Ale wzięty inhibitor odświeżony. No i to jest idealny inhibitor, by oczywiście robić Nashora. Najdalej jest w sumie ten inhibitor od Nashorka.
I darmowy smog tak naprawdę, Infernal Dragon, równie dobry smog co wcześniejszy, Mountain. Też reset, duże zakupy porobione, korki 2000 zł, kieszeń Tristana 1700. No, mówiłem wcześniej, że jest szansa na wygranie teamfight na szorze. Wydaje mi się, że teraz już jej nie ma. Chyba no. Się skończyły te szanse. 4 itemy korki, 4 będzie miała już chyba Tristana. 4 smoki. No. Infernal i Mountain Drake w tym. Ale zadziwiające było to, jak Jace znalazł się na plecach właściwie. Znaczy miałem kontrolę nad taką linią, jakby nie patrzeć, te miniony są przepchnięte dosyć potężnie, ale że nie został zauważony, że nie ma żadnego warda na środkowej linii, tak żeby po prostu mieć tam wizję zastanawiające. Kraków chyba Nashora odpuszcza. No, Nashor już jest właśnie faktycznie podejmowany w tym momencie przez tyranozaury. Co prawda podchodzą tutaj gracze drużyny agentów, no ale chyba to będzie stanowczo za późno. No i teraz, jeżeli uda się kogokolwiek zabić, to najprawdopodobniej będzie to koniec gry. Stand United zostaje zagrane, no i wchodzimy. Wchodzi Jace, wchodzi Shadow Dashem oczywiście, też i Shen. Leży Ezreal, leży Jarvan. No i to powinno być już tak naprawdę GG. Do tego jeszcze oczywiście Herschel próbuje tutaj z Magistrem powalczyć, ale o, raczej to Magister fajnie, próbował fajnie, tylko premiłaś. I tylko tak się przeżyć. O, jeszcze rakieta! To jest naprawdę niesamowite, niesamowite to, co zrobił Herscher teraz. No i co? Mamy wygraną dla tyranozaurów w takim wypadku. Świetnie rozegrane to spotkanie przez tyranozaury. Co prawda początek był faktycznie taki, można powiedzieć, troszeczkę powolny, ale chłopaki zdążyli tutaj wszystko ogarnąć i osiągnęli to pierwsze zwycięstwo w tym trójmeczu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że w pewnym stopniu mecz został zdecydowany też na podstawie wybranych postaci. W sensie, no mimo wszystko, swoją drogą Damian miał rację, Warszawa wygrała pierwsze starcie. Tak. Widać doświadczenie. Ale no, Azaira wydaje mi się, że był takim trochę przesadzeniem. Tak samo jak na przykład wczoraj Sion. Wydaje mi się, że Ikantek albo za dużo oczekuje momentami od swoich zespołów, bo to są postaci, które mogą działać, no tak, oczywiście Zaira najwięcej obrony zespołu, tak, prawda? Się ale to może działać, ale to wymaga dobrego pilotażu, a to jednak a dobry pilotaż też zależy od tego, jak dobrze zgrany jest zespół ze sobą. No, pytanie ma się, czy musiałeś rzeczywiście jakąś taką dziwną Zairę zagrać, czy nie mogłeś czegoś bardziej standardowego? Syndra chyba była otwarta. Była, Syndra była, no. była Syndra otwarta. Tak ostatnio jakoś mam wrażenie, że Syndra jakoś zanikła, nie? Zanikła, no. Nie, że to kwestia run, czy czego? Nie jestem pewny. Ciężko powiedzieć, może też kwestia postaci, które teraz są. Znaczy, bo runy jak runy. Wydaje mi się, że nie ma złej runy z drzewka Czarnoksięstwa dla Zaira, bo masz, znaczy poza Phase Rushem, bo masz Eiri, która jest okej, okay, bo to zawsze trafia, masz Kometę, która w sumie też musi trafić, jak trafisz stunem albo nawet slowem od Syndry. Także jakby potencjał jest, no. Upartyrowałbym się za Niku, myślę, w postaciach, które stały się popularne na środkowej alejce. Kasadin jest teraz grywany, a Kasadin co prawda ma taki nieciekawy meczek do szóstego poziomu, ale potem nagle zaczyna się być tym mordercą, to kasuje wszystko, głównie za sprawą tej runy, to ci odnawia manę, czy właściwie zwraca manę po level upie lub po zabójstwie. Ja się właśnie zastanawiam, znaczy nie pamiętam teraz jaka była kolejność, ale Mister Magister kojarzy gościa z solo kolejki i on właśnie dużo grał Kasadinem. I Kasadin jest świetny w Korkiego, tylko nie pamiętam jaka była kolejność, czyli Korki mi był czasem na spikiem. Chyba tak było. Korki był last pickiem, tak. Korki był dobierany jako ostatni. Nie, nie weźmiesz, co nie? O. Hej. No teraz czekam na jakąś karmę na topie tank ze strony Krakowa, żeby no poirytować. Zobaczymy, no fajnie się ten mecz mimo wszystko oglądało. Ciekawe, jakie będzie podejście do drugiego tego spotkania. No i jak bardzo i czy w ogóle zmieni się lista banów w takim przypadku? No, Myślę, że Ezreal może zostać zbanowany. Chociaż w sumie z drugiej strony nie był tutaj aż tak skuteczny, prawda? Ja się zastanawiam nad tym Shenem. To jest irytująca sprawa, że cały czas nie wiesz i zgaduję, że Gnar po części był spikowany właśnie w tego Shena. Bo Gnar bije Shena, prawda, z natury, ale no fajnie to ograli właśnie, Shen na fleksie był. Z drugiej strony uważam, że generalnie jak na całość meczu botlane miał niewielki wpływ. Potem oczywiście Tristana, ale to jest Tristana. Wynikało z tego, że to jest taka, a nie inna postać. Tylko też, wiesz, dobierasz Janę do Ezreala, dziwne połączenie bardzo, no bo Janna jest do farmienia tego AD Carry, ale Ezreal to jest bardzo early game'owy, czy nie early game'owy, ale snowballujący się champion, prawda? Jeśli masz... Parujesz go z karmą, z Seratem. Tak, jest coś pokującego po prostu. Czymś, czym wygrasz linię.
A tutaj ta Janna i też ten start, gdzie Tristana dostaje Fastbada za darmo. Na drugim levelu, gdy ty masz pierwszy i nie palisz żadnego summoner spella. Więc no, przegranie linii ogólnie, no nie powinno mieć miejsca. To się nie powinno wydarzyć. Powinieneś wygrać linię, od razu ją wysnobolować, Jarma tam może podchodzić i bierzesz szybko turę. Tak to wygląda z Ezreal'em zazwyczaj, ale się nie udało niestety. Tak samo na topie, na początku było ok, bo Gnar był do przodu niby, ale później... I nawet się nieźle bronił przed gankami, bo tam strasznie długo, strasznie dużo czasu Xyza zmarnował. Można by było, że wiedzieć na czekanie w krzaku na topie i potem skończyło się tylko paleniem flasza. Jasne, spalenie samonerki jest fajne i też nierzadko zdarza się, że na przykład na solo queue dżungler tego nie rozumie, musi wejść pod tą wieżę na drugim poziomie i się wyglebać, nie? Dopiero wtedy ma to sens. Ale tutaj akurat było fajnie to zagranie. Nikt nie zginął, samolerka spalona, wieża zburzona, czy właściwie bardzo mocno odczerpnięta. A mimo to potem Gnar nagle strasznie odpadł z tej rozgrywki. Myślę, że wydaje, że po prostu też Warszawa przytłoczyła rywali ilością obrażeń, na które zespół z Krakowa po prostu nie miał odpowiedzi. Oni mogli to wytrzymać, ale... To, że jesteś mega przytankowany i bez obrażenia, znaczy, że tylko troszeczkę wolniej umierasz, ale wciąż umierasz, tak? I to był ten problem. To Zajera, która niestety no, nie zadziałała. No to właśnie. Dwa zabójstwa, które znalazła po tym, jak już wzięli i turret, więc to było tylko tyle tak naprawdę. No, mi się wydaje, że w ogóle ta Zajera powinna chyba nieco częściej schodzić być może na tą dolną linię na przykład, czy i próbować się gdzieś indziej pojawiać, bo faktycznie takie stanie... Na linii bezczynne i tylko farmienie nie za bardzo jak widzimy dało jakikolwiek efekt, więc wydaje mi się, że mogła gdzieś tutaj próbować oczywiście przeatakować, gdzieś wesprzeć którąś z linii. No wydaje mi się, że botlane byłby tutaj najlepszą opcją, a tak to no stanowczo jednak za późno jakby włączyła się chyba do całości. Było to skupienie na farmie, oczywiście farma była fenomenalna, no bo to nie ma co ukrywać, ale jednak no trzeba było chyba troszeczkę aktywniej brać udział jakby w całej tej walce, a nie tylko trzymać się po prostu linii swojej. No ja właśnie miałem mówić, że dlaczego w takim układzie nie Talia, ale Talia była zbanowana. Talia więc... była zbanowana, tak. Problem jest taki, że jeśli Zajra chcesz zreamować, to za każdym razem Korki i Xin są silniejsi niż Zajra plus Jarvan. Tak. I są bardziej mobilni. I dlaczego to Zajra? Możemy zapytać Ikantka w sumie. No Ikantek jest, Ikantek, teraz to można się go zapytać. Może wytłumaczyć właśnie. Nie wiem czy nas słyszy, bo nie wiem czy słucha transmisji, ale może będzie okazja go zapytać. To może po całym ty, bo po całym, tak, o. To właśnie, bo nie też ma co tak między meczami, prawda? No też mamy Marka do ściągnięcia na wywiad. No tak, z wczorajszego występu. Tak, tak. Bohatera, ale Gaś ma po prostu, wiesz, fanbase taki, że hej, okay. Bohater Marek. Okay. Zedem. Od wczoraj fanpage założony, już myślę, że tam jest multum ludzi, także... No zobaczymy jak to wyjdzie. No chłopaki się tutaj już co prawda ustawiają pod to kolejne spotkanie. Tyranozaury tym razem po lewej stronie. No i zobaczymy, no. Pytanie brzmi, czy agenci będą w stanie odbić po prostu piłeczkę w drugą stronę i wyrównać. Czy raczej no gdzieś tam ten stres został po tej pierwszej grze, że oni nie byli w stanie, no byli, nie byli w stanie nic zrobić. Byli troszeczkę bezbronni, tak jak takie dziecko we mgle, gdzie no możemy coś zrobić, ale w sumie nie wiemy też do końca jak. Nasz przeciwnik nie chce walczyć, tylko po prostu gdzieś biega. Tu push, tam push i nie chce się z nami bić, a jak już się bije, no to niestety nie dajemy rady, no bo jednak faktycznie to podejmowanie decyzji może troszeczkę zaważyło też na tych walkach samych, tak? Ten Jarvan przede wszystkim, gdzie była ta sytuacja, jak już mówiliście wcześniej, gdzie mógł Mati wejść, zrobić ten kataklizm, wstawić tego stopwatcha i dać po prostu zrobić tak, resztę roboty tak, kolegom z drużyny i wtedy może by się ta gra trochę odwróciła. A tak to Mati był niezdecydowany i niestety może faktycznie ten moment tutaj oni przeoczyli i ta gra niestety zakończyła się dla nich porażką. Zwłaszcza, że ten stopwatch został kompletnie zmarnowany, bo on był od razu wbudowany w Guardian Angela, więc równie dobrze można było skoczyć z jego aktywu w tamtej sytuacji i może to by dało troszeczkę więcej czasu zawodnikom. My przechodzimy do Champion Selectu z kolei. A co to też, Maniek, wspominałeś a propos zespołów, które tak mają niby przewagę, ale nie wiedzą co z nią zrobić, tak biegają po mapie trochę bez celu. To był bardzo popularny problem polskiej sceny w ogóle jeszcze przez ostatnie dwa lata, rok temu. Teraz się to zmienia, no też się nam profesjonalizuje trochę scena. Tak, bo też jest kwestia tego, że dużo właśnie trenerów wypłynęło, mam wrażenie, że jednak są ludzie, którzy uczą tej gry i rozumieją na czym polega
rzeczywiście granie, a nie tylko bieganie po mapie i bicie się bezmyślne, prawda? Tylko są ludzie, którzy są w stanie wytłumaczyć, jak powinieneś po prostu zamykać te gry, jak prowadzić tę grę i uczysz jedną osobę przynajmniej, żeby szatkowała, co macie robić, a nie tylko biegać jak te kurczaki bez głów po prostu. Tak, trenerzy to są tacy gracze StarCrafta, jakby mogli kontrolować każdego gracza. Tak, idealnie, jak nie? Tylko, że sam mikrował ten gracz. Tak. To było, wiesz, to next level Lola. Właśnie kiedyś były pomysły, żeby właśnie mieć tą szóstą osobę, która by prowadziła, ale to by było właśnie coś takiego, że masz takich pięć pionków po prostu do poruszania się. Ale coś w tym jest, przecież MC, przecież profesjonalny gra StarCrafta, on został trenerem zespołu Lola i to jakiś czas temu w Korei. Także powoli nam mamy ten napływ ludzi o tym strategicznym podejściu do gry, którzy niekoniecznie muszą mieć ogromną wiedzę na temat samego Lola, czy tam mechaniki Lola. Oni tylko wiedzą, jak oni patrzą na mapę i widzą na mapie, co powinno się dziać w danym momencie. A co do Champions League, to cóż, mamy ciekawe bany, bo został otwarty co najmniej Rai zbanowanego Sejuani Azira, z drugiej strony Ornn oraz Shyvana. Założywszy, że pójdzie ban na Eza, być może, to mamy otwartego Jarvana. Czyli no, zaostaj, jest otwarty. Generalnie jakby niewiele się zmieniło od poprzedniej gry i yeah. Ezreal nadal otwarty. Nadal ten Ezreal gdzieś tu może będzie krążył. To pytanie, co na first picku? Czy nie Shen po prostu? I bierzesz go znowu we flexa? To było całkiem ciekawe podejście. W miarę rozsądne moim zdaniem. No, może zamiast tego Shena, być może coś innego, może Xin'Za, chociaż Xin'Za na first picku jest bardzo ryzykowny. Strasznie ryzykowny, ze względu na to, że można wokół niego po prostu grać. Bierzesz postacie, które albo są w stanie disengage'ować i nagle Xin po użyciu swojego soku jest useless. Bo nawet jeżeli odpali R-kę, to ona trwa chwilę i zwłaszcza, że przedłużasz R-kę używając kolejnych zdolności, a nie możesz z nich korzystać, kiedy przeciwnik jest za daleko. I znowu Shen, tak jak mówisz, na flex picku. To mi się bardzo podoba, ten Shen właśnie. I też, wiesz, za każdym razem Xin'y będzie się gdzieś engage'owe, może oczywiście Shen go skontrolować po prostu. Więc tutaj trochę mi się nie podoba to, ale Jarvan plus Shen. Także już wiemy, co będzie w dżungli, nie wiemy tylko, co będzie na topie i na supporcie, przynajmniej na chwilę obecną. Ze strony ekipy z Krakowa, która teraz rozgrywa mecz w barwach czerwonych. Natomiast jeżeli chodzi o tyranozaury, teraz kolejny wybór przed nimi. No i widzimy Alistar, który przedostał się przez fazę banu. Przecież on był planowany w ostatniej turze, tylko że w drugiej turze banu. Tak jest. I z Tristaną. Bardzo dobre combo. Często właśnie widzimy ten duet grany. I Mr. Magister na Kasadynie. Jest, tak jest. Chciałem to zobaczyć. Trochę tak jakby znam właśnie. Tak jest, tylko właśnie no chyba stwierdzili, okej, okay, jesteśmy mapą od przegrania całego turnieju, prawda, więc spróbujmy po prostu zagrać na komfort pika. Tylko, wiesz, widzimy od razu już synergię, prawda? No bo Shen z Kasadynem, fajne combo. Może się dużo z tego wydarzyć, jakaś impreza na bocie, jeśli to jest Shen na topie oczywiście, tego jeszcze nie wiemy. Masz Jarvana, który jest dobrym jugglerem, jeśli chodzi o gankowanie do takiego Kasadina właśnie, żeby go przytrzymać po prostu w early game'ie. Poka, mi się jak na razie bardzo podoba. No jestem ciekawy, Maniek, jakie jest twoje zdanie na temat Bambino na Xin'Zhao ponownie. Czy to jest coś, co chętnie obejrzysz po raz wtóry, czy chciałbyś zobaczyć też jakieś inne postaci w jego wykonaniu? Wiesz co, mi się wydaje, że no przynajmniej po tej pierwszej, że ten Xin'Zhao też chyba aż tak bardzo nie przeszkadzał. Bambino chciał za wszelką cenę tego top lane'a tam ukrócić na spółkę ze swoim kolegą, mścicielem, ale też nie do końca na samym początku to wychodziło. W jego rękach Xin'Zhao wcześniej oczywiście lepiej się sprawdzał, to się zgadza, natomiast teraz jakby przeciwnicy chyba jednak są troszeczkę lepsi, troszeczkę bardziej zwracają uwagę na to, co się dzieje dookoła nich, no i jednak mimo wszystko ciężej jest mu tym Xin'Zhao cokolwiek zrobić dobrego dla drużyny niż tak jakby na przykład miał Jarvana w swoich rękach, bo Jarvanem jednak jest troszeczkę łatwiej zgankować, tak? Także no zobaczymy, no wydaje mi się, że mimo wszystko okej, okay, nadal, wow. Ale... Okej. Okay. Wannabe Marek. Ale przeciwko Kasadynowi? Czemu nie? Okay. Tylko bardzo ryzykowne, prawda? Tak, to prawda i no zobaczymy. Znaczy z drugiej strony też jest Twitch i mając Zeda masz realne szanse na skasowanie Twitcha zanim zrobi poważne straty w teamfightie. Bo załóżmy sytuację, w której Twitch jest niewidzialny, zachodzi na flankę, na dobrą pozycję i zaczyna odpalać z ultimate'a, który się nazywał ratatatata, teraz zapomniałem jak, niestety. No co, spray and pray. Ale wrócili do ratatata. Nie, tak. Okay. Tak?
Tak, z rok temu to się stało, no. Nie. No. Wiedziałem, że to w którą z tych stron to właśnie było. A właśnie mi się wydaje, że nie, bo jeszcze na samym początku, 100%. jak robiliśmy właśnie cast. Grałeś w dżungli, jak robiliśmy robiliśmy casta, to był Spray and Pray. Ale ty będziesz Twitcha. Bardzo fajnie pasuje, bo Lulu jest świetna w Zeda i świetna jest oczywiście na Hypercar, jakim tak. jest Twitch. No i będzie problem, masz Shena, który zawsze może być Sed United na Twitcha, który będzie z głównym celem Erki Zeda, na pewnym etapie gry na pewno. Dodatkowo Wild Growth od wspomnianej Lulu, która nie pozwoli na zabicie Twitcha. A Twitch będzie stał w miejscu i strzelał. To wszystko, co musi robić. Podstawowym targetem będzie Twitch, żeby go zabić, prawda? Tak. A masz Lulu. Tylko, nawet jeśli zabijesz Twitcha, jest Cascading, który wyczyści wszystko. Taka pozycja jest mega dobra. Bardzo mi się podoba. A ty, Maniek, jak sądzisz? Kto tutaj zaprezentował fajniejszą kompozycję? No ja mimo wszystko cały czas, jak tak patrzę, no w poprzedniej agenci mieli fajniejszą dla mnie kompozycję. W tej grze też wydaje mi się, że jednak agenci mają fajniejszą kompozycję. No nie wiem, jakoś tak bardziej mi się to układa w całość. Być może to jest tak, że ja mówię, że agenci, a jednak tyranozaury tu zrobią na złość i znowu to oni wygrają. No ja nie wiem, jak to jest. Za pierwszym razem tak było, no natomiast... Agenci mają kartę przetargową w postaci Tristany na pewno. Przepraszam, agenci, mam na myśli tyranozaury, mają tą Tristanę. Rumble też jest o tyle fajny, że w tych teamfightach niby będzie okej, okay, tylko... A czy to jest bardzo ryzykowna kompozycja ogólnie? Bo Zed może się odpalić i może totalnie się przejechać po nich, okej. Okay. Tristana jest oczywiście w porządku. I już tak samo, Xin, jeśli dobrze przygankuje topa na przykład, Rumble też się może odpalić. Tylko jest ryzykowna kompozycja, po prostu. Tak jest. Ja jestem zawsze fanem takiego bardzo sprawdzonego team jumpu, który jest uniwersalny. I taki jest właśnie moim zdaniem ten po prawej. Ale nie mówię, że oczywiście tutaj lewa strona jest jakaś gorsza, tylko musi wszystko zaskoczyć po prostu, żeby zadziałało. Więc jest to ryzyko, które może się opłacić oczywiście. No tak, no, tak, ale jak to mówią, no risk, no fun, skoro i tak tyranozaury prowadzą. Teoretycznie no, mogliby zagrać bardziej standardowo, bezpiecznie, żeby już zakończyć ten mecz, no i mieć to trzecie miejsce. I zasilacz. I zasilacz, tak. Ale jednak może stwierdzili, że no, skoro tamta gra w miarę poszła do przodu, no to tutaj też można spróbować jakiś szaleństw. Zobaczymy, czy się będzie opłacało oczywiście, no bo to nie jest powiedziane, że agenci tutaj nie postawią oporu, no bo faktycznie ten team comp mi się naprawdę bardzo podoba i uważam, że agenci tym razem zrobili również dobrą robotę przy wybieraniu oczywiście tych postaci, ale nie same postacie grają, jak widzieliśmy w poprzedniej rozgrywce, więc trzeba tak, brać pod uwagę prawda. Operatora. To prawda, no Ezreal na przykład tak nie, ostatecznie nie dał tego zwycięstwa, mimo że umówmy się, on jest uważany za najmocniejszego, ma ten taki snowball, tak szybko nabiera przedmiotów i tak dalej, że to jest koszmar. No ja powiem tak, ja jestem jednak fanem kompozycji po prawej stronie, tutaj Kraków moim zdaniem troszeczkę tak bezpieczniej. Tak jest, ale tym razem przemyśleli właśnie swoją kompozycję, że rzeczywiście ma to ręce i nogi. Wiadomo, na czym polega kompozycja, jest w porządku i tak samo tutaj oni tym razem właśnie na speed push mogą bardzo dobrze działać. Wysyłasz Cascadina, wysyłasz Shena, czy też nawet Twitcha możesz wysłać, prawda? Bo oczywiście Shen może go wspomóc, tak jak kiedyś Fnatic często grało właśnie taką taktykę. Ta kompozycja jest mega fajnie przemyślana i wiele razy już widzieliśmy takie kompozycje oczywiście, więc nie jest to nic nowego raczej. I bardzo mi się podoba, bo jest ten Twitch, który musi stawać obrażenia, ale nawet jeśli padnie, to jest Cascadin, który ma wyczyścić. No i Mister Magister to jest gość, który potrafi grać tym Cascadinem, więc on wie, o co chodzi. Będzie na pewno wiedział, jak się zagrać na Zeda. To powinno być okej. Okay. Wydaje mi się, że tutaj idea jest taka, że chłopaki z Warszawy stwierdzili okej, okay, jest 1-0, możemy pozwolić sobie na jedną przegraną w razie czego, więc spróbujmy to zakończyć po prostu szybko. Tak jest, spróbujmy. Też zbudować, pamiętajmy o tym psychologicznym aspekcie gry League of Legends, tak? Przeciwnicy dopiero co przegrali mecz. Są sytuacje, w której nie mogą sobie pozwolić na kolejną porażkę, bo to już jest wtedy koniec dla nich przygody. I zakończą swoją przygodę z Ligą Akademicką na czwartym miejscu w tym pierwszym sezonie. I jeżeli zespół z Warszawy wygra, to musi wygrać szybko, musi wygrać skutecznie i grając z taką kompozycją mogą wywierać presję. I ta presja nie pozwoli też odbudować się ekipie przeciwnika. Tej przerwy między meczami nie było znowu aż tak dużo, więc to może jest jakiś plan. Może że szukam tutaj za dużej już teorii wokół całego spotkania, ale no tak byśmy też to rozważali, gdyby takie miała sytuacja miejsce na LCS-ach, prawda? Tam oczywiście takie rzeczy są brane pod uwagę. Ciekawe jestem, czy znowu zobaczymy ten gang na drugim levelu.
Coś czuję, że bardzo możliwe, że on będzie, bo jeśli by się udało, byłoby super, ale Kasadin na pewno jest świadom tego, że Xin może to próbować, bo to jest takie totalnie oczywiste, że Kasadin będzie się na drugim levelu po prostu zgankować. Tak jest. Tutaj Kasadin musi totalną defensywę zachować w early game. Ja liczę tutaj na dosyć szybką reakcję ze strony też Herschera, że on tym względem jednak będzie szukał okazji po szóstym poziomie Kasadina na innych liniach. Pognębić Kasadina tak długo, jak to jest to możliwe, a potem nie podejmować z nim walki po szóstym poziomie Magistra i po prostu próbować napsuć krwi Dudekowskiemu, może Korszakowi. Więc wtedy też będzie mógł wspomóc swój zespół i jednocześnie sam nabierze mocy na tyle, żeby móc spokojnie pushować i być tym ogromnym zagrożeniem, z którym sobie nikt inny nie poradzi. No ciekawe jestem właśnie, jak to przebiegnie. Też teraz coś zobaczymy sobie na przedmioty. Tak. Pytanie, czy jest ta darmowa zonia na Kasadinie? Jest. Czyli gdzieś tam od 6 minuty, jeśli się nie mylę. Darmowa zonia, czyli Z, gdy dostanie 6 level, ciężko będzie zabić tak naprawdę Kasadina, więc to też jest duży plus dla właśnie niego. Ma teleportację, więc w razie czego szybko wróci, no a Z musi go zabić najlepiej przy tym 6 poziomie, chcę spróbować z Xinem. Tak, no my jesteśmy w zasadzie przygotowani, żeby rozpocząć obserwację tego starcia, także niebawem przeniesiemy się na Summoner's Rift, myślę. No i zobaczmy, jak to będzie się toczyło tym razem. Zawodnicy wychodzą ze swoich baz, oczywiście w barwach niebieskich, ekipa. Aha. No po prostu kocham to, uwielbiam. Zawsze, za każdym razem są pauzy. To nie jest nic dziwnego. Tak. Ale możemy zobaczyć na buildy, bo widzimy, że jest relik zagrany przez Tristanę. Czyli to, co już wcześniej właśnie mówiłem. Znaczy, myślę, że w tamtym meczu już będziemy widzieć ten relik shield. Tym razem jednak dopiero w tej grze to zrobił. No i to jest ten właśnie build, który ostatnio jest bardzo popularny. Tak, coraz częściej się pojawia. Nie gra się już tego triumfa w ogóle, tylko się przeszło właśnie na to większe leczenie, że tak to nazwę. Mm-hmm. Ale że Korea to wymyśliła, że teraz wszyscy to grają właśnie. Tak, no tak samo przecież było tak, że przez długi czas było grane przez The Attack, na przykład na Vayne'a, wiem, że chyba... Akurat to nie tyle, że Korea, tyle co Ghostu, tak? Chyba Ghostu. Ktoś, jakiś znany gracz z tego, że tylko Vayne stwierdził, że Fleet Footwork to jest way to go i nagle grają wszyscy teraz. No zawsze tak jest, że ktoś wymyśla i ludzie stwierdzają, a no rzeczywiście. Tylko po jakimś czasie niekiedy ludzie zauważyłem, a może jednak nie? Może jednak nie, prawda? No. Ja akurat miałem tak z razu, nie wiem czemu, wszyscy tak bardzo Phase Rusha promowali, bo to jest jakby odpowiednik starego Storm Rider Surge'a, nie? I faktycznie, Storm Rider Surge był fenomenalną masterką na... Wtedy to była masterka na razie, ale już Phase Rush niekoniecznie, zwłaszcza, że on dawał przez długi czas odporność na slowy tylko i wyłącznie postacią walczącym w zwarciu. Mm-hmm. Do jakich oczywiście raz się nie zalicza i Electrocute był zdecydowanie lepszy, pozwalał ci kasować dosłownie każdego na jedno combo. Ale ludzie stwierdzili, że nie. Potem faktycznie przeszli na Electrocute'a, a teraz chyba znowu wrócili do Czarnoksięstwa i grania chyba Aerie lub Komety, zależnie od tego, jakie to ma preferencje. Mm-hmm. Także to się strasznie szybko zmienia i właśnie mając okazję do tego, bo też mamy czas ze względu na pauzę, jakie są twoje odczucia dotyczące zmiany tego systemu na system run? Pytamy o to Tabasco, on jakby dał dwa punkty widzenia, że z jednej strony prosi, tak trochę nie są zadowoleni, bo zawsze można było tymi królami pokombinować a ten 1% szans na krytyka, co sam gra na swoich postaciach, tutaj jakieś coś tam pomieszać, tutaj runy nie dają takiej powody, co o tym sądzisz? Wiecie, czy ja wiem, czy nie daj masz takiej swobody? Wydaje mi się, że jest dużo właśnie sposobów na jakieś tam zaskoczenie. Też zastanawiam się właśnie, jak to będzie, no bo widzisz tylko dwa te drzewka, prawda? Tak. Czyli na przykład nie wiesz, czy ktoś ma tego triumfa, czy ktoś nie ma tego triumfa. Więc to też jest niby jakieś tam, możesz niby ograć. Więc pytanie, jak to będzie rozegrane? Na pewno już zrobi się jakaś meta, aczkolwiek widzimy teraz cały czas w sezonie, że ludzie różnie kombinują, prawda? Niektórzy te komety, niektórzy Airy, niektórzy pioruny grają. Więc zawsze można coś innego wykombinować. Nie, mi się osobiście bardzo runy podobają ta zmiana. My się tutaj z Mankiem będziemy musieli dosynchronizować, także za moment też się jakoś zestawimy w czasie, tak żebyśmy byli równo. No cóż, za chwilę też się przekonamy, jakie przedmioty będą miały, jakie przedmioty będą mieli zawodnicy z zespołu czerwonego na start, bo to też jest dosyć istotna informacja i wtedy też się przekonamy o tym, jaka będzie tutaj, jaka to będzie sytuacja w tym względzie. No my jesteśmy w zasadzie gotowi, więc jak tylko Maniek da nam sygnał, żeby ruszać z transmisją dalej, to będziemy mogli tam pokazać, co się dzieje. No te pauzy zawsze się zdarzają. To już polski turniej bez pauzy, nie? No nie. Brzmi jak kosmos. Takich nigdy nie było jeszcze chyba.
Zawsze coś tam się musi popsuć, tak bywa. Ale tak. Jesteśmy już w grze, więc jest w porządku. Tak, ale no to jest jednak urok grania na live, tak? No wiadomo, Riot ma przygotowane specjalne oczywiście swoje tam klienty, serwery i tak dalej, więc tam nie ma z reguły takich problemów, aczkolwiek no szkoda, że też odszedł troszeczkę od jakby wspierania turniejów takich powiedzmy troszeczkę pobocznych. Kiedyś było jednak inaczej, można było próbować się starać na przykład chociażby o konta, czasami można było jednak przy jakimś większym turnieju, nawet krajowym dostać te konta, dostać serwer cały, a teraz no niestety, jak nie jesteś na IEM-ie, chociaż teraz na IEM-ie już nie ma w tym roku przynajmniej ligi, no to jednak Riot w ogóle jakby przestał się tym interesować, mają swoje i... To zależy, bo na przykład wiem, że w przypadku Ple, Mistrzostw Polski, Puchar Polski, Cyber, no wiadomo, są. Że to są duże ligi, ale tam są, ten dostęp nie jest jakiś bardzo tak utrudniony. Jeżeli chodzi o same konta na tych serwerach live z tymi wszystkimi rzeczami odblokowanymi, teraz nie ma aż tak dużego problemu, bo nie ma starych grun, tylko są nowe, które są darmowe, to też były udostępnione na takie eventy jak Good Game Expo w Nadarzynie. Były te konta dostępne dla graczy, także to też bywa różnie, ale wydaje mi się, że najpierw trzeba coś Riotowi zaprezentować. Popatrzcie, zrobiliśmy coś takiego, mieliśmy konkretny przykład i następnym razem będzie fajnie, jak nam wesprzecie na przykład kontami czy serwerem turniejowym. I wtedy ten dostęp też jest jakiś łatwiejszy do takich rzeczy. Chociaż też często się zdarzają problemy, bo jednak ściągnięcie tego klienta turniejowego, zaktualizowanie go. Często gracze mają z tym problem niestety. Więc też to niekiedy rodzi problemy. No. Ale wtedy przynajmniej nie masz, wiesz, placeholderów i w ogóle. Aczkolwiek jeśli grasz turniej online, to i tak musisz zrobić ten delay, więc nie masz takiego dużego... plusu dzięki temu. Chociaż jak mi przypominasz o tych problemach związanych ze ściąganiem klienta turniejowego i tak dalej, to no nie zapomnę, 14... Będzie zabójstwo, jest Ignite, to jest koniec. Chociaż że chyba tak kryją. Zastanawiałem się nad tym placem, czy to zrobi, bo widziałem, że jest możliwość, żeby go zabić, ale jest ogromne ryzyko. I też jest trzecia minuta, więc to jest idealny czas, żeby jungler gankował, więc podjęcie takiej decyzji, żeby zagrać, to wymaga naprawdę dużych jaj. Więc tutaj duży szacunek dla Herschera, to było naprawdę dobre zagranie. Tak. No, wyczuł odpowiedni moment, zaatakował, opłacało się, na całe szczęście dla niego. Albo nie myślał, że jest dżungler. No, nie widział może na pewno założył, oczywiście, no, tak, ale założył. Tak, trzecia minuta, 15 sekund. To jest czas, żeby dżungler właśnie przyszedł. I zagranie tak ofensywnie, w ogóle puszczenie swojego W do przodu, jest no mega ballsy placer. Więc to jest ciekawe. No, ja to myślę, że to będzie w klipie, jako jedno z ciekawszych zagrań. Przynajmniej, tak mi się wydaje. No bo ja faktycznie... gdzie był Xin akurat. Xin? Był na cover w razie czego, czy Xin był daleko? Xin był na górze, to było mega yolo. Xin atakował po prostu razem z Rumblem top lane'a. Także faktycznie to było takie zagranie bardzo, bardzo w ciemno. Chyba, że Koszak wiedział, że jest na Xin. Powiedział, halo, Xin jest na topie, dawaj pod tego tureta, nie? Na tym idzie, chociaż wątpię, wydaje mi się, że Xin tak tam wchodzi od krzaków, zdaje się. Tak, on od tutaj, od tego górnego tyrbusza. Od tyrbusza, okay. Od tyrbusza wchodził. Ale zobaczcie, że magister dostaje bardzo mocne bicie. Tak jest, no, mówiłem właśnie na początku, że magister jako Kasadin Main na pewno wie, jak zagrać na Zedra, ale się dał zrobić w taki sposób. Tutaj Herschel naprawdę fajnie to zagrał. No ale na pewno to nie jest przyjemny matchup, mimo wszystko, no, jak grasz postacią Melee na Zeda, który uwielbia wchodzić w ten zasięg walki w zwarciu i no Kasadin nie ma zbyt wielu odpowiedzi. Zwłaszcza przed szóstym poziomem na takie zagrania i... No widzimy, kupiony już jest Cloth Armor. Zakładam, że będzie tutaj Seeker's Arms Guard zraszowany jak najszybciej, ma to sens. Tak jest, no jak najszybciej o zonie. Tylko pytanie właśnie, czy chcesz kończyć od razu w zonie? Czy zadowolisz się, wiesz, tylko Seekerem, żeby mieć ten armor dodatkowy? Masz wrażenie czego zonie za minutkę? Więc też będzie plus, czy małą zonie? Wydaje mi się, że możesz nie raszować zonie tak długo, jak stopwatch będziesz cały czas miał aktywny. Potem jak go zużyjesz, to możesz rozważać ewentualnie zonie w zależności od tego, jak mocny będzie Z. Ale w ostatecznym rozrachunku i tak wydaje mi się, że Rod of Ages jest takim core'em, który chcesz złożyć jak najszybciej, żeby jak najszybciej mieć pełny potencjał tego przedmiotu. Tak jest, tylko też właśnie Seekera, jeśli budujesz, to opóźniasz to Rod of Ages. To jest bardzo właśnie dobre przez Zeda, prawda? Bo zmuszasz przeciwnika do zagrania tej zoni, albo przynajmniej jakichś komponentów do tego. I to jest duży plus, tak samo wiesz, jak grasz na Malzahara, to musisz zrobić QSS-a i tak dalej, więc to, że Zed wymusza na tobie zbudowanie armora, jest bardzo w porządku. Na topie.
No, zobaczmy, bo tutaj na topie walka 2 na 2 nam się szykuje i teraz Matt jest zmuszony do ucieczki, ale cały czas ściga go w tym momencie Bambino, ale widzimy, że mimo wszystko odpuścił sobie. Zobaczył, że tutaj masa wardów, no i z krzykiem rzucił się na nie. Zamordowane dwa wardy. Ale ten bot jest jakoś taki spokojny. Cały czas tylko farmią, nic się nie dzieje. No... Podobnie wyglądało poprzednie spotkanie, gdzie przecież do 15 minut no nie było ani jednej wieży, nie? Także tutaj też... Znaczy inaczej, ja jestem przekonany, że przynajmniej ze strony ekipy z Krakowa jest ogromna presja. Oni wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na przegraną. To nie wchodzi w grę, no bo szkoda by było w walce o trzecie miejsce przegrać z wynikiem 2-0. Ale czasami to jest miecz obosieczny, bo zbytnie bezpieczeństwo czasami jest... O nie! Bo bardzo blisko, że byłem przekonany, że ty już teraz... myślałem. Nie? To samo myślałem. Ten pasek, ten. Tak jest, wyglądałem, wyleciało w Rambla. Ale okej. Okay. Udało się. Jest flash zdobyty i to jest bardzo, bardzo dużo warty flash. Bo oczywiście jest taunt do ucieczki dla Shana, ewentualnie. Ale brak tego będzie znaczący. No zobaczymy, jak to się przełoży oczywiście na dalszą część. Żeby była powtórka po prostu. Myślę. Tak to wyglądało. No, może i tak. No zobaczymy. Jarvan jest oczywiście w okolicach swojego Blue. No i powiem szczerze, że mógłby się chyba pojawić, aczkolwiek jest tam widziany pewnie na wardzie, bo tego buffa będzie próbował oczywiście zabrać dla siebie, więc raczej nie będzie możliwości, żeby w porę przyszedł i zaatakował. W tym czasie Xin Zhao bierze swojego Reda, no i pytanie, gdzie junglerzy mają zamiar się tutaj nam pojawić, bo gra faktycznie zrobiła się taka, no, powolna, powiedzmy sobie szczerze, statyczna troszeczkę nawet. Kasadin schodzi, co ciekawe, więc może to coś ciekawe. Tak jest, Kasadin ma siódmy, trzeba pamiętać, że Shen ma swojego ultimate'a dostępnego. I zagranie w sumie pod bota byłoby całkiem w porządku, że baitujesz Alistara na wejście, czy też nawet i Tristanem. Wtedy Shen zagra ultimate'a, Kasadin jest na bocie i mogłoby być ciekawie. No ma to ogromne znaczenie też ze względu na to, że pierwszym spokiem przecież jest Infernal jakże cenny dla obu zespołów, więc właśnie miałem mówić, że tempo rozgrywki musi niebawem zostać podkręcone. Widzimy, że już od linii nadchodzi Xin Zhao bez swoją włócznią przygotowaną do ataku. No a tymczasem Matt 1v2, to może być błąd, zobaczmy Deathmark zagrany, również jest oczywiście tutaj zagrana R-ka. No i co z tego, Herscher podaje zbyt dużą ilość obrażeń i zgarnia to drugie zajłysko dla swojego zespołu. Hey, ultimate Shen też zużyty, więc nawet teraz na bocie można coś ciekawego zrobić. Flash, headbutt, Lulu wybita, nadchodzi Xin Zhao i ta włócznia jest już do ataku przygotowana. Jeszcze jedno uderzenie podbije tam biedną Lulu i jest wykopek z zabójstwem, a tymczasem Herscher chyba zginie. O! Nosfirm, nie! Aurelio! Nie! Ten autoatak nie w tą stronę! Nie wierzę. A ja tak go chwaliłem. No nie. No to powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Miałbym zasięg na tego czempiona? Mógł nie mieć tutaj zasięgu, albo wydaje mi się, że chyba raczej ten autoatak trafił po prostu w wieżę bądź miniona. Może się tak, po prostu był, pomylił, tak, taki misklik, tak, to był misklik najprawdopodobniej. Ojej. Dlatego dzięki temu Herscher przeżył, ale no sytuacja naprawdę podbramkowa. Jeszcze smog do tego, wow. Tak, także przewaga powiększa się tutaj z minuty na minutę. Tyranozaury chyba nie chcą oddać zwycięstwa, no skoro już prowadzą 1-0, to czemu nie wygrać sobie od razu już tego całego spotkania i zająć trzecie miejsce w lidze akademickiej w tym pierwszym sezonie. No coś we mnie umarło, jak zobaczyłem tę akcję na misie, muszę przyznać, tak trochę to było smutne, ale no na pewno boli, bo zabójstwo na Shenie, na Zedzie w tym momencie bardzo by się przydało. Po pierwsze pomogłoby magistrowi jak najszybciej skończyć tą rodowierzę, który już zaczął, jak widzimy, poprzez katalist, a z drugiej strony no też może trochę opóźniałoby ten niewątpliwie następujący snowball ze strony Zeda, jak widzimy już jest Duskblade zbudowany, to jest bardzo istotne. Tak jest, Herscher aktualnie nie może zabić Kasadina. Jest Zonia, więc magister tutaj powinien go ograć. Teoretycznie oczywiście. Futers gotowy do zajścia. W sumie no, gdyby tutaj we dwójkę jakoś spróbowali. W ten sposób. O, no, próbował unikło tam shurikenu chyba. Okej. Okay. Tym rywłokiem w bok, a tymczasem górna alejka.
Na razie spokojnie, ale teraz zobaczmy. Jest kataklizm, no i mamy, myślę, tutaj zabójstwo na 100%. Korszak zgarnia tego fraga, ale podchodzi do tego wszystkiego Bambino. Czy jemu się cokolwiek uda zdziałać? Bardzo duże obrażenia mimo wszystko zadane w Matiego, ale Mati się wycofuje. No i mamy Shadow Dasha. No i teraz pytanie, czy Mati podejdzie? Nie powinien tego robić, bo za chwilę może być Dash. Oj, mało tam brakowało, by się udało trafić. No ale jest, jest odpowiedź. Jest wreszcie odpowiedź. Co prawda dwa kile dla Shena. Ale mimo wszystko tutaj agenci zdobywają te fragi. My tutaj z Damianem chyba jesteśmy troszeczkę do przodu. Mamy 11 minut, 13, 14, 15 sekundę. No, też, też mam tak samo. A okej, okay, dobrze, to, bo tak przyplazowałem na sekundę tak idealnie mierzę. Ale nie byłem pewny, wolałem się upewnić, żeby nie było tak wczoraj, bo wczoraj było, że przewidujemy przyszłość, nie? No, na razie chwila spokoju oczywiście nam się tutaj zrobiła. Tak jak mówiłem wcześniej, 3, 2, no i ten Z. No, powiem szczerze, że jeżeli jeszcze przynajmniej jednego, dwa kile złapie Herscher, no to już może być naprawdę bardzo ciężko. Ja jestem, jak to będzie wyglądało z wieżami właśnie, z braniem tego, bo na pewno Herscher, jego ekipa, oni muszą cały czas nadawać tempo tej grze. Bo to ich kompozycja nie skaluje się tak dobrze, jak drużyna przeciwna. Więc oni do 30 minuty muszą cały czas trzymać przewagę. Ciekawe jestem właśnie, czy będą w stanie to zrobić. Bo jednak granie wokół Shena i jego teammate jest bardzo uciążliwe. No zobaczymy. Wszystko na razie wskazuje na to, że powolutku, małymi kroczkami próbują nadać tempa tej grze Tyranozaury. No ale właśnie, tak jak mówisz, trzeba trochę przyspieszyć. Trzeba trochę podkręcić obroty, chociaż teraz będzie walka 2 na 1 za chwilę, bo tam zbliżał się Jarvan, ale widzimy, że na dole jest 3 na 2, jest wejście, Exos był zagrany, co prawda kamera się zmieniła nam na górę, żeby tutaj Mściciela zobaczyć, jak znika nam z ekranu. No i teraz atak na dół, 4 na 2, był tutaj oczywiście Stand United zagrany, jest zagrany ulti od Xin Zhao, na razie ginie Shen, ginie również i Lulu. Kolejny frag dla Zeda, coraz gorzej się to będzie tutaj przedstawiało dla agentów. Aj, spróbowali, ale to było katastrofalne. Choć myślałem, że była tutaj szansa na odplay tak naprawdę, no ale niestety to się nie udało. Tym, że jakoś z tym Shenem dadzą radę, tylko też Twitch ledwo uciekł, tak naprawdę. 5 HP mu tam około zostało. I pytanie właśnie, czy nie była w stanie po prostu Lulu albo uciec, albo po prostu się poświęcić, bo no, wyjścia z tego nie było. To nie było łatwo po prostu. Tak, no też może Krzęca gra całą strukturę, ten to jakoś to odwrócą. Ale no jednak nie, bo Alistar chyba cały czas trzymał agro na swoim ultimate, więc jednak to dive'owanie za pomocą Alistara jest mega, mega silne. No widzimy, że też Magister czuje respekt przed rywalem. Ucieka jak tylko, widzi, że ten Living Shadow jest rzucany agresywnie. Chociaż od czasu do czasu odpowiada tym ogniem i widzimy, że już coś tam nawet jego Null Sphere robią. A pamiętajmy, on nie ma praktycznie żadnego przedmiotu dającego moc umiejętności, może poza Arms Seekers Arms Garden, który wcale aż tak dużo AP nie daje. No, to będzie ciekawe starcie z pewnością. Okej, okay, ma już pieniądze na Rod of Ages. Zgaduję, że powinien już je zakupić, chyba w tą zonie. Tak, nie, jest Rod of Ages w 14 minucie, więc jest to i tak dobry wynik. Tam to ma na tej stanie, ale... Koczebu na głowę! Trochę klasyk polskiej sceny, bym powiedział, są Tristanu. Chociaż nie było to dużego zagrożenia, także... No, to było akurat w porządku, miałeś obstawy w razie czego. Tak. Wiadomo, tutaj... każdy się wzoruje na najlepszym midgierze w Polsce. Skacze do przodu. To jest. No dobra, wieża chyba prawie zostanie tutaj zniszczona, czy może jednak, chociaż zobaczymy, bo Herscher podchodzi, robi się bardzo niebezpiecznie, ale już tutaj nadciąga kawaleria Herscher, bardzo ładnie Living Shadow, no i ucieka. A byłoby blisko, żeby tutaj Twitch mógł się odpalić i można byłoby nawiązać walkę. Może agenci powinni poszukać właśnie takiej okazji do nawiązania tej fajdy, chociaż teraz spotkał się Lumi z Magistrem, no i Magister stwierdził, że sorry, ale no nie powalczymy, przynajmniej teraz. No, a tak czasem rzucam okiem oczywiście na czat i cieszy mnie, że też taki odbiór z tej ligi akademickiej, że ludziom się to podoba. Że tak ktoś słusznie zauważył, to nie są LCS-y, ale o, ale tutaj mamy jednak akcję, musimy do niej się przenieść. Reinicjacja ze strony Alistara, również ultimate odpalone. Ratatatata, czy właściwie o, jest. O nie, co to się stało? Zniknął, Xin Zhao, on gdzieś zniknął, nie ma gościa. Ten flash ściana, ale to jest najtrudniejsza ściana do przeflashowania w League of Legends, więc to się może wydarzyć. Tak, niestety, każdy, tyle krwi, oho.
to chyba będzie koniec. No, jeszcze fenomenalnie użyty tutaj Deathmark, żeby uniknąć tego kataklizmu. Uda się zabić Lulu, co prawda za cenę własnego życia, ale lepszego zagrania to nie można było zrobić. Tuters! Za panem wszystko sobie magister nie daje na niższych szans, a więcej Wikopel również znajduje się w dużych tarapatach. Pamiętajmy, że tutaj będzie miał miejsce ten refundacja many chyba. Tak jest, tutaj chyba gra tą runę. Też w razie czego miał stopwatcha, więc mógł tutaj sobie spokojnie dive'ować. Ale chyba tej runy nie ma. Mam wrażenie, że za mało many mu zostało po tym wszystkim. Nie jestem pewny. Tak czy inaczej, no... Na początku wyglądała ta akcja całkiem fajnie dla Warszawy, ale potem szybko się to odwróciło. To też pytanie właśnie, czy warto było Zedem przejdować swoje życie za Lulu, który miał 0-2. Wydaje mi się, że nie za bardzo. Ale okej. Okay. Gold wyrównany. To dziwne, tak naprawdę. Bo jednak wydawało mi się, że tutaj powinno to sprawniej iść, ale są problemy. Jest Red Avengers, jest zonie już dla Kasadina 2. Konkretne przedmioty, 20 sensów przewagi i 500 golda straty tylko. Więc niby na początku wyglądało to naprawdę mega dobrze od Zeda. I ma niby to 4-1. Pytanie, co się stanie na następne 10 minut, bo ono będą mega, mega ważne. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że stanie się mimo wszystko bardzo, bardzo dużo. Będą ciekawe akcje. Co prawda teraz widzimy, że jest brany Rift Herald dla tyranozaurów, no i będą musieli tutaj wykombinować, jak tego Heralda skutecznie i dobrze użyć przeciwko oczywiście swoim przeciwnikom. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie okupowany troszkę środek, Rumble na dole, Smok czeka na wizytę, ale zobaczymy, czy ktoś się do niego skusi. Tak, to już jest drugi. Kolejny również bardzo cenny smok. Także to spotkanie nam się podkręca. Tu Vers decyduje się na sprawdzenie wszystkiego własną twarzą, a teammate utrzymuje go przy życiu. Jeszcze wykorzystuje Lulu, żeby próbować ucieczki. Nadchodzi również Maciek. No, Equalizer zagrany, ale chyba mimo wszystko krowa nam tutaj wyparuje. Flash zagrany. Maciek ciągle ucieka, uciszony. Teraz używa oczywiście swojego Scrap Shieldu. No i zamknięty w kataklizmie. Oddarzy cię magister z trzecim zabójstwem. Pytanie, czy się powinien tam podchodzić. Moment, jeszcze tutaj Crasher, Hersher. Ło! Co to były za obrażenia? Zabójca. Co to było? Za bardzo się na górnej alei. O! Mimo wszystko tutaj dobre zagranie od Tutersa wytrzymał na tyle długo, że został ten pierwszy inhibitor na górze odsunięty. Także nie turety. Było to na marne. Dwa turety najprawdopodobniej będą. Trzy chyba nawet. Także... Jeszcze ten na midzie, wow. Okay. No, czyli w sumie trzy turety. Bardzo dobre zagranie. Naprawdę bardzo, bardzo tutaj przytomnie się zachowali gracze tyranozaurów i no, mówię, no kupili naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Minion. I dzięki temu tak, i minion for the win. Trzy wieże zostały zniszczone. To było jak w Helmowym Jarze, ten ork, który jak doskoczył i rzucił, rozwalił ten mur, nie, zewnętrzny. Dokładnie to samo. I tak umrę, co mi to szkodzi. Gdzie był Legolas, no? Tak, nie było, no niestety. No zobaczmy, co tutaj dalej się będzie działo, bo za minutę i 15 sekund dosłownie będzie Baron i to też, myślę, będzie dobry kąsek dla obydwu zespołów. Natomiast ten smok cały czas czeka. On cały czas tam czeka na wizytę. Zobaczymy, kto pierwszy się na niego zdecyduje, czy będą to tyranozaury, no bo na razie, jak widzimy, wizja od nich stawiana w okolicy właśnie smoka. No i Hersher próbuje wyczyścić tutaj wizję na rzece i wokół Barona. Zobaczymy, co to przyniesie. Na razie przeciwnicy no, też się zbierają w okolicy tego Drake'a, no ale to właśnie tyranozaury rozpoczynają walkę ze smokiem. Pytanie, czy przeciwnik będzie chciał zareagować, bo na razie się na to nie zanosi. Oddają. Nie chcę walczyć Mountaina. Następny również będzie Mountain. Za 6 minut. Okej. Ciekawe, Mati jest cały level do przodu. Jeśli chodzi o dżunglę. Zadziwiające. Też to, że Kasadin cały czas utrzymuje przewagę w farbie. To jest godne podziwu. Tak, no i jeszcze tutaj... ta gra przetrwa do tej 30 minuty, no co Twitch plus Kasadin będą mega mocni w tej grze. I wydaje mi się, że tutaj trochę za mało robi lewa strona. Zed. Zaraz się przekonamy, może teraz? O, Rumble złapany, to będzie Equalizer zagrany. W ramach rozpaczy de facto magister przeżyje bez większego problemu. No i nam wylądował Rumble jeszcze po tym wystrzale z maszyny. No ale zobaczmy, co robi reszta zespołu z Warszawy. Byłem przepuszczać środkową alejkę. Podrzucony teraz Mati, Marek. Zobaczmy, jest kataklizm, zamknięci we dwójkę. Tutaj zawodnicy z niebieskiego. Totalna masakra, ale Dudekowski
strzela za Friko, nikt nawet go nie dotknął. Esport przez zagrany. O, kropek! Skok do przodu, skok do tyłu! Jednak to będzie double kill dla Dotkewskiego. Jest użyta niewidzialność, przyspieszenie tu pozwoli dogonić również uciekającego Bambino. Niemniej jednak nie decyduje się na atak. No i jednak mamy sytuację 3-2. Oczywiście liczę tutaj jeszcze przez chwilę martwego. Za każdym razem, jak patrzę na nick myśliciela, to mi się kojarzy Maciek przez te trójki. Właśnie, ale tak się zastanawiam, dlaczego Maciek? Ale no, też na M. Ale w sumie wykopek jest na W, tak samo jak Ulek. To samo też zrobił w tym teamfajcie. Tylko no właśnie, skakanie za Lulu. No i było chyba najlepszym wyborem jednak, który dla Lulu ma globalnego tamta. Ona wygląda trochę jak Timo, rozumiesz? W sumie, okej, okay, dobra. No coś w tym może być. Adam Małysz, to też dobre porównanie. No i co, chwila ciszy i spokoju, Baron już jest. Także teraz trzeba w okolicy Barona spróbować może tutaj coś rozegrać i zobaczmy. Atak Alistara w tym momencie na Lulu, Lulu zniknie. Wchodzi w to wszystko jeszcze Herscher, kolejny frag dla tego Zeda. 7-1-2. Global Taunt działa. Global Taunt, tak jak mówiliście, na pewno działa, ale teraz Mati w opałach. Trzeba będzie uciekać, ale czy zdąży Flash? Jest jeszcze spowolnienie i wchodzi to w to wszystko po raz kolejny Herscher. I tak jak mówisz, Nashor 100%. No, dwie osoby nie żyją w tym dżungler. To trzeba wymusić tego Nashora, trzeba wymusić ewentualny błąd i próbę wejścia do Nashor Pita, ale widzimy, że muszą oddać, nie będą się tutaj próbowali o to bić. Także szybki Baron w miarę, no i czekamy. Ale tego potrzebowali, to jest idealne zagranie dla nich tak naprawdę, 22 minuta i ta kompozycja, mówiłem, że zaczyna coś tak opadać, ale teraz znaleźli te dwa zabójstwa, tak naprawdę bardzo losowo. Było dziwne, że Vecfer tak się wypuszcza solo. No nie powinieneś wardować raczej bez żadnej obstawy po prostu. Zwłaszcza, że cię fokusują w każdym teamfightie. Dokładnie, nie masz summoneru, więc jesteś bardzo tym celem, a w tej minucie, gdy przeciwnik jest troszkę do przodu, no masz Zeda, który miał 7-1 wtedy. No nie możesz sobie pozwolić na takie wejście. Po prostu za każdym razem cię, jeśli cię znajdzie, to cię po prostu zabije. A jeśli cię zabije, to może być właśnie to podejście pod Nashora i to się wydarzyło. Więc bardzo niefortunnie dla drużyny z Krakowa. A teraz coś na czacie dopiero zwrócił moją uwagę na to, że agenci grają ze skinem do Xin Zhao, agent Xin Zhao, nie? Rzeczywiście, taki potencjał był. No ale, a nie, przepraszam, Xin Zhao jest po stronie tyranozaurów, no ale... W poprzednim meczu był oczywiście tak, agent Xin Zhao, teraz jest Viscera Xin Zhao, no tak. No ale tak czy inaczej, ten flaszujący Xin Zhao to jest po prostu... epitafium, które powinno być wypisane na grobku ewentualnie tej ekipy po prawej stronie, jeżeli uda im się to przegrać. Mówię specjalnie uda im się przegrać, bo zaznaczaliście oboje, że jednak Twitch, że jednak Kasady, no to jest przepis na late game, prawda? Tutaj wystarczy się utrzymać i zespół rywali, no nie ma jakiegoś super mega potencjału w późniejszej fazie gry. Poza może Ramblem i Tristaną. No, tych stanowych też potrafi dużo zrobić, tylko widzisz, jeśli... pauza. Jeśli w 24 minucie stracisz inhibitor, no to ten early game nie został aż tak dobrze zagrany, prawda, jakby mógł. Nie przytrzymałeś na spokojnie, bo jeśli do 30 minuty nie tracisz inhibitoru, a i Nashora, to jesteś git, jeśli masz Twitcha i Kasadina. Ale w tej sytuacji nie jest aż tak świetnie, zero. Pauza nam się zawiesiła? No, będziemy musieli się na pewno dosynchronizować z pewnością. Ale jeszcze ten dźwięk od tego, się git zrobił, no. Znaczy, no to tylko... Zapętliło nam się. Tylko dźwięk się po prostu zapętlił. Okej, okay, dobra. Mamy... Tak, musimy przez chwilę przypauzować, żeby uniknąć lagów. Czy tam była pauza? No zakładam, że tutaj po prostu był problem z internetem. Niektórzy zawodnicy mają tutaj problem. Czasami muszą restartować router i tak dalej. No wiadomo, w akademikach różnego rodzaju są sytuacje techniczne i... Trzeba to brać pod uwagę. Wiemy na pewno, że udało się ostatecznie zburzyć wieżę inhibitorową na midzie, akurat w momencie, w którym za chwilę rozpoczniemy to dalsze starcie. No i myślę, że możemy ruszać. I pytanie, co dalej? Czy idziesz po ten inhibitor? Możesz próbować, chociaż na dolnej alei jest strasznie duża fala, którą można wykorzystać, ale jednak po inhibitor. Tylko teraz, co dalej? A to jest inhibitor na górze jeszcze zniszczony, znaczy otwarty. Za pomocą jeszcze wcześniejszego pushu, wow. No to... tak, bo przecież tam był Xin Zhao. Tak jest? No tak, tam był przede wszystkim ten Rift Herald jeszcze, Herald. Tak, który pomógł naprawdę bardzo mocno. Nie ma tam fali, bo nie ma minionów, więc jest duże ryzyko. Żałuję, że właśnie tutaj nie zasłali kogoś na dolną aleję, bo tam była przeogromna fala, którą można było ładnie wykorzystać. Teraz dopiero Zed trochę spóźniony tam schodzi. A chcieli zaryzykować.
A, tam w ogóle też mógł Syzao, tak się ukrył pod ZD-em. Okej, okay, we dwójkę, za rączkę poszli sobie, okej. Okay. No i co, mamy 8 wież zniszczonych w tym momencie przez tyranozaury, także oni... No już powiedzmy, że troszeczkę zdominowali tą rozgrywkę i będą chcieli do tej 30 minuty, myślę, zakończyć. No ale czy to się uda? No, trzeba zobaczyć, co agenci będą w stanie zrobić, żeby do tego nie doszło. Także zobaczmy, co się będzie działo, bo już w tym momencie tyranozaury podążają w stronę górnego inhibitora. No i pytanie, czy tu będzie jakaś walka? Czy ten inhibitor zostanie oddany? Zamieszanie Twitch tutaj się na chwilę nam schował. No i zobaczmy, czy będzie tutaj jakaś walka. Na razie inhibitor zostaje zniszczony. Agenci nie podejmują... Nie czuli się wystarczająco pewni siebie, a to może być błąd, bo... Oni, był taki etap, gdzie ekipa czerwona miała mecz w garści. W sensie troszkę dyktowała warunki rozgrywki, bo magister robił co chciał. Nie było na to za bardzo odpowiedzi. Zed nie mógł znaleźć dobrego momentu, żeby zaatakować rywali. A tu proszę, no udało mi się jeden, drugi teamfight wygrać. Udało się wziąć Barona i nagle sytuacja nam się odwróciła. Także jest potencjał, żeby zrobić jeden na jeden, jeden do jednego wciąż. Tak, tutaj nie ma co chyba skreślać agentów, chociaż pytanie, czy ten wave clear nie jest za mały, jednak są dwa inhibitory zniszczone, prawda? Bo teraz jest jedno zadanie dla niebieskiej drużyny, po prostu pójść na bota i się siege'ować. Ten siege nie jest aż taki świetny, no nie oszukujmy się, Kasadin, Tarvan, Shen, to nie jest dobry wave clear i ciężko będzie to już wrócić, więc... Ta kompozycja była mega dobra, tylko no niestety no plan na grę nie wyszedł. Nie wytrzymali do tej 25-30 minuty bez ogromnej straty. Nasz w 22 minucie jednak, no. I to, że masz inhibitor otworzony chyba w 15 minucie, to też nie jest dobre. Niestety. No tak. No nic, zobaczmy, co się będzie działo, bo tak to tyranozaury chcą jednak tą dolną alejkę przepchnąć. Chociaż teraz Herscher atakowany przez magistra, cały czas magister podąża, będzie Stand United zagrany, no i Herscher trzeba uciekać, jest flash za flash, no i zobaczmy, Deathmark zagrany w magistra, ale magister spokojnie tutaj odpowiada jeszcze, była Zonia zagrana, żeby nie dać się zabić, no i zobaczmy, a w międzyczasie w bazie. Tak, a w międzyczasie w bazie została zabrany inhibitor, no i zobaczmy, Jarvan skacze w lewo, w prawo, do góry, w dół, ale to nic w sumie nie dało, bo tyranozaury podążają już, wydaje mi się, po zwycięstwo. Co prawda, ale zabili Herschera. Tak, Kasatin w międzyczasie upolował wreszcie tego Zeda, no ale widzimy, że to najprawdopodobniej nic nie zmieni, bo wie, że przy Nexusie zostają zniszczone wykopek, tutaj osamotniony sobie spokojnie strzela w tego Nexusa i tyranozaury najprawdopodobniej zwyciężą 2 do 0 nad agentami i zajmą trzecie miejsce w naszej lidze akademickiej. Cóż za gierki, obydwie w wykonaniu tych dwóch drużyn. Tak jest, doskonale tyranozaury tutaj wyczaiły okazję, że jednak mają ten moment. Teraz albo nigdy, jeżeli nie skończyliby tego meczu w tym momencie, o czym zresztą rozmawialiśmy jeszcze przed meczem, to prawdopodobnie ostatecznie udałoby się agentom tutaj odkuć i z pomocą Twitcha, z pomocą Kasadina może byliby w stanie to wygrać, ale tutaj jednak bardzo zdecydowane 3 takie silne ataki przypuszczone na pozycję właśnie ekipy z Krakowa uniemożliwiły ten powrót. Także brawo, gratulacje. Tyranozaury odnoszą zwycięstwo. Ekipa z Politechniki Krakowskiej kończy na... Przepraszam, z Akademii Górniczo-Hutniczej kończy przygodę z Ligą Akademicką na 4. miejscu. A my niedługo przeniesiemy się do wielkiego finału. Może w finale się Kraków popisze. Tak. Znaczy... Można przegrać bitwę, ale chcemy wygrać wojnę. No, tak. Tak, tutaj jest oczywiście obiektywnie za Krakowem. Ale za chwilę oczywiście. A wielki finał, to czy będzie się działo? Tak jest. Ale no, ten mecz o trzecie miejsce całkiem ciekawy, tylko wydawało mi się, że będzie jednak. Będą dłuższe te mecze. Zwłaszcza pierwszy, nie? No tak się zapowiada, 15 minut bez wieży, gdzie średnio nawet w 7 minucie padały po 2 turety momentami w niektórych spotkaniach. W ogóle rekord Ligi Akademickiej, ale się teraz nie mylę, to chyba było 14 minut kilkadziesiąt sekund. Okej, okay, nawet jest to, że tak, to jest rezerwał to. Godne chodziło. W rozgrywce grupowej na pewno zrobili ten rekord inżynierzy, tylko teraz właśnie niestety nie pamiętam na kogo. To było właśnie niespełna 15 minut i jakby cały ten mecz PO3 zakończył się w 34 minuty, więc to był absolutny rekord pierwszego sezonu, więc także no pozamiatali. Jeszcze jest była trójka, jeszcze może być pobity. Tak jest. Jeszcze w finale mogą pobić, także spokojnie. No zobaczymy, no wszystko się okaże, no miejmy nadzieję, że finał mimo wszystko nie będzie jednostronny, że będzie dało się
tutaj obejrzeć kawałek dobrego akademickiego LoL'a. Wykopek tutaj twierdzi na czacie, że to przecież VAT zrobi ten rekord, a nie inżynierzy. Nie, wydaje mi się, że inżynierzy. Niżej 15. Też mi się wydawało, że inżynierzy, chociaż z drugiej strony zawodnik by pamiętał. Takie rzeczy się pamięta. W sumie. W każdym razie teraz przypomniałem, że przecież ten finał to dla mnie, jeżeli chodzi o kibicowanie, nie jest taki oczywisty z jednej strony Kraków, ale z drugiej strony Wrocław bliżej z Opola, bo z Opola oryginalnie jestem, jedna rzecz, a druga rzecz, z Bydwolfem mam się przyjemność się znać też osobiście i tak głupio byłoby nie kibicować koledze, także no zobaczymy, ej, no, dzięki za będę obiektywny, ja chcę, żeby oba zespoły wygrały, ale tak się niestety nie da, także to, kto by nie wygrał, się będę czuł zwycięzcą. No cóż, zobaczymy. Ciekawe jestem właśnie, czy w finale zobaczymy trzy mapy. Jak myślicie? No właśnie, jestem ciekaw, bo oczywiście ja jestem za tym, żeby zawsze były trzy mapy, bo wtedy lepiej się to wszystko ogląda. Natomiast jak to wyjdzie, no to tak naprawdę zależy już tylko i wyłącznie od graczy. Ja bym chciał zobaczyć osobiście trzy mapy w wielkim finale i to jeszcze naprawdę takie wyrównane, bo to, nie wiem, 40 minut chociażby. Ja jestem za. No zobaczymy. W ogóle też jestem ciekawy, co sądzisz o tym botlane, Damianie, czyli Diablo z krykietem na dole, gdzie Diablo oczywiście na roli wspierającego. Występowali w tym składzie na EAMPach, chyba nie zmieniono, ale ewentualnie tam jedna osoba inna grała, ale nie jestem pewny. Czy Diablo szczególnie przerzucił na supporta, czy to tak tylko... Na czas Ligi Akademickiej po prostu, też ze względu na to, że Mafoski no, nie ma możliwości grać z domu. Chociaż wydaje mi się, że pojawił się na EAMPach właśnie. Grał jako na EAMPach akurat. Także inaczej, no, ciekawa sprawa. Póki co radził sobie całkiem fajnie, ale z drugiej strony oczywiście ekipa z Krakowa też pokazała niejednokrotnie, że znaczy druga ekipa z Krakowa paradoksalnie będzie bardziej pierwsza niż druga względem agentów obecnie. To Krzysiu pisze, że zamiast niego grał Mofowski na EAMPach, także... A właśnie. A, ale też w roli supporta. No. Także Diablosa chyba nie grał. No ale nic, no zobaczymy. No, wiadomo jak to jest. Jak jest AD Carry, to on wie co ma robić jako support po prostu. Tak. To jest taka linia, gdzie orientujesz się co masz za zdanie robić, prawda? Czyli łatwo się przebranżować po prostu. A tak, wywiad z Go i wywiad z Ikantkiem. Tutaj poszła informacja na czacie. To w sumie może by było spróbować Ikantka ściągnąć. To sobie tutaj gracze się zbierają z tego co widzimy, więc w sumie tak, da się radę. Także jak damy radę, to myślę, że możemy go spokojnie tutaj zaprosić i chwilę porozmawiać o tych jakże ciekawych wyborach, które są dokonywane. Mam nadzieję, że nie pouciekał jakoś specjalnie. Nie wiem, czy ja go mam w grupie. Nie, chyba nie mam. Akurat Ikantka. No niestety nie, na liście znajomych nie mam. Może jest na czacie. Może jest... Albo, o, Hachiman powinien mieć kontakt do Ikantka z pewnością. No dobra, to weź ewentualnie poszukaj, a... Ja oczywiście tutaj chciałem tylko zaznaczyć, że mimo tego, że to jest już praktycznie koniec naszego pierwszego sezonu, bo przed nami wielki, wielki finał, to drugi sezon będzie ogłoszony wraz z dwoma dodatkowymi grami. Także nie będzie tylko League of Legends, rozwijamy się, idziemy do przodu. Dwie kolejne gry do drugiego sezonu zostaną dorzucone, dołączone. Także jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w drugim sezonie Ligi Akademickiej, w drugiej połowie stycznia będą już pokazane informacje. Także śledźcie stronę Ligi Akademickiej, fanpage'a Ligi Akademickiej i zapisujcie się, bierzcie udział, czytajcie co się będzie działo, bo naprawdę będzie dużo dobrego. I myślę, że Marcin tutaj też, jeżeli jest na czacie, na pewno coś wam na ten temat będzie mógł napisać, także serdecznie zapraszam. A w międzyczasie również jeszcze przez ten cały okres dzisiejszy, tak samo jak i wczorajszy, tych wszystkich meczy, które tutaj są rozgrywane, cały czas jest konkurs na kubek, bluzę i różne inne fajne gadżety od firmy Aurus, naszego głównego sponsora i partnera, któremu oczywiście dziękujemy za wsparcie. I myślę, że takie fajne gadżeciki, jeżeli chcecie wygrać, to też trzeba śledzić to, co się tutaj dzieje, wchodzić na stronkę i brać udział w konkursie. Także to też, myślę, będzie ciekawe dla was tutaj oglądających. O, mamy Ikantka na czacie, więc chyba jeszcze oczekując na rozpoczęcie kolejnego starcia, pozwolę sobie go zaprosić na TeamSpeaka, tak będzie na pewno wygodniej. O, to będzie wymagało napisania prywatnej wiadomości, żeby nagle nie było całej armii ludzi.
No nic, to tego szukaj, a my zobaczmy, czy tutaj już się ludzie zbierają. Na razie jeszcze dwóch osób brakuje. No ciekawi mnie, jak ten finał przebiegnie, no bo zarówno smoki, jak i inżynierzy bardzo dużo fajnych tutaj spotkań przeprowadzili. Dużo ciekawych rzeczy było tutaj przez nich pokazywanych. Zagrywki naprawdę na wysokim poziomie. Także tak jak mówiłem wcześniej, podejrzewam, że będzie 2-1. Nie wiem dla kogo, bo nie chcę na razie tutaj prorokować, ale będzie myślę, że 2-1, bo naprawdę poziom, jaki reprezentują obydwie drużyny, jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Tak, mamy Ikantka, także zaprosimy go za sekundę. Witamy serdecznie trenera, agentów. No i cóż, pierwsze pytanie. Tak jest bardzo nie ciężko jest do przewidzenia. Do przewidzenia, ale co się stało? Co się stało? Wiesz co, we wczorajszym meczu mieliśmy bardzo duży problem na linii komunikacyjnej i dlatego to wyszło tak, jak wyszło. A trochę też nie spełnialiśmy naszego game planu, taki jaki mieliśmy tam założony, to jeżeli chodzi o ten wczorajszy mecz. A tam mieliśmy nie grać agresywnie do szóstki, po szóstce mieliśmy lepszą kompozycję i tak dalej, a dzisiaj znowu sprawa wyglądała tak, że u nas na subie musiał zagrać nasz menedżer. Chłopak z Platyny i no niestety sprawa wyglądała tak, że gubiliśmy się na mapie, wiadomo, to było widać na rotacjach totalnie i byliśmy wyłapywani pojedynczo, a przeciwnicy z tego obiektywy brali raz za razem, nie? Rozumiem. A też jestem ciekawy, bo to mnie nurtuje i to mnie i Mańka nurtowało wczoraj to pytanie, czyli oczywiście ten Sion na supporcie, a dzisiejsze pytanie o Zaire, to już chyba wszystko. O Zaire, no. Teraz powiedz nam, jaki był pomysł stojący za tymi dwiema postaciami? Okej, jeżeli chodzi o Siona, to ogólnie ja budując drafty zawsze stawiam zawodnikom opcję, mówię mniej więcej czego potrzebujemy, że na przykład fajnie by było mieć tanka, który będzie miał jakiś engage i zawodnicy proponują jakieś swoje piki, tak? Albo ja proponuję jakieś 3 piki, oni dorzucają od siebie. Więc jeżeli zawodnicy, którzy tak naprawdę oni znają matchupy, bo oni zawsze będą wiedzieli lepiej, jak wygląda dany matchup, jak on jest rozgrywany, jeżeli ktoś mi powie, że na przykład widzisz, że tutaj jest Sion jest grany, ja nie mogę się jakby kłócić z tym, bo to oni wiedzą lepiej, jak wygląda ten matchup, nie? Przynajmniej tak na tym lepszym poziomie. Więc ja mówię, okej, weźmy sobie w takim razie tego Siona. I sprawa wygląda tak, że jeżeli chodzi o tą Zyrę, to znowu była taka sytuacja, że jeszcze wcześniej magister mówi do mnie, że Zyra, że grał ostatnio Zyrą, że Zyra może wrócić do mety i że jeżeli będziemy grali wokół teamfightów, to będzie bardzo dobrze wyglądało. I kompozycja jakby była zbudowana tam pod te teamfighty i rzeczywiście mieliśmy te teamfighty bardzo, bardzo silne, nie? Więc problem był taki, że dawaliśmy się wyłapywać w tamtej grze i nie mieliśmy nawet opcji. Na przykład tamtą grę przegrał nam ten Baron głównie, gdzie Korszak wyszedł troszeczkę za daleko na podsajdzie, zginął, Zyra musiała pójść, poszedł od razu Rush Barona, nie mieliśmy Zyry, która jako jedyna jakby była takim pikiem, który mógł przerwać tego Barona, w ogóle zastopować przed robieniem go, nie? Tak jest. No ma to sens, no, faktycznie w teamfightach to zresztą tak, Damian mówił. Pod teamfighty była ta kompozycja bardzo dobra, tylko no właśnie cały czas tam was rozgrywali na speedu po prostu, nie? No też... tak było. No tylko... jakby my musieliśmy forsować z tego, żeby robić coś pod split, już mieliśmy też game plan, żeby bardziej się skupić junglerem wokół topside'u i wokół mida, ale to też nam średnio wychodziło, więc no dlatego tak wyglądało. Bo jeżeli byśmy zniwelowali tego Jace'a, tam gdyby też trochę lepiej był rozegrany ten matchup, to myślę, że by było no naprawdę dobrze dla nas, nie? W sensie to by dobrze wyglądało, a no niestety wyszło jak wyszło, przeciwnicy okazali się lepsi, nie? Maniek, Damian, macie jeszcze jakieś pytania? Bo powoli widzę, że zawodnicy też się zbierają. Ja mam... Chyba wszystko wiemy. Ja mam pytanie a propos już tutaj troszeczkę powiedzmy z innej strony, czyli pytanie o finał tak naprawdę. Kto według ciebie, powiedz, wygra? Czy to będą smoki czy inżynierzy? Kto według ciebie bardziej by tutaj pasował na zwycięstwo? Wiadomo, że chciałbym, żeby wygrała drużyna, która wygrała z nami oczywiście finał, ale wydaje mi się jednak, że inżynierzy nie dadzą szans smokom. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chłopaki też nie macie pytań, to bardzo ci i Kantek dziękujemy, bo tutaj już zawodnicy się palą, że tak powiem, do grania. Troszeczkę ich wstrzymujemy i mamy nadzieję, że... Bo to smoki. Zobaczymy, to smoki, co tu się będzie działo. Okej, dobra, to tak. Także my jesteśmy... Dzięki. Smoki i inżynierzy przed nami. Szlagier wieczoru. Znaczy, na który wszyscy czekali. Ja na pewno, bo to jest...
Taki mecz, gdzie nie wiem komu kibicować, jak już wspomniałem. Po obu stronach są pewne argumenty, które trzymają za tym, żeby właśnie im kibicować. I od razu uprzedzam pytania. Ten Seedver na midzie to nie jest Seedver. To jest po prostu konto, które ktoś ma na Eunę, bo nie grywa na Eunę. Nie każdy ma tyle czasu, żeby zlevelować i podciągać konta na obu serwerach, a wiadomo, że West uchodzi wciąż za ten taki reprezentujący wyższy poziom. Rzeczywiście jest to prawda, ale na tych wyższych ligach raczej. Tak, nie? Jest, jak przecież tam jest wyżej, to rzeczywiście jest różnica. No, na przykład tam między Masterem tutaj a tutaj no jest jednak różnica, prawda? Tak. Ale gdzieś tam do jakiegoś średniego diamentu, może bym powiedział, jest pewnie tak samo, niemalże. Tylko, że no, na Westie po angielsku bardziej gadają, czy też wyzywają, a na ich po polsku po prostu, więc tak to działa. A mam już drafta. No, my jesteśmy już oczywiście w pikach i banach. Kalista jako pierwszy ban, to powiem szczerze, troszeczkę jestem zdziwiony. To ban w krykietu. No, Kalista jest... Kalistę banujesz zawsze wtedy, kiedy wiesz, że gościu potrafi grać Kalistą po prostu, bo ogólnie ona jest... To jest taka postać, że no ktoś musi w nią po prostu dużo pograć. To nie jest taka Tristana, która za każdym razem, każdy jak gdyby AD Carry ją ogarnia. To Kalistą trzeba dużo dobrego potrafić po prostu. Tak, chociaż Krykiet grał wczoraj tą Kalistą i przyznam szczerze, że to był ten jeden mecz, który akurat tutaj Wrocławianie przegrali. No wiem, ja ostatnio jakoś tej sezonie nie jestem fanem Kalisty. Ja też kompletnie, jakoś totalnie mi się nie podoba. Nie wiem, Maniek, masz jakie odczucia, bo też miałeś okazję oglądać. Znaczy, no właśnie ta Kalista jakoś nie za bardzo tu współgrała i parę osób nią próbowało. Zdarzało się, że no, w kluczowych momentach naprawdę dawała radę, ale jednak no... Mimo wszystko nie do końca spisywała się tak, jak by tego chcieli zawodnicy i wydaje mi się, że no, można było wziąć inną, troszeczkę bezpieczniejszą postać, niż tutaj właśnie próbować pocić się ponad wszystko, żeby tą Kalistą coś ugrać. No niestety Kalista z reguły nie wygrywała, nie była wśród tych postaci, które w tej drużynie, która wygrywała gry. Tutaj padło pytanie od Awena na czacie. Tutaj jedyny taki nick niespotykany, powiedzmy, no to zero, no to właśnie jest Krykiet. Reszta nicków jest w zasadzie taka zgodna z prawdą, czyli Bedwolf to Bedwolf. Niestety nie, już ci mówię dokładnie, bo tutaj już chłopaki tak, mnie... Tak, Krzysztof to z Diablo, ale to też... Mnie nie, też no. Poprosili. No wiadomo, Bedwolf to Bedwolf, tutaj akurat nie ma żadnej zmiany. Parowóz Natomiast Tomek. Parowóz Tomek to jest ogier Haku. Aha. Mit to jest Zax. Na ADC mamy Krykieta, no i oczywiście Krzysztof to jest Diablos. Także jak da radę, to żeby po prostu mówić z tymi prawidłowymi nickami. Wiem, że to trochę będzie problem, no bo nasi widzowie będą oglądali, no tutaj jest zero, no to zero. No nie, to nie jest zero, tylko Krykiet, więc my też musimy się jakoś tutaj postarać, żeby to oddać sprawiedliwość zawodnikom. Tak, to jest zawsze dla nich istotne. Znaczy, mnie to zawsze dziwi właśnie, że zawodnicy, którzy wiesz, grają jakieś turnieje, nie mają ników takich, jakie rzeczywiście mają. Tylko może jakieś... są zajęte czasami, to prawda, ale z drugiej strony można dodać takiego. No to bywa czasami problematyczne. No, wiesz, jednak jak bierzesz udział w turnieju, to chcesz, żebyś miał tą swoją markę do swojego niku, prawda? Tak, wielu zawodników... Że zawodnicy o to nie dbają po prostu. Niektórzy o to nie dbają, bo nie zdają sobie sprawy z wagi tego. Swoją drogą będzie... Aha, nie, już miałem mówić, że może być... Chociaż to może być flex, bo uwaga! Theory Crafting. To może być karma na topie, ksera na supporcie i wtedy na mida bierzemy coś jeszcze innego. Tak jest. Może być, tylko strasznie dużo magicznych obrażeń już ma taką pozycję. To swoją drogą. To jest ciekawe. Automatyczne. I wybrany to jest Malzahar, przepraszam bardzo. W połączeniu z Jasna, Jarvanem oraz Alistarem. Ale miałem właśnie anegdotę dotyczącą tego dbania o swoje niki. Miałem okazję komentować Lana dwa lata temu na Darzynie. I był taki świetny playser robił jeden z ADC-ery i po prostu super to wyglądało. I miał jakiś taki dziwny nick. Cały czas go mówiliśmy o tym niku. I po całym turnieju podchodzi do mnie gość i tak mówi: cześć, to przedstawiam nick. No, to jest straszna klapa, bo zapomniałem tego nicka ponownie. Ale wytłumaczę mi, że jest byłym mistrzem Polski, czy tam wicemistrzem Polski, mistrzem z Polski i jestem mistrzem Polski. Nie pamiętam, z którego sezonu, chyba 11 albo 12. Okay. I że czy mógłbym czytać po nicku? Tak, jasne, jasne. Po czym odchodzi, zagadałem się z kimś i znowu zapomniałem tego nicku. I wtedy to już jest problem, prawda? Ojej. Także, ale z drugiej strony faktycznie, no, albo niki, albo serwer turniejowy i możliwość ustawienia sobie dowolnego nicka, jaki się podoba, jest no, bardzo przydatne. Nie? A też warto uświadamiać zawodników o tym, że warto dbać o swoją markę i żeby jednak dbać o to, żeby ich nickname był rozpoznawany. Tak, dokładnie.
Tak, oczywiście, żeby to oni czuli się też przy okazji rozpoznawalni, a nie, że gdzieś są schowani i widownia, która to ogląda, ona potem troszeczkę jakby błądzi, tak? No bo tu jest co innego napisane, komentatorzy mówią co innego i teraz oni też nie do końca wiedzą, a zapamiętać nie jest wcale tak łatwo, jeżeli jest kilka ników, czy tam na przykład obydwie drużyny jakby miały zupełnie inne niki, a komentatorzy mówią zupełnie co innego, więc po pierwsze mieszamy informacje i ten widz troszeczkę się źle czuje w tym momencie, tak? No bo tu jest napisane, no tak jak właśnie na przykładzie chłopaków tutaj z inżynierów, jest napisane 0, no to widz widzi, że 0, a my mówimy, że krykiet. To 0 czy krykiet, no właśnie. Najgorszy to był zawodnik o niku Vi w LCS-ach. Ile razy ja się naczytałem hejtu z czatu, tutaj nie jest Vi, przecież on gra kimś innym. No. Tak, no właśnie dlatego lepiej tego uniknąć, bo to są później przez to niestety problemy. No ale wracając do naszego finału, aha, no tak. kończą się piki. Karma na topie. Nie, no karma. Wiedziałem. Okay. Ale nie zgadzam supporta. Support będzie Lulu, a Xerath pozostanie na środkowej alejce. W ogóle Twitch i Lulu ponownie. Oj tak. Rozegrany, co warto zaznaczyć. Pytanie co w karmę? Okej. Czyli celujesz przegranie linii, no bo tankowa ta karma bije tanków. Tak. Ale no wiadomo, no, taka pozycja polega na mocnym frontlane'ie, no i Vayne, czyli Cricket, musi tutaj po prostu wykorować. I w sumie jest w stanie tak naprawdę, bo nie ma jakiegoś takiego super hard CC na tą Vayne. Ciężko będzie ją powstrzymać. I zanim taki Twitch się przebije przez trzech tanków, to zajmie bardzo dużo czasu, podczas gdy Vayne w miarę szybko się rozprawi z Karmą, Sejuani, tam Lulu czy Zeratem. Mm-hmm. Więc kompozycja to jest z Wrocławia. Ciekawa, ale w głównej mierze chyba dlatego, że jestem świadom, jak dobry jest Cricket po prostu. Dlatego tak. Tutaj za faworytów ich rzeczywiście mam. On to zresztą pokazywał niejednokrotnie. Bedwolf też przecież zawodnik o ogromnym doświadczeniu. Tak, chociaż tak jak mówisz, naprzeciwko karmie nawet doświadczenie może nie pomóc. No tutaj linia jest z góry raczej przesądzona na górnej alejce, no bo to jest karma. Ale... Ja nienawidzę gościa, który wymyślił ten pik. Taki gość na łeście, co ma Challengera, właśnie bił tą karmą. Więc no, on to jakoś rozprowadził. No i grają tu rzeczywiście. No i w tanków jest to... Mega, mega mocne. Mega irytujące. Ale ta kompozycja i tak nie jest zła. No i pytanie właśnie, czy Cricket aż tyle po prostu jest w stanie wziąć na swoje plecy. Bo tutaj on jest głównym damage dealerem. Jest masa CC, jak się przyjrzymy, no. Są knockupy, jest silence. Wszystko jest po prostu po ich stronie. Jest oczywiście suppress od Mazahara. Dzwają wszystko, żeby Vayne po prostu czuła się bezpiecznie i mogła strzelać przez cały dzień. Zobaczymy, czy to się uda, bo myślę, że na pewno smoki nie będą chciały dopuścić do takiej właśnie sytuacji, żeby Cricket tutaj był w stanie wystrzelać jednego po drugim z zawodników właśnie drużyny niebieskiej. Zobaczymy. Patrząc po kompozycji, no ja powiem szczerze, że też obstawiałbym, że inżynierzy mają większą szansę tutaj na wygraną. Natomiast no zobaczymy, jak to wyjdzie. No cały czas musimy się opierać jednak na doświadczeniu zawodnika i podejmowaniu odpowiednich decyzji w zależności od danej sytuacji. Także to wszystko się okaże, jak wejdziemy już na Summoner's Rift i jak gracze się już tutaj rozkręcą i jak będą to po prostu chcieli rozgrywać. Pytanie, czy Ogierhack, czyli tutaj nasz parowóz Tomek, jako Jarvan będzie chciał zaatakować w miarę szybko, drugi, trzeci level na przykład, bo to też będzie miało na pewno znaczenie. Ja od razu mówię, mi się bardziej podoba parowóz Tomek. Tak. Ja będę go nawiązywał. Fenomenalny, tak. Ja tak mówię na niego cały turniej i wydaje mi się, że Nick jest sympatyczny. Tak, jest bardzo dobry. Nie wiem, dlaczego chciałbym się jakoś inaczej nazywać. Bez sensu. No nie? To jest nick, który mógłby mu dodać się rozpoznawalność. W ogóle wyobraź sobie, mistrzem Polski jest parowóz Tomek. Mistrzostwo świata. Piękne. A, no to było dobra, bo w takich RCS-ach parowóz Tomek. O Jezu, chciałbym usłyszeć też amerykańskich angielskich komentatorów. Ale jakby było im ciężko to wypowiedzieć. O no. Oni mieli tak długi czas problem, chociażby nawet z Jankosem. Jankos, jak go czytać. Było kilka takich... smaczko, kiedy też Polaków było trochę więcej w LCS-ach, prawda? Tak jest. Tutaj jeszcze tak a propos kompozycji, zastanawiam się, czy właśnie parowóz Tomek nie powinien jakoś na topa od razu zagrać. Bo jest taka opcja, bo Jarvan ma dużo obrażeń na początku, ma okej, może przytrzymać karmę,
I może wokół tego chcesz zagrać, bo na midzie nic nie zrobisz, raczej, bo to jest Zerat, masz Mazahara, więc niewiele. Chyba, że na tym bocie po prostu próbujesz z Alistarem. Tak. Tam ewentualnie chcesz tą Vayne snowballować, bo w teorii tak to ma działać, nie? Vayne jest najważniejsza, więc powinieneś nią snowballować, więc może właśnie tak zagrasz? No, dużo supportu wypowiada się, że właśnie grając na linii z Vayne, to musisz trochę poświęcić zespół na korzyść twojego AD carry, po to, żeby twój AD carry będący Vayne mógł cię wykarować w late game'ie. Tylko problem, jaki widzę, to taki, że Twitch sam sobie też jest świetnym hyper carry. To racja, jeszcze masz Lulu obok siebie, więc na pewno dużo tutaj to wniesie. Tylko właśnie, no, masz naprawdę dużo tanków, dużo CC, więc spozycjonować się takim Twitchem będzie mega ciężko po prostu. Nawet Malzachar może szybko doflaszować, zerkować go, więc Twitch też będzie musiał zakupić QSS-a. Jest też kolejne pieniądze, które będą na defensywne przedmioty wydane. A najlepsze jest to, że tak mimo wszystko ten QSS de facto przyda się w sumie tylko i wyłącznie na Malzachara, bo wiadomo, Alistar to są podrzucenia, to tutaj dzisiaj za bardzo to nie przyda. Chociaż jest stun. Maokai. To sesji jest, ale on nie trwa aż tak długo. To chyba, z wyjątkiem Ultimate'a. Chyba, że Ultimate'a zabierz na full range, no to wtedy się nie No tak, no ale tutaj raczej starasz się tego uniknąć. Zresztą jako Twitch masz tą przewagę, że wychodzisz z niewidzialności wtedy, kiedy tobie to pasuje na ogół. Dokładnie. Już za chwilę będziemy zaczynać mecz finałowy. Tak, jeszcze chwila. Będziemy tutaj poczekać, aż będziemy też w stanie tutaj zaobserwować to starcie razem z oczywiście Mańkiem. Żeby zsynchronizować. Tak jest. To nie jest niestety prosta sprawa na odległość. Damian na szczęście mieszka blisko, w sensie blisko, bo w Krakowie. Maniek miałby troszeczkę dłuższą drogę do przybycia. Właśnie, a moje pytanie do ciebie też jest takie, bo pytałem cię już o takie ogólne zdanie na temat zespołu biorącego udział w lidze akademickiej, rozmawialiśmy o poszczególnych zawodnikach, ale jestem ciekawy twojego zdania na temat samej idei istnienia właśnie takiej ligi. Czy uważasz, że jest miejsce na taką ligę i czy uważasz, że na przykład więcej tego typu inicjatyw powinno istnieć w Polsce, czy wystarczy jedna? Nie, moim zdaniem zawsze jak są jakieś turnieje, to jest dobra rzecz po prostu, bo coś się dzieje, prawda? Zawodnicy mają się gdzie sprawdzać, bo tak to wiesz, ciągłe granie solo queue, no ileż można tego solo queue męczyć, prawda? Mm-hmm. A jak gdyby każdy, kto gra, znaczy może nie każdy, ale ktoś, kto celuje w e-sport, to dąży do tego, żeby grać 5 na 5, prawda? A już tutaj na takim poziomie uczysz się tego zgrania, przedkolowania, uczysz się gry 5 na 5, bo to jest jednak co innego, totalnie co innego niż solo queue, prawda? Tak jest. Więc zdecydowanie moim zdaniem takie turnieje są potrzebne i na wielki plus tak naprawdę, bo i to się dzieje, ostatnio nawet te competitive chcą wprowadzić niby do LoL'a. Jest bardzo fajnie, że Riot Games i Riot Games i właśnie też poboczne tutaj podmioty próbują ten e-sport bardziej promować. I też co ciekawe, ten Challenger Series niby zniknęło, więc takie właśnie ligi akademickie też są miejscami, gdzie powinno się to cały czas rozrastać. No tak, teraz ogromne zawirowania w związku z europejską sceną, nie? Chociaż wiele osób twierdzi, że raczej na minus niż na plus. W Ameryce wygląda to zdecydowanie lepiej z franczyzą, ale nie wiem, czy Europa jest gotowa na coś takiego. No zobaczymy. My jesteśmy... Będziemy obserwować tak naprawdę teraz ten rok, prawda? Ustawieni, także czekamy na sygnał do ruszenia. No i przechodzimy do meczu na Summoner's Rift. Przypomnę, wielki finał pierwszego sezonu Ligi Akademickiej Smoki z Politechniki Krakowskiej kontra, rzecz jasna, inżynierzy z Politechniki Wrocławskiej. Wrocław na Kraków. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Smoki ze smogiem. Inżynierzy. Nie wiem, co do Wrocławia można wymyślić. Co tam się we Wrocławiu dzieje? Krasnoludki. A tam ciągle jest przebudowywane wszystko. Ciągle są rozkopane wszystkie drogi. Prawda, no. To wszystko przez tych inżynierów wszystko chyba. Wszystko wina inżynierów. Okay, dlatego Mofoski nie może dotrzeć na turniej. Tak jest. Chyba o to chodzi. Znowu mamy Relic Shieldy na Dolnej Alei. Dla Krykieta, dla Vayne. I zgaduję, że właśnie też, już patrzyłem się w sumie na runy, ale zgaduję, że będzie ta runa pod leczenie grana. Szkoda, że w aspekcie nie widać tutaj w grze właśnie tych run. Mogliby to jakoś uzgodnić. Szkoda, tak, no ale to jest właśnie też troszeczkę ten taki, jakby to ująć, brak zainteresowania się trybem obserwatora ze strony Riot Games, co mnie totalnie dziwi. Popatrz na przykład na Overwatcha, jak bardzo szybko ewoluował ten tryb obserwatora w Overwatchu. On był ciągle zmieniany, ciągle dopieszczany. Wiadomo, że ta gra jest dużo cięższa do obserwowania niż LoL, z uwagi na perspektywę, prawda? Ale wciąż
No, jest to zastanawiający ruch ze strony Riot Games. No, tylko to też kwestia, że Overwatch cały czas się stara, prawda, wejść w te sporty, więc prawda, dążą do tego, żeby to wszystko wyglądało lepiej, a Riot już jest ustawiony po prostu. Więc są w tej pozycji, prawda, że nie muszą się aż tak starać, mam wrażenie. Ale okej, już przejdźmy do tej gry, jak to się wszystko dzieje. Ale na razie oczywiście defensywa. Tejuana na blue startowała, Jarvan na redzie. Zastanawiałem się, czy właśnie na tym drugim levelu na górnej alei, czy nie spróbuję. Oj, Diablos, co to było? No. No ten... To jest chyba ta kwestia nieogrania supporta, mam wrażenie. Znaczy powiem szczerze, że Diablos kilka razy już nam tutaj pokazywał tego swojego Alistara i mimo wszystko to grało, tak? Ten headbutt pulverize combo był, natomiast tutaj faktycznie gdzieś tam mu się palec obsunął, no i faktycznie ten pulverize się nie udał. Co prawda Jarvana zauważyli gracze drużyny Smoków w okolicy właśnie Drake'a, więc być może ten Jarvan gdzieś tam za chwilę by się pojawił, chociaż wydaje się, że spotkał na swojej drodze Sejuani. No i Smoki już wiedzą, że dżungler drużyny przeciwnej kręci się tam gdzieś po ich lesie, ale na razie widzimy, że bez reakcji. W ogóle ten Malphite, właśnie. Ten Malphite wygląda jak Malphite na tym screenie, to jest okropne. No to jest wizualnie, oj, duży problem, programista używa heala, jest zagrane Ignite, to nie wystarczy, jest jednak bardzo przodu pierwsza krew. Vayne, świetna decyzja, w momencie tutaj podjęta, krykiet. Ale jeszcze w razie czego był heal, więc tutaj był pewny tego zagrania. Flash, a on to taki, ej, oraz E, wow, to było mega dobre. I First Blood wpadł na konto Vayne, najważniejsza postać w tej kompozycji, dostaje 400 golda. To lepiej byś nie mogło. No, bardzo dobre. I zastanawialiśmy się na początku właśnie, gdzie będzie gankował Jarvan. Rzeczywiście, albo na topie możesz, albo na bocie. Tylko co dziwne, przecież wiedzieli, że Jarvan jest w dolnej części mapy, więc czemu się wysuwasz? Albo czemu nie masz nawet wardy na tribuszu? Dziwna sprawa ze strony Smoków. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Na razie faktycznie ten First Blood bardzo dobrze, że trafił na konto Krykieta. No faktycznie duży błąd po stronie Smoków, był widoczny Jarvan, trzeba było zareagować, trzeba było chociaż tego tribusza, tego innego warda postawić. Pytanie, czy był, bo może już na przykład nie było, może już gdzieś ten ward w innym miejscu stał, no i niestety zawodnicy drużyny Smoków, no mimo wszystko chcieli podejść troszeczkę bliżej, jednak Twitch też tej farmy potrzebuje, no ale kosztowało go to niestety życie. Także zobaczymy, co dalej nam się tutaj będzie działo, no bo już z BF Swordem wraca nam Krykiet na linię, także no teraz właśnie. Będzie bolało, naprawdę będzie bardzo bolało. BF kontra Dagger, no będzie nierówna walka. Sejuani teraz na dolnej alei, będą chcieli próbować. No zobaczmy, Diablos tutaj decyduje się na wejście, podrzucenie, ale 3 na 2 to nie jest walka, którą chcą podejmować już w tym momencie. Kondem użyty, jednak zatrzymanie w miejscu i za chwilę Diablos nam się posypie, zobaczmy. Alistar martwy, no ale jeszcze cały czas Krykiet jest żywy. Także no, mogło się to skończyć dużo gorzej, agresywnie. A tymczasem górna alejka, parowy Tomek, czuczu, będzie wejście prosto w dalszą kosa. Oj Tomek, chyba nie tak to miało wyglądać, flash za flash, pytanie, heal, użycie, jest jeszcze auta, taczku i to wystarczyło. Jest na dole, co się dzieje, programista ginie, Krykiet, odważnie, ale za dużo minionów, chyba wyparuje, jest też trucizna od Twitcha, no i teraz tylko formalność w zasadzie. Bardzo duże zamieszanie na Summoner's Rift'cie, na górze, na środku, na dole, wszędzie. Tak jest, że jak się coś dzieje, to już na całej mapie po prostu. Ale okej, zabójstwo na midzie, zabójstwo na bocie. Oraz na topie, więc wszędzie padają drupy. I co ciekawe właśnie Jarvana, trochę przewidzieliśmy, prawda? Zgankował na bocie, zgankował na topie. No bo na midzie, dopiero gdybyś miał 6 level Zachar, wtedy można coś zrobić. Diablos ofensywnie chce wyfrizować, tak jest. Taki jest jego plan, żeby tutaj Krykiet jak najwięcej CS-ów zebrał. Straci trochę HP, ale to nie problem. No i stara. Ma pod Jona, ma też Elixirę, więc trochę też poleczy się z tego przedmiotu. Powinno być w porządku raczej dla niego. A najważniejsze jest to, żeby Krykiet się farmił. On jest najważniejszym człowiekiem w tej kompozycji po prostu. Tak, no tutaj farma dla niego jest oczywiście potrzebna jak najbardziej. Zwłaszcza, żeby utrzymać tutaj tą przewagę, którą powolutku chcą zbudować. Ale zobaczcie, że Sejuani cały czas teraz chce być tutaj obecna i nie chcą Smoki pozwolić na to, aby Krykiet się rozpędził. Bo no, jak już Vayne się rozpędzi, to już będzie najprawdopodobniej nie do zatrzymania. Też sporo zależy od środkowej alejki mimo wszystko, w sensie w ostatnim czasie mam wrażenie, że ten Xerath, mimo że chyba żadnych zmian w zasadzie u niego nie było od dłuższego czasu, nagle stał się bardzo potężny, naprawdę silny i
To też może stanowić pewien problem. Pamiętajmy, Vayne nie jest postacią, która charakteryzuje się dużym zasięgiem. I jeden pojedynczy stun od Xerata może skutkować całą falą kolejnych efektów kontroli tłumu. Jeden cleanse, czy właściwie jeden QSS nie wystarczy. Diablos znowu to zrobił. Tak, po raz kolejny wkurzony Alistar uderzył się, mówi, gdzie tutaj do mojej... Dostawcie mojego krykieta. Dostawcie mojego krykieta. Jest to bardzo irytacją po prostu. No tak jest, tak. Jak wiesz, jak jesteś melee i grasz na dwóch rangeów, to można się zirytować po prostu. Tak samo jak mamy zresztą Maokai na karmę, która cały czas go obija za darmo. No i tak, to, że ma 20 sekund przewagi Vayne, jest super godne podziwu. Okej, okay, będzie to około 15. Ty zgarnij sobie tutaj resztę programistów na turecie. Jak dwa zabójstwa też na jego koncie, więc przewaga. Przewaga 600-700 golda, więc jest miło. Najlepszym treningiem cierpliwości na takich matchupach, zwłaszcza na typu top lane i tak dalej, mam wrażenie, że i tak pozostaje walka na Teemo. Ej. Oj. O wow, jakie wejście, diabeł, z tym razem się udało. No ale nie wiem, czy nie zapłaci za to życiem. Chociaż tych obrażeń nie było wystarczająco dużo, ale Vayne znajduje się w bardzo nieciekawej pozycji mimo wszystko, tak między sosną a rywalem. No, Cricket chce tutaj coś zagrać ciekawego z Diablosem, ale... Programista znowu zmuszony do wycofania. Kolejne sesje będą stracone. No, przewaga jeszcze bardziej się będzie powiększać. No, zwłaszcza, że wieża na pewno bardzo ucierpi. No zobaczmy, jest teraz wejście Zaxa i od razu pięknie wpada w to wszystko Parrowóz Tomek. 4-3. Chociaż teraz jeszcze Karma próbuje tutaj obić Maokaja, ale na razie się raczej to nie powiedzie. No ale dobra akcja na środkowej alejce. Bardzo ładnie tutaj obszedł swojego rywala Zax. No i właśnie. Parrowóz Tomek gra bardzo książkową grę. I jak gdyby dziwi mnie to, że Smoki... Dalton próbuje. Bardzo łatwo było przewidzieć tak naprawdę, co Jarvan będzie robił w tej grze, prawda? Bo po pierwsze widzieli go w dolnej części mapy na początku. Później no, masz opcję na topie, żeby zgankować karmę. I teraz masz szósty level, masz zachowa szósty level. No, co się może wydarzyć, prawda? Więc jak gdyby można było w miarę łatwo moim zdaniem grać wokół tego. Ale to się nie udało, więc brawo tutaj dla Wrocławia, dla inżynierów. Ale i tak, przewaga 200 golda. Bardzo... Bardzo mało, aczkolwiek warto wspomnieć o Smoku, który był wzięty. Infernal Dragon, który będzie się bardzo dobrze skalował dla nich. Ale to jest ciekawe, bo jakby w Clipscore różnica jest zdecydowanie na korzyść z ekipy z Wrocławia, jeżeli chodzi o botlane. Dopiero na topie tam widać, że jest, trochę ekipów więcej na koncie karmy, ale zabójstwo przewagi dla czerwonek i mimo to oni byli przez chwilę tam troszeczkę stratni, 200 golda. Dziwna sytuacja, szczerze powiedziawszy. Na topie jest tylko 150. Myślałem, że karma tutaj może jakieś, wiesz, worki ze złotem pozdobywała, ale nawet nie. Nawet nie jest to taka duża przewaga. Oczywiście kleptomancja też samo daje mu trochę pieniędzy. No ciekawie tutaj rzeczy się dzieją, póki co. Iceborne już oczywiście założony, to jeszcze będzie jeszcze bardziej irytujący tutaj Dalton Force. Jeszcze więcej cierpliwości będzie niepotrzebne Bedwolfowi w starciu z tą karmą, bo te Iceborny, no to jest naprawdę uciążliwe. No, nie ma tutaj co mówić, żeby z tymi Icebornami ta karma, która będzie ciągle strzelała, spowalniała jeszcze bardziej, a potem ewentualnie trzymała tym łańcuchem, no będzie dużo, dużo problemów z nią. Jeszcze ta świadomość, że ciągle rośnie jej przewaga, bo ta kleptomancja, prawda? Jak widzisz ten ekwipunek rywala, a tam Oracle, tam Red Bot, no sakra totalna, a tymczasem dolna alejka zaczyna nam się dosyć robić niebezpiecznie. Znowu wkurzony Alistar musi uważać Diablos, za chwilę zostanie zastanowana break, bo był użyte, jest Headband oraz Pulverize, trzy osoby, nadchodzi Parrowóz Tomek i Kataklizm, przybicie do ściany, Vayne na pierwszy zabójstwo w tej walce, za chwilę użycie również Zoni ze strony właśnie Parrowozu Tomka, nadchodzi również midlaner oraz toplaner, świetny teleport. Zobaczmy, Marek w tej sytuacji się znajduje, jest użyte Q, ale to będzie zbyt późno, zabójstwo na Vikusie, czy uda się zdobyć również zabójstwo na samym Bedwolfie, ten ucieka, jest to Maokai, bardzo twarda zawodnik, ale no chyba będzie musiał ulec, będzie obława. Musi grać na czas, pytanie ile tego czasu zdobędzie, ale zdobędą turę dzięki temu, że Bedwolf się poświęca, chociaż co to robi karma,
Karma ginie! Karma! Może walczyć, ale Karma nie ma najmniejszych szans, mimo iż Krykiet ma niski stan zdrowia, nadchodzi. Cały czas żywy ma Okaj! O mój Boże! Jest dobicie! Musi tutaj umrzeć jednak AD Carry z zespołu Czerwonego Wrocław, pozbawiony wsparcia ze strony swojego strzelca. Próbuje uciekać, ale to chyba się nie powiedzie. Marek goni! No, zobaczmy! Jeszcze jeden strzał, ale cały czas ta pozywka! I jest! Bohater Diablo zwraca z martwych! I Krowa odwraca sytuację tej walki! I can't pause mom, I can't now die! Ale zobaczmy, jest programista, ten dobił jednego rywala, czy uda się dobić kolejnego? Jednak nie! Jest na miejscu Vicus. Ale młyn! Tak, ale zabawa! Takich akcji spodziewałem się jednak w meczu trzecie miejsce, ale teraz Bad Marek! Bad smokes! O nie! Diablos! Ale się dzieje, Marzak w ogóle... Czy on steleportował? Tak, nie. Chyba zdążył, nie ma teleportu, ma chwila. Ale właśnie, nie ma teleportacji, więc... No właśnie. To jest... Dobra, jakaś magia się... No jest magia, no, magia finału. No. Ta walka aż tyle trwała? Aż tak długo musiała trwać walka, że Malzahar zdążył jeszcze obejść to wszystko i zjawić się na plecach drużyny przeciwnej. Także... My nie widzimy czatu, nie? Może tam było takie 3, 2, 1, dobra, chłopaki, zaczynamy. Tak jest, akcja się rozpoczyna. Ale 13 minuta, 17 zabójstw. Nieźle, muszę powiedzieć. Nieźle. Ale to, co sobie na początku właśnie, że na polskiej scenie, na takim lekko niższym poziomie, tyle się dzieje po prostu, to jest super. Cały czas się dzieje po prostu, cały czas jest walka. I okej, okay, jest 13 minuta, 100 CS-u pierwsze dobite dopiero teraz przez Karmę. I co ciekawe właśnie, w meczu trzecie miejsce ta farma była lepsza tam, prawda? Tam było spokojniej. Zadziwiające. Powiem tak, mogę to oficjalnie stwierdzić. Liga Akademicka finałem wkroczyła na poziom Północnej Ameryki. LCS. To jest ten poziom. Ciągła bitwa. Będzie smok. Jaki to będzie smok, się zastanawiam. To będzie bounty. Nie najgorszy smok. Infinite Tier skończony już przez... Zdaję, przez Kryketa. Mnie ciekawe, że żadnego Zilla przed tym nie zrobił, ale w sumie stwierdził, skoro jestem do przodu. Niech tak będzie. Jestem do przodu 1800 golda. Od przeciwnego AD Carry. No miło, ale jednak First Blood, pierwsza wieża, zabójstwa dodatkowe, przewaga w farmie. Robi swoje. To jeszcze Rift Herald. Podejmowany. Całą piątkę. To nie jest nasz, chłopaki. Można samemu nawet. No, lepiej w piątkę niż samemu, o właśnie, zwłaszcza dlatego, że zostali tutaj jeszcze odkryci, ale z drugiej strony, jakby ktoś z drużyny smoków chciał podejść, sprawdzić, no, mógłby być bardzo niemile zaskoczony i myślę, że to mogłoby spowodować, by któraś wieża tutaj również upadła, aczkolwiek na razie inżynierzy mają chrapkę na tą górną wieżę, chociaż tam już się ktoś wycofał. Rift Herald od razu użyty, co ciekawe, także on tam za chwilę wjedzie w tego tureta, no i trzeba będzie ewentualnie coś spróbować z nim zrobić, chociaż tam dwie osoby tylko póki co, raczej nie powinny tutaj chyba brać udziału w walce, chociaż teraz nadciąga tutaj jeszcze Sejuani. Rift Herald poszedł sobie sam tutaj cokolwiek zrobić, Diablos mimo tego nie przeżyje, no, reszta została wycofana, w międzyczasie na dole zostaje zrutowany programista, zapresowany przy okazji, no i mamy w sumie 1-1, czyli wymiana supporta za AD Carry. No tak, ale to z pewnością z korzyścią bardziej dla PWR-u mimo wszystko. To jest Krykiet, który ma 3-2-2. I dodatkowe wieże oczywiście. Tak, i oczywiście smok. Do tego smoka. Także no, jak najbardziej na plus dla inżynierów. Nie no, obiektywami tutaj wrocławska Politechnika totalnie dominuje rywala, jeżeli chodzi o kontrolę mapy. I to nie ulega żadnej wątpliwości. 105 Twitch też, jak ktoś słusznie zauważył na czacie, czyli no niestety stratnie względem Vayne. Tak jest, ta przewaga na AD Carry nie jest dobra dla Twitcha. Chociaż, okej, Lulu ubra Ardenta, aczkolwiek nie jest to już... To nie jest już ten sam Ardent. To nie jest tak, że zaczynasz wygrywać grę, gdy masz Ardenta. Ale na pewno pomoże, tylko że okej, masz Zilla, masz Pickaxe'a, teraz Divayne, masz Infinity Edge'a i 1600 w plecaku. Więc zaraz tutaj będzie jakiś static shift. Diablos niestety znowu zostanie najprawdopodobniej uśmiercony. Diablos. chłopaki mu jeszcze pomachali na do widzenia. Okay, bardzo dobry. Dobrze się tam bawisz? Bardzo dobry troll. Nie wiem, dlaczego Diablos tutaj tak postanowił, ale programista. Chyba ucieknie.
Chociaż starcie jest takie poświata widoczne oczywiście ze względu na tę dotę, którą mu rzucił tam przeciwnik. Tak, ja tutaj miał informację, że już ktoś będzie tutaj dobiegał. Nie ma co go gonić do końca. Może gdyby ten Silence trafił... O, moment, on nie miał ultimate'a, tak? Chyba nie. Chyba jeszcze nie miał. Chyba jeszcze nie, tak. No ale może akurat do tego czasu by się udało tutaj coś zrobić, chociaż teraz widzimy, że Bad Wolf obijany przez Marka. No i co, chwila ciszy i spokoju nam się zrobiła po tym, no, nie wyjątkowo po tym dużym młynie, na razie jaki miał spokojnie. Miejsce, także zobaczymy co dalej. Spokojnie, na razie mają średnią ponad jedno zawrócę na minutę, więc jest okej. Okay. Utrzymałem to tempo, no. Uj, teraz dobrze złapany krykiet, będzie niebezpiecznie. Jest flash, ale wyłapany, nadchodzi od tyłu, parowóz Tomek. Jest również Tomek, atak jest rzucony, wejdzie pod wieżę, Wiktus używa swojego ultimate'a, zabijają oni Lulu, ale to tylko jest marna ofiara, ponieważ starczy z dostępny jest Twitch, podejście ze strony Diablos, to był błąd przez ścianę, dobrze użyty. No i nie uda się go złapać, także póki co po jednej ofierze, po obu stronach, Edikery za supporta po raz kolejny, no i Bad Wolf. Pod atakiem, jednak pasywka pozwala mu uzyskać sporą część HP. No i to by było chyba na tyle. Jest tylko jeden za jeden. Ale to jest to, o czym mówiłeś wcześniej właśnie, że Zerat, jeśli trafi stu na Vayne, to nawet może ją niemalże zabić. I to właśnie teraz miało miejsce. I Krykiet nie może sobie pozwolić na takie wysunięcia. I dostanie stunem od Zerata. No nie, no nie może po prostu tego robić. I mam nadzieję, że teraz właśnie nauczył się tego. O, tank karma, czy jest wystarczająco twarda? No ten heal. Ten Boże, heal z jaki to jest irytujące. Oj tak. Że to mimo tego, że miał nawet Morello nałożone na siebie, więc to było i tak zmniejszone mocno. Krykiet? Krykiet próbuje tutaj coś przykozaczyć, ale zobaczymy czy się uda, bo na razie to... Warto zwrócić uwagę, bo zauważmy, że Twitch miał dużo tarczy na sobie od Lulu oraz od Karmy, podczas gdy Krykiet nie będzie miał żadnej tarczy. Okej, będzie miał jakiś tam face of... A nie będzie miał face of the Monty, ponieważ Diablo z go nie zrobił. Będzie miał tylko loketa jakiegoś. Więc okej, będzie miał dużo, wiesz, gorylów wokół siebie, tańczących, ale nie masz jakiegoś konkretnego shielda dla ciebie, więc to jest średnio wygodne tak naprawdę. Jedyny shield jaki posiada to ten z runy, z tego overheala. Tak jest. Także nie jest to niestety dużo, zwłaszcza, że większość z tej tarczy będzie pochodziła z self-heala, który jest ograniczony chyba do 30% tak skuteczności. Mhm. Także... No, nie ma tego dużo. A Vayne też sama z siebie nie charakteryzuje się zbyt dużym zasobem HP. No ciekawe jak to dalej będzie wyglądało, bo na razie to drobne przepychanki tylko na środkowej alejce, póki co wardy odkrywane na środku, gdzieś tutaj w krzaku oczywiście w okolicy środka, no i czekamy co się ewentualnie dalej tutaj wydarzy, bo Baron za 30 sekund, także on za chwilę nam się tutaj pojawi. Inżynierzy w większości skupieni w okolicy środka, tylko Maoka jest samotnie na górze, teleport jeszcze niedostępny, także nie przyjdzie z pomocą, jeżeli ewentualnie doszłoby do jakiejś walki. Programista jeszcze musi dofarmić Infinity Edge'a. Jemu brakuje 1000 koło. No jeśli masz Twitcha na dwóch przedmiotach, Lulu zawsze tam shielduje, przyspieszy. To będzie moc. O, przyspieszona karma, ale... Powtarzaj się wycofać. No tutaj przy mnie się prawie nikogo nie ma. Jest Diablo z od tyłu, podejście, podbicie również na Marku, ale Marek chyba nie jest pod wrażeniem tego wszystkiego. I Krzysztof, czyli Diablos, znowu w centrum uwagi, nad boku nadchodzi Maoka i jest fenomenalny atak z trzy osoby. Totalnie zdetonowany Twitch. Kolejną ofiarą powinna być Karma. Zobaczmy, kondem nie trafia w ścianę, ale I can't pause mam. Musi zginąć w samym centrum uwagi. Jest oczywiście Bad Wolf, który może przynieść na siebie ten damage. W końcu ginie nam parowóz Tomek pod wpływem ataku ze strony Marka, ładnie wymienięty jeszcze. O nie, double kill! Marek bohaterem swojego zespołu! No ale to chyba nie wystarczy, żeby wyczyścić resztę ekipy czerwonej. I jest podrzucenie, jest dużo obrażeń i karma. Musi zginąć Dalton Force, objęty działaniem jeszcze Malefic Vision, ta tarcza! Ostatnia tarcza, w ostatnim odmiennym czasie tak naprawdę. I 2-2 koniec końców. I turę stracony, okej, ale zobacz na THP, wow, Lulu i karma, ledwo z życiem uchodzą. Ale uchodzą i to jest najważniejsze. Aj, na ostrzu noża. Chyba. Pytanie, czy musiałeś aż tak bardzo nurkować między dwoma wieżami, no jest po prostu je wziąć. Ale no, chcieli tam zawijać do końca, aczkolwiek no. Na tych HP-kach, jak byli, no... Warto było próbować po prostu, no. Tylko niestety się nie udało. Koniec końców. Ale Marek naprawdę ma dużo obrażeń. Ma tylko Morello i Ledgeroda. To obrażenia robią wrażenie. Jest moc. Tylko, że Twitch od razu dołapany. I wydawało mi się, że jeśli tracisz Twitcha, to już masz totalnie przekopane. Ale jednak, Marek.
Ja tak, Marek tutaj wyratował swoją drużynę. Marek kontra Tomek. Tak? Marek i Tomek. No zobaczymy, co będzie się działo dalej, bo Smok już żywy, także będzie chyba podejście za moment, bo tam już widzimy, że właśnie Tomek się w okolicy niego kręci. Tutaj jest podejście i Ken Paus mam kontra Krykiet, ale no nie trzeba było podejmować żadnej walki. Wizja czyszczona przez drużynę czerwoną. No i czekamy, bo Smok zostanie za moment zabrany, bez walki zupełnie. Nikt tam się o niego nie zatroszczył z drużyny właśnie Smoków, o dziwo. Smoki nie zatroszczyły się o Smoka, co ciekawe. No i pytanie, co dalej? Czy przejście na dół, czy push środkiem, a może jakieś wymuszenie walki o Barona? No, rodziny się prawda, nie zabija. Co prawda ciężko będzie tego Barona teraz zrobić, ale zobaczmy, oj, bo Jarvan zostaje wyłapany, zmieciony praktycznie z powierzchni samolotu z Rift, no i zostaje tutaj tylko przy życiu Krykiet, no musi uciekać, jest odbicie, ale zobaczcie, jak mało życia zostało, a w sumie i nie zostało Krykietowi, programista zgarnia killa na AD carry od inżynierów. No i to jest ten moment, gdzie inżynierzy już nie pierwszy raz robią tego typu rzeczy dziwne. Mają, powiedzmy, jakąś tam przewagę, mniejszą bądź większą, i zdarza im się, przynajmniej kilka razy już w samej lidze akademickiej, zdarzały im się właśnie takie rzeczy, że zostali wyłapywani i no, ta gra obracała się przeciwko nim, ale zobaczmy, bo tutaj coś się będzie działo, na pewno Baron jest cały czas brany, 3 na 5, no i teraz jest wejście na Xerata, jest wejście od Diablosa, tutaj przytrzymany w tym momencie zostaje Zax, no używa tego swojego Nethergraspa, ale to nic nie zmienia, co prawda podchodzi tam jeszcze parowostomek, no i czy da radę i jest zamknięcie! Ale trzeba mu się przejść tego Barona Dabelki dla tego zawodnika, cały czas walczy, ale zobaczmy, jest tam zaraz table kill, to nie koniec, to będzie kwadra! Jednak nie, wykoleił się parowóz Tomek, martwy Marek jednak będzie shutdownowany przez Krykieta i jeszcze tylko Dalton Force ucieka. O mój Boże, fenomenalna akcja powstrzymująca Barona w ostatniej chwili. No i tutaj będzie niestety jednak kill. Dalton nie do końca chyba powinien w tą stronę iść, jeżeli chodzi o sposób ucieczki przed Krykietem. No ale tak, ale to co zrobił przede wszystkim parowóz Tomek, to było mistrzowskie. Mistrzowskie zagranie mistrzowskiego zawodnika o mistrzowskim niku. Piękne rzeczy. Tylko pytanie właśnie, czy oni w ogóle musieli turnować w nich, czy musieli ich bić? Czy nie lepiej było po prostu skończyć tego na Shora? Bo aż tyle tych obrażeń nie było tak naprawdę, bo to był Maokai, Alistar plus Malzahar. A nie ma obrażeń. Zrobienie Bashora nie robi takiego wrażenia jak napierdzielanka przez całą grę, nie? Ciekawy jestem właśnie, ile tam było obrażenia na Shorze, bo nie widzieliśmy akurat. Chyba nie zostało tam tego aż tak dużo, ale wydaje mi się, że z drugiej strony parowóz Tomek, wiedząc, że jest sam, jakby próbował podnieść tego Barona, być może reszta zespołu przeciwnego by go dobiła, a tak wykorzystał ten impet. Zgarnął Lulu, zabił kolejnego rywala, a potem szedł za ciosem i starał się zabijać tak długo, jak mógł. No zobaczymy, co to będzie dalej, bo i tak po tego Barona na pewno, wydaje mi się, zgłoszą się gracze, przede wszystkim chyba już teraz inżynierów, po tej akcji, którą mieliśmy okazję obejrzeć. No ale pytanie, kiedy to ewentualnie nastąpi i czy w ogóle na razie nastąpi, no bo trzeba troszeczkę jakby tą grę chyba uspokoić, bo wiemy, że jednak granie w takim młynie nie do końca prowadzi do dobrych rozwiązań. No i właśnie mamy tego przykład, bo Bedworm zostaje wyłapany. Co prawda jest tam Krykiet, no ale walka 2 na 4 to nie jest dobra sytuacja w tym momencie dla drużyny inżynierów. No programista Erk odpalił. Czyli dokończy tej żywotki. Ale bez Bedworma z kolei zespół czerwony nie ma takiego typowego frontlane'u, prawda? Jest jeszcze tylko Diablos, ale Diablos no, miał tendencję do wywracania się od czasu do czasu w tym meczu już. No on różnie sobie radził z tymi wejściami, prawda? No ale to nie jest koniec świata, strata Maokaja, bo nie wydaje mi się, żeby byli w stanie tak na szarze rozpocząć. Jakie uderzenie tutaj było! No. Krykiet już mocno bije, bardzo mocno. No zero już jest całkiem silny i to był dopiero jeden autoatak, prawda? Gdyby weszły 3. No! Tylko pytanie, czy będzie w stanie aż tyle wsadzać tych autoataków tak szybko. No jednak 3 itemy już są, 80% krita jest. Obrażenia powinny być teoretycznie. A właśnie, a moje pytanie, preferujesz Rapid Fire Cannon czy Phantom Dancer nawet? Oh.
No dobra, to chyba jest koniec. Zobaczmy, Sebrani się wywraca. Dalton Force na przodzie, no prezydent tam karma, ale tam karma nie ma najmniejszych szans. Zwain propala final hour i to rzeczywiście będzie ostatnia godzina tego zespołu, a być może nawet, no przynajmniej w tej walce oczywiście, bo do końca meczu jeszcze sporo zostało. No pytanie, czy na tym nasz nie będą w stanie skończyć, takie mam wrażenie, bo Zwain już aż tak bardzo wyklidowana. Mogą być w stanie to zakończyć, do tej 30 minuty mam wrażenie. Znaczy oczywiście będzie wzięty, wszyscy do bazy, powrót. A propos pytania, wydaje mi się, że jednak ten Rapid Fire talent jest spoko, bo zasięg dodatkowy, prawda? Mm. Jest mega miły. I często to pomaga właśnie przy braniu chociażby turetu, żeby ten autoataczek możesz sobie wsadzić, gdy masz problem z braniem właśnie turetu. Chyba, że masz często jakieś duele, prawda? Wtedy, nie wiem, jakbyś miał na przykład Tryndamera czy innego Jaxa, to wtedy Phantom Dancer jest w porządku, prawda? Mm. Tylko pytanie, czy Bane chcesz na split, prawda? Wydaje mi się, jak grasz 5 na 5, no to masz te fighty. Jeśli robisz na solo queue. Okay. Wtedy można być Phantom Dancer raz zrobić, bo tam różne rzeczy się robi naprawdę. Więc no, moim zdaniem właśnie Rapid Fire, ale widzimy Hex Drinkera zagranego. A więc Cricket boi się Marka. No w sumie chyba dobre. Dużo reszty w sumie, bo dużo magicznych obrażeń jest ogólnie. Tak, no w sumie chyba właśnie mi się wydaje, że to jest dobre zagranie od Cricketa. Troszeczkę jednak tego będzie Kazista też na pewno się przyda. Także myślę, że dobrze to zostało przez niego wymyślone. Zobaczymy, jak z tym Baronem będzie po stronie inżynierów. Jak będą chcieli go właściwie tak naprawdę wykorzystać. No i czy uda im się go odpowiednio tego Barona zużyć. Zobaczmy, bo oni przechodzą teraz już na dół, także ta wieża na dole zostanie na pewno stracona, ale pytanie, czy za chwilę nie odwróci się tutaj ogier hack i nie spróbuje znowu z jakimś kataklizmem wpaść do środka, czy to w ogóle będzie opłacalne. No i zobaczmy, tam był Nethergrass zagrany, jest Sejuani zaatakowana, no i pytanie, bo bardzo źle ustawiają się w tym momencie gracze drużyny inżynierów, no i to może się skończyć dla nich tragicznie, chociaż teraz do ataku wkracza Cricket, no i zobaczmy, jeden, drugi, trzeci strzał, bardzo duże obrażenia i ten kataklizm, trzy osoby zamknięte, Cricket będzie to czyścił, raz, dwa, trzy strzały, cztery strzały, i pentakill dla Cricketa w wielkim finale Ligi Akademickiej. Cricket. Ale oplikał, o mój Boże, ale nie należy tutaj pomijać takich zawodników jak Parowóz Tomek, który się poświęcił zamykając w kataklizmie aż trzech rywali, pozwalając Cricketowi już strzelać za Freako w momencie, w którym powoli przenosi się fokus właśnie na niego. No i to będzie koniec tego pierwszego spotkania, tej pierwszej mapy w ramach BO3 finałowego pomiędzy inżynierami a smokami, ale duże, ogromne brawa właśnie dla inżynierów i dla Cricketa oraz całego jego zespołu. Tak jest, tutaj Parowóz Tomek, ten engage. Parowóz Tomek MVP. Ale ta walka się zaczęła bardzo dobrze tak naprawdę dla drużyny broniącej. Tak, no bo tutaj szybko upada Mazahar. W ogóle teraz założyłem po pół godziny, że na spekcie jest zbugowany summoner spell, bo Mazahar miał zmianę summoner spelli, kiedy on steleportował, a my widzieliśmy cały czas heala. Tak, a może no faktycznie tak, był... Tak jest, no teraz tak się domyśliłem, bo usłyszałem Ghosta, ale patrzę, on ma przecież tego, on ma heala. Co jest? No to może faktycznie grał właśnie z tą zamianką, no nie zwróciliśmy na to uwagi. Tak jest, no, ale... była ta zamiana i miał tego teleporta, tylko najwyraźniej na to spekcie to nie działa. Po prostu nam to umknęło. Znaczy na spektatorze, jak mówi Damian, faktycznie to w ogóle nie jest wyświetlane w prawidłowy sposób. Tak jest, cały czas ma tego heala, którego miał od początku. Marek, najwięcej obrażeń, więc legenda Marka trwa. Fani Marka, nie martwcie się, zagrał najlepiej w swoim ekipie. W ogóle generalnie obrażeń w Twitch miał bardzo podobną ilość do Vayne, podczas gdy w ekipie inżynierów tylko Vayne miał jakieś duże obrażenia, reszta jej zespołu robiła taki bufor, bym to nazwał. Oni tak jej buforowali tę walkę, żeby ona mogła do niej wejść i spokojnie zdać karma. Ale tego należało się spodziewać. Tak, jest tutaj coraz w ten free DPS, jednak na małą Kaju. Ale no, Marek naprawdę fajnie się pokazywał. Zeratem, zresztą ten ostatni teamfight tak naprawdę. W głównej mierze właśnie dzięki niemu i te obrażenia jednak robiły wrażenie. Też Cricket. Tak gdyby takie było jego zadanie, prawda? Masz czterech golemów wokół siebie. Klikaj. Keruj. No i kernął. To był pentakilla. Jest naprawdę fajnie tutaj się popisał. Tylko pytanie, czy chcesz znowu zagrać taką samą kompozycję z Bane? Nic nie mogą się tego spodziewać. Pytanie, co nie mogą na to zagrać, tak, nie? Dokładnie. Jaka jest odpowiedź tak naprawdę na to? Bo na linii coś tam próbowali, niby tam Sejuani chyba 3 albo 4 razy wysyłali na bota. Co tam to pomagało niby? Bo niekiedy Cricket sobie na za bardzo po prostu pozwalał. I kilka razy to przepłacił życiem.
Tylko wiesz, jak gdyby koniec końców, jeśli ta gra idzie dalej, coraz dalej, to Vayne będzie coraz silniejszy po prostu. Twitch niby też, ale jego łatwiej jest po prostu zabić. Tak, paradoksalnie rzeczywiście ten Twitch był. Zresztą z takimi postaciami jak Maoka i Jarvan, no tego nie powstrzymasz. Tak jest, zanim Twitch się przebije przez to po prostu, to jest zdecydowanie za długo. A ogólnie też mówi się, no ale to trzeba fokusować Vayne, no to nie jest takie proste. No właśnie. To nie jest tak, że możesz sobie olać takiego Alistara, Jarvana i Maoka, którzy są na twojej twarzy i próbują cię zabić. Tak jest, cały czas dostajesz jakieś stuny na kapie w ogóle, więc... To jest takie proste, no i Twitchem raczej właśnie bijesz ten pierwszy target, prawda? A zanim się przebijesz przez te targety, to Vayne już po prostu wszystkich zabije. Zanim ty zabijesz takiego Maokaja. No i rzeczywiście ten Rapid Fire Cannon okazał się być strzałem z dziesiątkę, ten zasięg był bardzo konieczny, bardzo istotny w tej sytuacji. No, Krykiet, no, stanął na wysokości zadania, no tutaj nie ma co dużo opowiadać. No tak. Ale no, parowóz Tomek. Tak, parowóz Tomek. Parowóz Tomek, czyli Ogier Hack, żebyśmy już tutaj też nie robili, że tak powiem, do końca mu już na złość. Także parowóz Tomek jako Ogier Hack. No bardzo, bardzo się przysłużył, zwłaszcza tym faktycznie ostatnim zagraniem kataklizmem w trzy osoby. I to było przypieczętowanie tak naprawdę tego zwycięstwa, bo potem tak już samo to Krykiet się rozpędził. O, ale to było piękne. Tak, przy odbiciu na Shora również. Wjechał na pełnej parze, nie? Jak tam wjechał, to wszystkich powykręcało. Ale no właśnie tak mówimy, że okej, krykiet. Ale naprawdę parowóz Tomek super zagrał ten tak, mecz. No tutaj jakby stwarzał mu właśnie te opcje na czyszczenie i wyprowadzał po prostu ten atak. O, wow, Vayne zrobiła pentakilla, super, ale nie widzisz tak, tego, że dalej to support. Ale to właśnie. To są tak niedoceniane, ale support ci mają najgorzej, nie? Tak to jest, są ludzie tak. Też najrzadziej się zauważa. Pytanie, czy chcemy w ogóle Diablosa chwalić, bo też zrobił dziwne akcje w tej grze. Ale Pulverize to były po prostu takie na zdenerwowanie. I kurde, znowu mnie biją, bum. Headbutt na środku linii, tak na środku mina, po czym padł i Tomek się z niego śmiał. Więc no, to też miał swoje momenty, prawda? No ale Diablos oczywiście jest mainem AD Carry i tutaj raczej tak filuje tego supporta, więc nie można się wiele spodziewać. Po prostu, ale śmiesznie przynajmniej. No zobaczcie. A jak to będzie kolejny mecz? Tak jest, chłopaki się tutaj już ustawiają, także za momencik powinniśmy wystartować się z drugim meczem w tym naszym wielkim finale Ligi Akademickiej. Na razie, tak jak widzieliśmy, inżynierzy prowadzą 1-0. No i Krykiet faktycznie, ten pentakill też myślę, że zostanie tutaj zapamiętany, też będzie oprawiony w ramkę. No i będzie przypominał właśnie o tym wielkim finale. Zobaczymy co dalej. Jak myślicie, co w tej drugiej grze możemy zobaczyć? Czy ban na Vayne faktycznie? Czy jednak inżynierzy odpuszczą sobie tą Vayne? No bo to taki one trick pony może? Właśnie ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo Krykiet po prostu jest tak dobry AD Carry, że nieważne co mu zbanujesz, on i tak znajdzie sobie pick, którym po prostu zagra i dobrze zagra. Ponadto jeszcze mamy first picka teraz. Właśnie, tylko... Więc nawet jak mu wyeliminujesz większość takich obecnie mocnych AD Carry, to oni wciąż mogą stwierdzić, dobra, on jest tak dobry, że on sobie poradzi, to niech piknie sobie to, co ma ochotę. I w sumie w pierwszej grze tak naprawdę było, tak to wyglądało, że tam było dużo banów na AD Carry. Tam było chyba 4 albo 5 banów na AD Carry, a i tak znalazł tą Vayne, prawda? Więc, no, ciężka sprawa naprawdę tutaj wokół tego zagrać. Też jeszcze jakaś tam Caitlyn była. Było czym tam grać cały I czas. I Krykiet grał Ezreal'a wczoraj. I to było pozamiatane. Tak jest. I oni mają teraz Blue Side, więc... A to już kolei... Krykiet pamiętam, że kiedyś, dawniej jeszcze, jak nie było całego tego klepu, to on dużo Ezem grał właśnie, więc... Ale zrobił dużo takich jakby wersji, nie miał tego. Był ten Red S, był ten Blue S, Była masa tych prób wykonania tej postaci, bo ona jest... To jest troszeczkę jak Listin, mam wrażenie, że ona zawsze będzie, bo ten skillset jest bardzo atrakcyjny z uwagi na to, że jako strzelec chcesz być nieuchwytny. I to jest cecha, nie tylko która... klikasz prawym przyciskiem, jak jakąś Caitlyn czy Tristanem, prawda? Tak. A Ezreal daje ci takie możliwości, że faktycznie jesteś to jest najbardziej nieuchwytny AD Carry w grze. Można się kłócić, że może Kalista z uwagi na to, że przy każdym ataku się porusza, nie? Ale to nie jest ten sam poziom co Arcanshield, który się robi coraz częstszy z uwagi na to, że też resetujesz jego cooldown Mystic Shotami, także no... Tak, no to mówię, to jest syndrom Lissina i nie chodzi o wchodzenie pod turety, tylko oczywiście o... Tą nieśmiertelność, jeżeli chodzi o obecność w mecie. No, raczej zobaczymy zbanowanego Ezreala. Też mi się tak wydaje. Tak, perspi właśnie. Tutaj dla chłopaków z PWR, więc raczej tak to będzie musiało wyglądać. A zaraz ten Champions League powinien być już zaczęty.
I can't pause mam. 60 poziom ma. No, to też musi dużo poziom, grać. Ma na mnie mówią no lef, nie? Że mam 51. Właśnie. Ale nie można pauzować, na to musi grać, no rzeczywiście. No, no tak, tak to właśnie wygląda, no. No ja dobra, my jesteśmy już gotowi. Gotowi. No, tak jest, my też jesteśmy gotowi, także... Czekamy na rozpoczęcie. Ale właśnie, ja miałem wspomnieć, bo powiedziałeś, że nie można pauzować, trzeba grać. No, rozumiem, że miałeś okazję rzucić okiem na tą, jak to się nazywa, nie wywiad, tylko materiał z TVN-u, gdzie jak, wiesz, jak mama woła na obiad, mówisz, że zaraz, to już znaczy, że jesteś tak. Tak jest, o Jezu, no. Mam dla was wszystkich zawieści, praktycznie wszyscy na czacie, bo to metod ten, ale wy też jesteście uzależnieni. Tak jest, przykro nam, jesteście uzależnieni. Tak, tak, oglądanie dłużej niż 10 minut to już jest uzależnienie. 2,5 godziny ponad. 2,5 godziny, tak, to już jest uzależnienie. No. No to ja już jestem totalny, nie wiem, już na odwyki chyba. Nie, no to wszystkie, wiesz, te serwisy streamerskie i tak dalej, to za dealerkę powinny się tak siedzieć. Bo... Rozprowadzamy po prostu towar na Twitch TV. Grubsza sprawa się szykuje, o, także. Sekret. Akurat klimaty akademickie, nie? O Boże. Może już zacznijmy. No czekamy, czekamy aż tutaj Marek i jego ekipa potwierdzą gotowość. Tak, Marka oczywiście tutaj zaprosimy na wywiad, zgodnie z naszą obietnicą wczorajszą, ale myślę, że razem wespół z kapitanem albo... O, w sumie z Krykietem. Z Krykietem chętnie bym przeprowadził też krótką rozmowę na łamach transmisji. Ale zobaczymy, czy za jeden mecz, czy za dwa. Pamiętajmy, to jest BO3, które właśnie się rozpoczyna drugie starcie. Xerath! Od razu ban Marka, proszę bardzo. Boją się go. No, i słusznie, tak naprawdę. Naprawdę dobrze zagrał tym Xerathem. Głównie dzięki niemu tak naprawdę ta drużyna się trzymała w tej grze jeszcze, więc dobry ban. Pytanie, jakie odpowiedzi dalej? Na pewno trzeba zbanować Orna, Ezreala. To są takie dwa standard bany, które musisz zrobić. Orki. Czyli okay. Nie chcą mieć bezpiecznego midlane'u u przeciwników w sensie. No dobra. Interesujące. Pytanie, czy chce zagrać Marek? Marek grał też Zedem, co prawda przyznam się, że moim zdaniem nie wyszło to najlepiej. Karma, ha! Okej, dobra, karma jest. Ja się nie dziwię, B2 musiał porozmawiać tego bana, powiedział nie gram, jak nie będzie bana na karmę. A to chyba każdy top laner by tak miał, w odpowiedzi Chase. I zostaje nam albo Ornn, albo Ezreal na first picku. Miałem ochotę na niego. Okej. Okay. To na ostatnim banie. No tu powinien być ewentualnie właśnie ten Ezreal i... Znaczy, o tym supportowa sytuacja jest po blue side, że oni nie muszą banować żadnej z tych dwóch postaci, nie? No ale banują Orna, także... Ciekawe. Bedmund najwyraźniej nie chce grać Ornem. Mm. No bo teraz no, zbanowany Ezreal i jest spoko. Chyba, że chcesz zagrać na Kryketa jego Eza, ale nie polecałbym raczej chyba tego robić, jak mi się wydaje. No też modlimy się w ten sposób, że jeżeli nie zbanują Orna... Znaczy wiesz co, ewentualnie można tego zawsze puścić i spróbować przeciągnąć to do later na jakąś Tristanu po prostu zagrać. Też. Można by tak zrobić. Ale gdyby na przykład... O, i faktycznie tak będzie. Pytanie, czy ten first pick Ezreal pójdzie. Czy rzeczywiście te Ezak są, co nie? No to też jednak jest kwestia, że musisz to rozpędzić. Okej, są. Czyli to się rozpędzić. Nie było pytania. Nie było pytania, także... W miarę szybko zalokowany. Parowo Stomek nie chciałby grać szybko. A to jest znowu jakiś Darwan dla Tomka? Dobrze się pokazał to, no. Chcę tutaj właśnie zobaczyć, czy ten drugi mecz, jak Tomek się pokaże. Azir. Dla Marka. Marek chyba klikał tym Azirem generalnie. Marek klikał też Azirem kilka razy. Też chyba częściej w rozgrywkach grupowych tego Azira. Dostawał, także też Azirem pokazywał naprawdę bardzo fajne zagrywki. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. No i co do tego Azira, Kha'Zix wreszcie się pojawia. Też bardzo dawno, przynajmniej u nas w lidze, nie był widziany, bo tak to właśnie Xin Zhao, Jarvan, nawet już częściej się chyba Cho'Gath pojawiał niż ten Kha'Zix. A, tak, mówiłem o Krykiecie, ale tutaj czat domaga się parowo z Otonka na. No wywiadzie, to jest unikalna okazja, bo z Krykietem będzie okazja zapewne się jeszcze porozmawiać przy okazji jakichś turniejów i tak dalej, a porowu Stomek to jest unikat. Rzeczywiście. Rice, dobra, ja jestem zachwycony. Ja już jestem happy, ja już mam wszystko w tym meczu, co chciałem mieć. No Rice to już
Już potęga rośnie. Ostatnio wiedziałem, że w Chinach na topie grali tego Ryza. O! Więc ciekawe, czy tutaj Bad Wolf może nie naoglądał się. Żeby spróbował Tomek na Lee Sinie? O, byłoby nieźle, chociaż nie. Było blisko. Okej, okay. No i oczywiście to jest Shen też, który jest flexowy, więc nie wiadomo, czy na topie, czy na supporcie. Chociaż czy z Ezrealem chcesz mieć Shena? W sumie, takie agresywne Shadow Dash. Nie tak dłużej to działało, tylko pytanie na co będziesz grał, prawda? No właśnie. Pewnością jest to, że Kha'Zix się programista chce pokazać krykietowi, że on też potrafi Vayne? W sumie słyszałem od akurat Maguire'a, że Vayne jest akurat wygodnym pickiem w Ezra. Tak, to, też to słyszałem, no. Na bocie tak się średnio znam, ale no, też słyszałem, że właśnie dlatego Vayne po części wróciła do mety właśnie, że Ezreal jest aktualnie jeden z najlepszych AD carry, ale Vayne ma w miarę łatwą linię po prostu na niego. No tak, na początku wymiany są raczej na korzyść Vayne, bo co robi Ezreal, nawet jak zyska przewagę jakąkolwiek, kupi łezkę i to ci nie pomaga, nie daje obrażeń, a Vayne już po pierwszym powrocie coś tam robi. A później Ezreal jest mocny, bo cię ciągle nęka i nie może do niego podejść. Tylko, że on i tak musi podejść na mniej więcej zasięg autoataku, a taka Vayne ma nie dość, że bonus do movement speedu, to jeszcze cię sprząta na 3 strzały, jak nie jesteś tankiem. Jest jakaś to odpowiedź, jest jakiś sens. Dolman Jarvan i Gnar. I parowóz Tomek nie dostanie Jarvana. Okej. Okay. Pytanie właśnie, co to będzie tego jeszcze do tej dżungli? 4 sekund. Oj. Sejuani. Okej. Okay. W ostatniej chwili Sejuani. No takie standardowe bany w dżunglę bym powiedział. Pytanie, co Tomek nam zagra? Może Xin Zhao na przykład, bo na razie jeszcze jest dostępny. Może być Xin. Ciekawe jestem, czy Rengarem coś tam sobie pogrywa Tomek. Bo z Shellem, bardzo fajna synergia. Ja wiem, co też na taką Vayne. Ja wiem, co by Tomkowi pasowało, ten Sion z tym skinem mecha, nie? I parowóz Tomek jedzie! No, zobaczymy, no. Na razie... Ban Maokaja? Tak, Ban Maokaja. Wydaje mi się, że bardzo potrzebowali właśnie na topie jakiegoś tanka, albo kogoś, kto wygrywa w Shena. Ale zostaje jeszcze Fiora w sumie, jest taka opcja, tylko potrzebujesz mieć frontline, moim zdaniem. No a Kha'Zix jednak frontline'em nie będzie. No właśnie, więc nie wiem, czy jakieś Szczogata nie potrzebujesz tutaj wziąć. No bo wiesz, masz Vayne, masz Kha'Zixa, masz Azira, masz wystarczającą ilość obrażeń. Potrzebujesz mieć jakieś golemy na topie. Tinch w tanku jest dobry. Teoretycznie jest okej, okay, tylko że Shen może iść teraz na supporta, a ty bierzesz coś, co bije Singeda, tylko... To bije Singeda. Chat, musicie nam pomóc. Tak. Co bije Singeda? Bany na toksików, tak? Co bije gazownika? No Riot Games. Tak. Riot Games! Bije toksików. Jest Lee Sin dla Tomka. Okej. Okay. Ale cały czas nie wiemy, gdzie jest Shen. Mundo! W sumie... Ustać stoi. Tylko problem polega na tym, że... Chociaż nie, na Ezreala kurczę ten single. Single jest dobry, jak masz właśnie w enemy teamie taką Vayne. Dlaczego? Bo ogólnie na tanku Vayne jest dobra, ale nie jeżeli ten tank ci kurde biega ciągle i cię wkurza tym trucizną, tak? I ci przerzuca prawo, lewo. Także... Jeszcze wiesz, daje ci to W pod nogi, więc nie może dać swojego Q. Rzeczywiście, no. Jest to ciekawy pomysł, ale oczywiście single jest w drużynie z Vayne. Tak jest, także tutaj nie w taki był zamysł. A, że teamu na singlę, w sumie. Toksyczność toksycznością niszczy. Oczywiście ktoś mówi, żeby raka rakiem zobaczyć, więc jak ktoś bierze Orna, to żeby wziąć Maokaja i działa, nie? Ale... Okej. Brał jednak Morgana. Morgana? Czy to... Przypomnij mi Maniek. Czy to był mam najgrubsze Udo? Tak. To był mam najgrubsze Udo. Tak. To wczoraj. Tak. 80% Dark Bindingów. W każdej pozycji i na każdym zasięgu. No to widziałem. To było po prostu niesamowite. Tak, to było piękne po prostu. Oglądanie, jak te Dark Bindingi dosięgają tego celu. Ach, mistrzostwo świata. Tylko jednak trzeba pamiętać, że teraz gra na Krykieta i Diablosa, prawda? Doświadczonych zawodników. Więc pytanie, czy te Bindingi będą wchodziły aż tak solidnie dzisiaj na tych zawodników po prostu. No, to tego się przekonamy. Tak, oczywiście przekonamy się. Ciekawa synergia jest Morgana z Kha'Zixem czy też Singeda, bo Singeda nie możesz secekować podczas Black Shielda, więc każdego ci przerzuci. Nie zatrzymasz go. Zobaczcie. Jak to wyjdzie? Taka pozycja po prawej stronie, ze strony Krakowa jest dobra. Solidna i dużo obrażeń i jest jakiś tam utility. Jeżeli Marek zagra pierwsze skrzypce tutaj jakimś fajnym Insegazirem, zajedzie tutaj rywali. Tylko wiadomo, oni muszą wytrzymać do tej 28-30 minuty. To jest taką pozycja, że musisz... Ale raz też potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić. Tak jest, ale wiesz, masz Eza,
który rozkręca się szybko. Mm-hmm. Masz Lissinę tak samo, Shen, który będzie ultował. To będzie ciągła impreza na bocie, moim zdaniem. Cały czas gra pod Krykieto znowu. I żeby Krykiet jak najszybciej się rozpędził tym Ezreal'em. I jest na nich po prostu timer nastawiony, prawda, do 30 minuty, bo później Vayne z Azirem będzie super ciężka, nie będziesz miał obrażeń, żeby Singena zabić. I wtedy, no pytanie, czy do 30 minuty Kraków dotrzymał po prostu. No jakby tak, jeżeli Singe to zagra tak rozważnie. Tak, ale Singe to ogólnie w tanku działa, więc tego Shena powinien dawać radę. Tak, jedyne zagrożenie, jakie tutaj widzę, tak naprawdę to jest Lee Sin. Jeżeli nie da się zgankować Lee Sinowi, co nie powinno do końca mieć miejsca, żeby Lee Sin jakoś mógł zaskoczyć bardzo mocno Singe, jeżeli ten zadbał wizję, to masz topa, który zadba sam o siebie, więc Kha'Zix może się skupić na midzie, gdzie Ryze do pierwszego powrotu, może do pierwszych dwóch powrotów jest podatny. To są takie najsłabsze momenty Ryza. Potem jest już coraz ciężej, coraz gorzej. Ma tą tarczę, przyspieszenie, duże obrażenia. W tych wymianach potrafi sobie poradzić. Zonia plus ultimate sprawia, że jest nie do zabicia de facto. Więc musisz wykorzystać potencjał, jaki drzemie w Kha'Zixie, po to, żeby powstrzymać albo Ryza, albo botlane. A botlane też nie będzie prosty, bo założywszy, że mamy takie równe szanse i te Dark Mightingi nie będą trafiały prawie zawsze, nie? No to wtedy jednak Ezreal Alistar to jest combo, które się w miarę dobrze pewnie czuje, nie? Jest dosyć defensywne, Ezreal zawsze ma Arcane Shifta w tył, Alistar jest twardy, może podbić, odbić kogoś. No ale właśnie, Dark Mining, wszystko zależy od mamy najgrubsze udo. Tak, tam też wejście Alistara nie będzie takie dobre, no oczywiście Black Shield, tam organ jest dostępny. Więc też można to ogrywać, tylko czuję po prostu, że tutaj Wrocław będzie cały czas grał pod tego bota, więc Shen Ultimate, Ryze może też akultować, Tomek może grać pod tego bota, więc tak to powinno wyglądać, no bo Bane Morgana to nie jest silna linia na początku. No nie, nawet jeśli masz te bindingi, no może jak bindingi dobre, no okej, okay, dobra, jeśli będą dobre bindingi, w sumie? Może rzeczywiście, przed to zadziała. Przed poziomem łapiesz Alistara w binding, to jest tak dużo czasu, że Vayne swoimi silverboltami jest w stanie go dosyć szybko zorać. Nawet jeżeli go nie zabije, to uniemożliwi mu skuteczne osłanianie Ezreala. I żeby też nie wchodził po prostu. Tak. Tak? A jeśli chcesz wejść, no to masz Black Shielda, więc... Wiesz, jak wiesz, diabeł zrzuci pulverizer w powietrze, to już... Wtedy będziesz miał okienko, żeby sobie strzelać za darmo, no. No zobaczymy. Ryze co ciekawe z healem będzie grał. Myślałem, że to jakaś teleportacja, żeby cały czas ta impreza na bocie trwała po prostu. I strony. Popularny mimo wszystko wybór na Ryze. Bo znaczy Ryze ma to do siebie, że jest bardzo dużo samodarek, które można na nim skutecznie grać. Tak. I teleport, heal, ghost. Ignite rzadko. Bariera bardzo często, jeżeli grasz na takich typowych bursterów, ponieważ się Morellonom Ikon Cleanse, również w przypadku kiedy masz dużo CC. Szczerze nawet czasami rozważam klęza, nawet kiedy gram tylko i wyłącznie przeciwko Vayne, bo nie zawsze przewidzisz moment, kiedy staniesz tak między nią a ścianą, a ten klęs pozwoli ci ją jednak zabić. Masz tego bursta, żeby jednak skasować ją, zanim ona skasuje ciebie, pod warunkiem, że nie masz tego stuna na sobie. No cóż, zobaczymy. Drugi mecz przed nami. Za moment się załadujemy. Ciekawe tego jestem, tylko pytanie, czy wiesz, jak przegrałeś pierwszą mapę, czy stawianie na late game jest dobrą taktyką? Zazwyczaj gdzie to się kończy, bo po tej pierwszej gierce jesteś trochę tak podbity, prawda, że no, przegraliśmy, byliśmy gorsi na tej pierwszej mapie i teraz próbujesz właśnie przetrwać do 30 minuty, więc już od razu jak gdyby stawiasz się w tej roli przegranego early game'u, prawda? Więc pytanie, czy tutaj właśnie się za szybko nie rozpędzą po prostu gracze PWR. Zobaczymy tak naprawdę, bo mówiliśmy, kompozycje obie są w porządku tak naprawdę, tylko no właśnie, early game dla drużyny z Wrocławia, a late game dla drużyny z Krakowa. Tak to wygląda moim zdaniem. My musimy jeszcze oczywiście chwilę odczekać, takie jeszcze z 15-20 sekund, żebyśmy mogli się tutaj odpalić z meczem, żeby uniknąć takich mikrolagów, takiego buforu, który następuje. Poza tym myślę, że trzeba wziąć poprawkę na jakąś pauzę, tak na dobry początek, ale niebawem wam pokażemy, jak się będzie rozgrywało to spotkanie. Maniek, twoje przewidywania. Wynik tego meczu. Możesz powiedzieć 2-0 bo 2-1, nie? Nie musisz mówić nawet dla kogo, ale jaki będzie wynik? Ja myślę jednak, że 2-0. Tak uważam. Ważnie. Damian? Cóż, ja bym tak powiedział po 10 minucie dopiero. wiesz, no wtedy to się nie liczy. Bo muszę zobaczyć, co Tomek zrobi na Lissinie po prostu. Dobrze, no myślę, że jesteśmy ustawieni i gotowi, także na sygnał możemy ruszyć. Startujmy z tym pojedynkiem. Być może ostatnia mapa. Być może, to jest prawda. Ale nie, no, trzeba oddać, że jednak Politechnika Wrocławska, oni mieli to do siebie, oni byli mocni
przez fazę grupową, przez tą fazę zasadniczą, ale to było tak, że oni z czasem nabierali tego zgrania. Na samym początku nie grali tak dobrze, jak grają teraz, bo im się zdarzały jakieś takie drobne potknięcia, jakieś takie trochę chaotyczne akcje. No, dobra, powiem wprost, bo poprzedni mecz też był chaotyczny na pewnym etapie, ale to był raz, dwa razy i potem już się z jednego uspokoiło. Teraz grają naprawdę jak zespół, a ich rywale również prezentują wysoki poziom, także my tak... Zarówno Nerwarię, jak i Maniek, ja też. Możemy tylko strzelać. I zgodnie z tym, co powiedział Damian, no też po 10 minucie już można bardziej założyć. No dobra, ten zespół ma trochę większą przewagę, wykorzystał potencjał swojej kompozycji. No zobaczymy właśnie. Ciekawe jest tutaj właśnie Tomka, bo na Jarvan naprawdę mi się podobała jego gra. Super się pokazał. I pytanie, czy na Lizinie to będzie w stanie zrobić dużą prezencję po prostu. Wiesz, gdyby na początku zgankował na topie, to jest tą balwatego Shana, żeby jakoś sobie radził. Albo na przykład gdyby zabił Kha'Zix'a w early game'ie, to by było mega dobre. Jest dużo opcji dla niego i on jest najważniejszy na tej mapie, jeśli chodzi do 10 minuty. On musi zrobić coś. Co? Kometa dla Ryza i sobie z W zaczął. Tak, ale właśnie, to jest... Żeby od razu kometa wyszła, prawda? Ciekawe. To jest doskonałe, nie pomyślałem o tym nigdy. W sensie, wiesz, no różnie. Niektórzy preferują rozpoczynać z Overloadem, czyli z Q, inni z kolei z Spellfluxem. Ale z... No, nie pomyślałbym o tym, że to nie jest zło. Po to, żeby prekować kometę. Ciekawy wybór. Tylko nie masz w ogóle na miniony, prawda? Tego E, żeby w razie czego właśnie sobie z podturytem CS-ować. Mm. To były właśnie takie problemy chyba tam z CS-owaniem. Bailing nietrafiony. Możemy liczyć, nie trafił. trzeba byłoby założyć takie gdzieś zeszyt i zobaczyć, co się tutaj uda zrobić. Chociaż teraz... Na górze bardzo mocno Dalton Force poobijany przez Bedwolfa. 50%. No to jest właśnie ten Twilight Assault, prawda? Wszystkie trzy ciosy trafiły rywala tym mieczem duchowym Shena. Tak, mimo że Shen był już znerfiony, to i tak cały czas jest mega silny. Teraz też w ogóle raszuje się na nim tytaniczną hydrę często i nagle tych obrażeń jest bardzo dużo. Tak, to prawda. Niby taki tank, ale... Aktualnie większość tych tanków ma bardzo dużo obrażeń. To jest zadziwiające w tej grze. Znowu League of Tanks. Coś czuję, że się nam zrobi. Ale już kiedyś był League of Tanks, jak dobrze pamiętamy. Dobra, to było bardzo dawno temu. Oj, co było straszne. No wtedy właśnie dużo ludzi narzekało, że AD Carry, no nic nie znaczą, bo padali od tanku po prostu. No, chociaż teraz zobaczmy, bo może być nieciekawa sytuacja. Kha'Zix w dolnym trybuszu czeka tylko na znak, sygnał. Myślę, że czeka przede wszystkim na ten Dark Binding, który być może za chwilę zobaczymy. Mamy no, to było dobre. To był bait. Próbuję, zobaczmy, dobry bait, jest Black Shield zagrany. No i teraz I can't pause, mam. Tutaj będzie atak na Diablosa. No i Diablos najprawdopodobniej nie przeżyje. Tam był heal użyty, ale chyba stanowczo za późno. I również też chyba niepotrzebnie, bo i tak najprawdopodobniej Diablosowi nie udałoby się wycofać. Ale w międzyczasie Tomek. Środek, Marek! Boże, Tomek! A my cię tak chwaliliśmy, Tomek. Ale ta akcja na bocie była idealnie przygotowana tak naprawdę, bo programista się wystawił specjalnie tego. Do tego Q, do tego headbata. No i Diablo złapał przynętę. Zbyt fajnie do bazy. Tak, Vayne level ocalił, ale nie tylko level. Ocalił ją też ten dobra decyzja o podjęciu, podjęta decyzja o tym, że jest flashować. Gdyby ten Mystic Shot ją trafił, to by był koniec. Tak, to prawda. Plus level up, plus rzecz jasna też ten heal, także no. Ładnie. A tymczasem Dalton Force nagle się odgryzł. Ten Shen już wcale nie czuł się tak pewnie. Musiał uciekać. To jest właśnie ten Singe robiony pod Eiri. Jeju, jakie tak, to jest jesujące. Super robiony. Tak. No właśnie jak grasz tankami, to też niewiele możesz zrobić tak naprawdę. Znaczy, no Shen, czy to tank jest? No tank jest niby, no. Ale Singe, mega irytująca postać do grania po prostu naprzeciwko. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało na Ale razie. Tomek. Trafił ku w gościa, który miał 1,5 sekundy snera na sobie. Czy on chciał chyba przeczytać po prostu flasha? Chyba tak. Być może. No. A flash nie był w ogóle spalony. Marek. Stalowe nerwy. Tak jest. Marek ograł Tomka. Śmieszne jest to, że tutaj chyba Tomek albo Marek albo oboje nie mają tak naprawdę na imię. A to dobry tak, twist. Tak, jest, to no? jest. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że są niki wypisywane i tak naprawdę żaden się nie zgadza. Także no w sumie ja na jednym kocie mam nick Ania, więc... To też ciekawie, ale zobaczmy, bo teraz będzie bitwa. Marek sporo obrażeń tutaj dostaje od Zaxa, czyli Vikusa.
No a Dalton zobaczmy, jak sobie spokojnie tutaj biega. Creepy umierają. Wszystko zatrute. Nie ma się za bardzo czym przejmować póki co. Lekka strata CS na topie. A Daltona. Oj, Marek znowu podejmowany. No zobaczmy, dwóch na jednego. Vikos musi uciekać, chyba mu się to nie uda. Dokładnie tak, jak Kentos mam. Zadaje za dużo obrażeń. To jest zabójca. I wymiana też na górnej alejce, z której mimo wszystko Bedwolf wychodzi zdecydowanie gorzej. Nie tak, będzie chciał zrobić Tiamat jak najszybciej. Ale tak na razie widzimy, że Dalton naprawdę fajnie wychodzi na tych wymianach. Ow. Dobry special. Sporo, i Diablos jeszcze zbiera. Binding, sporo. Od razu na twarz. Ale mimo tego startu i tak przewaga w CS dla Krykieta. Godne podziwu. O, zobaczmy. Chyba tyle. Bedwolf stara się cały czas wymieniać, ale tak sobie to wychodzi, bym powiedział. Tomek! Tomek musi uważać! Tomek ucieknie. Odchodzi też jeszcze Reins, Vikus. Marek ma na imię Marek, bo teraz to sprawdziłem. Marek rzeczywiście ma na imię Marek. Uff, chociaż tyle. Ale Tomek to jest Bartek. Już nie mieszajmy, nie mieszajmy, bo to Tomek to jest Bartek, to jest Ogier Hack, czy to jeszcze coś innego i za chwilę nikt nie będzie wiedział, jak on się nazywa. Tomek na razie niech będzie Tomek, skoro nie chcieliście przejąć tego nika prawidłowego. No ale co, no nasza gra cały czas trwa, 6.55 na zegarze. Czekamy na jakiś rozwój sytuacji, na razie wieża troszeczkę będzie obita. Będzie użyty ten pasyw na tego tureta. Trochę obrażeń oczywiście on otrzymał. No ale ciekaw jestem, co będzie tutaj dalej się działo, bo tak. Singed powoli gdzieś tam zaczyna naprawdę już bardzo, ale to bardzo irytować tego Shena. Linia jest przepchnięta, także no Shen będzie musiał coś tutaj oczywiście powolutku kombinować. Mamy Lee Sina, który ma już szósty poziom, więc może jakiś atak w końcu zostanie przeprowadzony, aczkolwiek atak na Azira chyba w tym momencie tak naprawdę już też nie do końca może mieć sens. Tak jest, no Azir może go łatwo ograć, zagra swojego ultimate'a. Może to się skończyć mega źle. Już teraz przywidzie właśnie Tomek, coś tam się stara zrobić. Ma też swoją zonę, aczkolwiek Azir też ją ma. Tak jest. Tutaj są totalne outplay'e mogą się wydarzyć. Zamiast w zonie. Korzystając z okazji, pozwolę sobie wam przybliżyć historię parowozu Tomka. Czyli oczywiście jest to zawodnik... Chociaż o tym może za moment, bo oczywiście nie pozwolą mi na to zawodnice. Hit zagrany, Azir przeżywa, a tymczasem Bedwolf oczywiście obija się z Singedem. Było bardzo blisko, parowoz Tomek trafił, Q! Zonia? Jest Zonia w ostatniej chwili, świetne zagrania, nadchodzi jednak Piku, stały ładnie, hit zagrany! To mu pozwala przeżyć. Nie wiem, czy nie byłoby Executa, szczerze powiem. Tak, to był Executa. Tak się zastanawiam, czy warto było hitować rzeczywiście. Człowiek z drugiej strony przynajmniej może sobie teraz zgarnąć. A nie, nie może z tego grać CS-ów. Ja byłoby lepiej patrz. Tak. Wbrew pozorom, no. A oj, grube udo. Soulshackles, a piękny Darkling Shift przez ścianę. I jeszcze teraz Diablo przeżyje w międzyczasie, jak Execute na topie. O mój Boże, co tutaj się dzieje w ogóle? Dalton, co to miało być? Ale no, ucieczka od Krykieta. Solidna. Czyli tutaj turret wręcz, no i 9 minuta. Chyba się rozsynchronizowaliśmy, zdaje się. Mamy 9 minutę i 01, 2, 3 sekundę. No, 2 sekundy jesteście do przodu. Chyba będzie. 04, 05. Czekaj, 9, 10. O, to teraz ty jesteś do przodu. No, chyba. No 9, 10. 11. No, 12. 13, dobrze, teraz dobra, jesteśmy dobra. Okej. Nie wiem, jakim cudem to się stało, byliśmy cały czas równo. Nie było żadnego laga, to no, u Majka musiało być. Mikro coś mogło się wydarzyć, gdzieś taki, wiesz, mały stop, no zobaczymy. Tak jest. Czyli co, mamy 2-0 cały czas, jak na razie, dla smoków, jeżeli chodzi o fragi. Tak jest, mimo tej akcji na bocie, gdzie naprawdę sporo się podziało, ale jakoś udało się zwiać. Tak, udało się na całe szczęście uciec z tej jakże niewygodnej sytuacji dla inżynierów. No ale pytanie, co się będzie dalej działo, bo zobaczcie, że Dalton Forsun już jest tak bardzo irytujący. O, i ta Morgana! Ona Paromus musi zginąć! Tomek! Czy nie... trafi Q? Ładne wymienięcie! Nie! O nie! Diablos! Dlaczego? A, to było podanie. To było okay, wszystko zaplanowane. Już myślałem, że znowu to zrobił. Diablos pomyślał. On wiedział, że jak zrobi headbata, to zapewni jeszcze jedno zabójstwo, więc znaczy zabójstwo i jedno asystę więcej. Tak jest. To było wszystko zaplanowane. 200 IQ dla Diablos. Pięknie.
A parowóz Tomek, czyli Bartek Stopyra. Zawodnik znany ze swojego trademarku, jakim jest Jasuo w dżungli i opisywany słowem ogier. Ogier? O, nieźle. Penny na topie? Lat 20. Uuu, patrzcie jakie jest obrażenia na tym topie są zagrywane. Chociaż teraz Dalton już tutaj się odpalił. Ciekawe, czy będzie flink? Chyba nie. Smok zagrany. Czas odnowienia. No, o, na dole za chwilę będzie ciekawa zabawa, zobaczmy, bo tutaj na dole coś się dzieje, próbuje oczywiście obronić Kryketa Diablos, ale to może być stanowczo za późno. No i teraz jest od razu ultimate zagrany, trzy postacie tutaj się już pojawiają od drużyny inżynierów. No i zobaczmy, ta Morgana, ona nie przeżyje, niemożliwe jest to, żeby przeżyła. Jeszcze i do tego wszystkiego dochodzi Ryze, dwa fragi dla Ryza, czy jednak nie? Zobaczmy, jeden, o, jednak to wszystko zgarnia parowóz Tomek. No i 3-3 się zrobiło, wyrównała się sytuacja. Co prawda... Powinien być turret. Powinien być, tej ale... fala dobiega. Każdy tutaj tankuje po trochu. No ale w tym razem wyszło bez takich dwóch wywrotek. Tak, bez tych wywrotek niepotrzebnych, co widzieliśmy w poprzednim meczu. No, tak, zobaczymy, no tutaj ktoś się zapyta, czy nie mógł Shen zabić. Mógłby zabić, ale wolał oddać złoto innym. Shen będzie spełniał swoją rolę nawet bez zabójstw. I to jest bardzo ważne. I zdają sobie z tego zawodnicy sprawę z Politechniki Wrocławskiej. Tak, no i teraz nastąpiła zamiana. Oczywiście będziemy mieli Kryketa z Diablosem na górze. Także Shen będzie tutaj sobie spokojnie biegał po dolnej alejce. Albo i na środku. Tak jak widzimy. Były tutaj troszeczkę też... odnieść się do zarzutu dziwnego buildu Singed. To nie jest dziwny build wbrew pozorom. Dwa Dark Seale to jest standard na Singedzie generalnie. Trzy to już jest tak... To jest Władca Pierścieni. To już jest Władca Pierścieni, tak. Ale sęk w tym, że on się po prostu potężnie będzie leczył. Oczywiście Potion of Corruption. Tak jest, to synergia z Potionem. Ale no, działa to na Singedzie. Tak, plus ten AP no zawsze przydatny, prawda? Tych obrażeń nagle z tych robi się bardzo dużo. A teraz zobaczmy. Pięknie! Opłaciło się, wkurzony Diablos podbił niewidzialnego... Ale ulti zostało użyte. Było widać chyba, prawda? Tak, tak. Tam uśmignęło akurat. Chciałem, że to przeczytał, ale no to było dziwne. A bo znowu próbował robić headbata. No, tak, zastanawiam się. To było losowe, kurde. I akurat siadł. To było ciekawe. Który tam idzie mocno obity. No teraz ciekawe rotacje tutaj następują po stronie smoków. Za chwilę wydaje mi się, że będzie jakaś walka w okolicy górnej alejki, czy też tego tribusza przy tej górnej alei. Chociaż teraz przejście na środek, troszeczkę Zach za daleko wysunięty. Tutaj został Diablos przerzucony, kolejny dobrze rzucony Dark Binding, ale nie było Flinga. Fling już został zużyty. Uj, nawet obity tutaj trochę Dalton. Widać, że Cricket już ma damage. Prawie trafiony oczywiście Dark Binding, ale pięknie. Diablo z Ignite'em zabrał to zabójstwo. Chciał oddać na pewno, ale nie udało mu się to. Bedwolf straszy. Zobaczmy. No najgrubszy udał jednak Terap, ataki killowo. Bedwolf. Udało mu się uciec. Na siebie przynajmniej obrażenia. Ryze. Generalnie miałem też wspomnieć, zapomniałem o tym zupełnie, że Ryze nie jest łatwym, znaczy Azir nie jest łatwym meczem dla Ryza. Jakby przeciętny zasięg umiejętności Ryza jest mniej więcej taki, jak możesz wystawić żołnierzy Azirem i ten połk Azira jest niezwykle irytujący, potężny. Teraz już jest trochę bardziej równo pod tym względem, ale Nashor tu już jest w ekwipunku Marka, także też te obrażenia dopiero teraz zaczną rosnąć. Jestem ciekawy, jaki będzie kolejny przedmiot, bo są dwie szkoły, niektórzy wolą inwestować w Road of Ages. No Azirze co ma sens, bo to jednak postać, która często zbliża się do tego frontu walki, potrzebujesz trochę HP, zawsze ma problemy z maną, więc mana, która zapewnia Roa, też jest spoko. No i oczywiście obrażenia zapewnione przez AP. No a inny wolę już lecieć w przedmioty tak jak maska, liandry od razu, bo zawsze masz slowa przecież od ruchu żołnierzami. Także szkół jest sporo na Azira. Jest niektórzy, że to Morello lubią sobie wsadzić, żeby mieć tak. Od razu 40% TDR-ów. Dokładnie. To też jest ciekawe. Oj, stare czasy, kiedy Azir jeszcze miał attack speed z CDR-ów. Mhm. Piękny czas. Nie mieli smoka. Cóż to za smok? Infernal, o proszę bardzo. Dobre smoki ogólnie dzisiaj nadawali. O. Łaskawe Riot Games. Tak jest. No tak akurat przy weekendzie, żeby dobrze się grało. Także myślę, że to nie będzie teraz problem. Zobaczmy Binding kolejny. Och, nie udało się trafić. To cool, Lee Sin. Mogło być zabójcze.
I to może być zabójcze. Agresywnie i podpalony byk leci tutaj na rywali. Programista już jest martwy, jeszcze Aiken Pausman stara się uciekać, nadchodzi Sims, oj, zahaczony tuż od barażem wrócił w niego, a tymczasem Marek bez many, niski stan zdrowia, ale ma żołnierzy, jeszcze jeden cios i oczywiście postawiona również wieża tutaj przez Azira, wskrzeszona Shurima, chroni swojego cesarza. Było bardzo blisko. 4000 przewagi, zastanawiam się to, Kamkazix, prawie to ulti wydrukało. A potem sobie, a dobra. Znaczy to było tak. Jakby wrócił w ogóle w tył tego przed barażem, nie? Jakby nie na przód, tylko na sam koniec go złapał. Próbował dobrze, ale no niestety nie udało się koniec końców. Dalton! Oooo! To zobaczenia Dryza! Oj. Okej, no, w sumie Sinj jest full armor tak naprawdę. To ma sens. No, Ryze robi ogromne obrażenia. Pani do bazy od Eza. No i Ezreal jest 1500 do przodu. No jednak 50 CS-ów. Wow. I tak lepto? Na czacie, że stare czasy to latarnia w dżungli. Ja powiem, stare czasy to było jak Barona się Blitzcrankiem pulowało. No zobaczymy co dalej, bo smog za 13 sekund, także myślę, że zawodnicy, przede wszystkim inżynierów tutaj, skoro mają tą przewagę dla tego smoka, będą chcieli podjąć. Smog. To właśnie, to jest bardzo ważny smog, którego nie będzie można sobie odpuścić, ale zobaczymy. Jak to wyjdzie? Na razie krykiet z Markiem na środku. Drobna jakaś tam wymiana poglądów tam z żołnierzami. No ale już reszta drużyny inżynierów nadciąga. No i zobaczymy, czy się coś wydarzy. Oj, krykiet ofensywnie. Krykiet bardzo agresywnie. No z tym smokiem na razie taka wojna pozycyjna bardzo. Nie wardów. A to tego należało się w sumie chyba spodziewać. Zobaczmy, Azir daje znać o swojej obecności. Jest Ryze od dołu, zobaczmy, Stand United jest zagrany, no i teraz Diablos. Wyłopany w tym momencie był programista, ale udaje mu się uciec, ale tam też Marek dostaje sporo obrażeń. Zobaczmy, Morgana osamotniona, Marek zniszczony przez Tomka. No i tutaj mam najgrubsze udo, zostaje rozstrzelany w Dragon Picie. No i teraz do tego wszystkiego Dalton. Chyba zapoluje na krykieta, chociaż teraz w ostatniej chwili był Shadow Dash, no i czy uda się zabić? Udało się zabić! Myślałem, że minął tego autoataku, którego brakowało. Ach, no bardzo tak. Było blisko. Pyza 1 i smog. Dobra wymiana dla niebieskich. Bardzo dobra wymiana. No i chyba inżynierzy chcą zakończyć to szybkim 2-0. Tak jest, nie chcą tej trzeciej mapy zobaczyć. Chcą to szybko skończyć. Tak, ale i tak myślę, że nawet jeżeli to będzie 2-0, to nie należy tutaj mówić okej, okay, no... Kraków nie dał oporu. Jak to nie? No oczywiście, że dał. Kraków zagrał świetnie pierwszą mapę, pozorom. Po prostu przeciwnicy kazali się być mocniejsi i ta Vayne była niezaadresowana. Oj, tak. Tutaj były momenty, kiedy też przecież Politechnika Krakowska podjęła walkę. Ale pytanie, czy też możemy... O! Uj, tutaj niestety okay, nie było podjętej walki. No to było ciekawe. To była szybka wygrywa gry, nie? Szybka egzekucja. Tak, tam był ping rzeczywiście. Ej. Zastanawiam, czy to było tak losowo, że się skończyło. A rzeczywiście, no. Tak się właśnie morduje. Jest Rift Herald. No i PWR. Jak go użyją? Czy od razu nam idzie? Nie, wycofanie do bazy. Na razie przez Tomka. Black Cleaver zakupiony. Rozmawiasz jeszcze tą swoją zonie. Stop Watcha do wykorzystania. Tak samo też Ryze. No, zobaczmy. Czy Ryze zwie z tej sytuacji? To prawda, nie ma jeszcze zoni. Stopwatch jest dostępny, ale Ultimate chyba nie. Tak, Ultimate jeszcze nie był dostępny, także no musiał tutaj zginąć. W sumie tak się zastanawiam, czy nie mógł po prostu próbować zginąć szybciej, żeby jak najmniej tych asys oddać. Z drugiej strony chciał kupić czas. O, jest Azir! I jego nie ma Azira. Jest Azir i nie ma Azira. Także szybka akcja na środku, wieża zostaje zniszczona. Tak jest. Bo ta bajka, prawda? Było coś takiego, no. Ale Tomek, naprawdę fajne zagranie. Tak od razu do Warda, Kopniak, Ideolo. A dziwne, że Marek nie za... Wiesz mnie, to jest Tomek i Marek, takie polskie te... że nie zareagował szybciej z Erki w sumie. Bo powinien to na szybko rozegrać. Zapuszczony Herald. Bez minionów. Tam Ezreal nasz Ultimate'a puścił, żeby przyspieszyć falę. No Polacy mają talent do techników. Pamiętam taki akurat Land, gdzie był rycerz Adam i stolec na bocie. Nieźle. To jest kopalnia złotych nazw. To miałby tak, no, do każdego po imieniu mówić, to ciekawe.
Od razu tak jakoś bardziej rodzinnie robi, nie? Na takim turnieju. No zobaczmy. Jakiś Adam z Markiem na bocie, tu na topie jakiś Kamil się gra. Jakoś tak inaczej, przyjemnie. Krzysztof. Tak. To było ciekawe. No tu teraz może być ciekawa sytuacja, bo mamy Lee Sina, który czeka tylko na znak sygnał, żeby coś zainicjować, aczkolwiek no, reszta drużyny inżynierów nie chciała tutaj zbyt szybko się pojawić, żeby można było jakąś tutaj walkę zainicjować. Na razie chwila ciszy i spokoju. Teraz tutaj zostaje Bedwolf zauważony, przepędzony troszkę. No ale to właśnie mimo wszystko smoki muszą się bronić. Teraz dobry Dark Binding. Po raz kolejny. Właśnie, ale te Dark Bindingi nie ugrały gry. To nie było wystarczająco dużo na to, co prezentuje zespół z Wrocławia. Odcelność naprawdę teraz dobra była. Oj. O, ładny pomysł. Fajnie zaszedł tutaj rywala. Wikus, stara paska. Nie trafiony Dark Binding w międzyczasie. Dobre podbicie ze strony Alistara. Ucieka nam na niskim stanie zdrowia Hazir. Zobaczmy, Hazir. Piękny drift. Prosto do bazy. I póki co wszyscy żywi. Szybkie przejście na Mida. Tutaj 3 miliony, więc nie jest to zbyt wiele. Czy wystarczy, by wziąć turret? Może nie być tak łatwo, bo nie trafiony. Jest przerzut. Jest martwy. Szybko pozbawiony z życia Singed. No i to będzie wieża i być może nawet inhibitor, chociaż Dark Binding no prawie dosięgnął swojego celu. Tam już programista próbuje się rozpędzić. Koniec. Diablo spada! Będzie bardzo duże zamieszanie. No i zobaczmy, Kha'Zix umiera jako pierwszy. Jest to prawda, tamta wieża postawiona przez Azira. Azir zostaje zamknięty. Marek jeszcze próbuje swoich sił, ale to jest stanowczo za mało. No i nie tylko wieża, ale i naprawdę podobnie inhibitor zostanie również zniszczony. Inhibitor wycofanie. Chociaż Krykiet coś tam jeszcze próbował. Może za mało HP, żeby to kończyć oczywiście. 22 minuta, powrót do bazy. Przewaga ogromna. Za chwilę Nashor mógłby być brany. Smok? Cóż za smok tutaj będzie? Ocean. To tak nie za bardzo. Jak PWR wygra, to w poniedziałek godziny rektorskie. Zaczyna nienawidzić Ujotu za to, że nie wystawił swojej reprezentacji. Najgorsze zajęcia w poniedziałek. A nie, przepraszam, we wtorek. A to nic by mi dało. No niestety. No ale cóż, wracając do naszej gry, no to faktycznie ten smok już za minutkę. No ale czy to podejście po Barona będzie aż tak kluczowe? Czy może jednak bardziej trzeba jeszcze spuszować te kolejne linie, żeby mimo wszystko zmusić przeciwnika bardziej do siedzenia w bazie i pilnowania jej, niż tutaj chodzenia po prostu po Samonez Rifcie, po lesie. Zobaczmy, bo teraz jest Ryze bardzo mocno przeatakowany, sporo obrażenia, co prawda jest ta tarcza, tutaj do tego wszystkiego jest jeszcze oczywiście Shen, ale to jest stanowczo za późno, aczkolwiek Kha'Zix bardzo mało życia, dochodzi do tego wszystkiego jeszcze Morgana, no i tutaj widzimy również Krzysztofa, czyli Diablosa, który będzie asekurował Bedwolfa, by ten tutaj nie zginął. No gdyby troszeczkę szybciej był z tym tauntem. Oj! O, pięknie wyminięty! Tutaj. Próba przynajmniej, ale nadchodzi parowostomek w międzyczasie. Uuu, trzy szybkie fragi! Zmieciony tutaj rywal. W ogóle parowostomek double kill, że będzie triple chyba. To może być koniec! Spali się Tomek! Tomek się spalił! Wyparował nam parowostomek. A to ciekawe jednego od Singeda. Upadł od jego trutki. Ale to może być koniec. To może być koniec, to może być wygrana inżynierów. Sam Singed. Styl, ale wieże znikają dosłownie w zastraszającym tempie. Będzie próbował cokolwiek zrobić tutaj Dalton Ford, ale zobaczmy obrażenia przeogromne. Ja i mamy zwycięzców Ligi Akademickiej. Są to inżynierzy z PWR-u. Jeszcze Stand United zagrane, jeszcze tutaj próba desperacka obrony, ale nic z tego, inżynierzy wygrywają pierwszy sezon Ligi Akademickiej, brawo dla nich. Tak jest, mamy zwycięzców pierwszego sezonu, jak wspomniał Maniek, gratulujemy Wrocławiowi, Wrocławowi. Tak jest. Polska język trudna. No i oczywiście duże brawa również dla Politechniki Krakowskiej, która dała z siebie wszystko, doszła do finału, to jest niemal osiągnięcie. Także tutaj wszyscy zwycięzcy na podium są już znani. No i to było w sumie, jeżeli chodzi o tą transmisję, w sumie tyle. No, jeszcze musimy Marka złapać, czy też ewentualnie Tomka.
Parowóz Tomek, tak jest. Parowóz Tomek i Marek są proszeni o kontakt z nami tutaj na czacie. Podrzucimy wam namiary na TeamSpeak'a i porozmawiamy sobie jeszcze z wami tak słowem zakończenia całego wydarzenia. Wywiad z parowozem. To może być ciekawe. No ale wracając oczywiście do Ligi Akademickiej, tak jak już wcześniej powtarzałem, no ten sezon właśnie dobiegł końca. Top 3 jest oczywiście znany, ale przed nami sezon drugi, o którym informacje na pewno będziecie mogli przeczytać na stronie Ligi Akademickiej, jak i również na fanpage'u. W drugiej połowie stycznia zacznie się to wszystko znowu rozkręcać na nowo. Będzie można się zgłaszać. Będą 3 tytuły, nie tylko League of Legends, ale jeszcze 2 inne. Co to będzie? Musicie oczywiście być cierpliwi, czekać, szukać informacji, które poda nam oczywiście Marcin, główny organizator Ligi Akademickiej. No i mamy nadzieję, że będzie coraz więcej drużyn, coraz ciekawsze będą mecze i pytanie, jakie to będą 2 kolejne gry, które wejdą w skład tej całej Ligi Akademickiej, bo to myślę też będzie dobrą niespodzianką dla tutaj tej społeczności studenckiej, by mogła pokazać swojego skilla. Tak jest. My już podaliśmy tutaj namiary na nas. Za chwilę może znajdziemy Parowóz Tomek i Marka widzę. Marek. Mamy Marka. Uwaga. Witamy Marka, bohatera swojego zespołu. Halo Marku. No, cześć. O, tak. No, troszkę cicho. Czekaj, ja spróbuję cię podgłośnić, bo troszkę jednak cicho. Też cię troszeczkę podgłośnimy. Liczymy, że też Parowóz Tomek też do nas dołączy. Świetnie. O, jest. I mamy Parowóz Tomek. Także dwóch legendarnych. Może nie prowadzących, bo grali akurat na innych rolach. Chociaż Marek prowadzący ze środkowej alejki. Tak, dużo znaczących. Bardzo znaczących. MVP swoich zespołów. Tak jest. Tak jest. Także nie wiem, zacznijmy chyba od Marka. Witaj Marku. Chciałem cię zapytać, to jest moje pytanie do ciebie. Jak sobie radzisz z rosnącą sławą? Bo od wczoraj czat nie daje ci spokoju. Stałeś się celebrytą Ligi Akademickiej. Powiedz mi, jak się z tym czujesz? No cóż, no założyłem już fanpage, także to jest pierwszy krok do mojej wielkiej kariery na scenie sportowej. Mam nadzieję, że pan rektor zauważy nas i będzie dalej wspierał, tak samo jak wspiera. No i w sumie tyle, no na razie oprócz fanpage'a to więcej nie robię w tym kierunku. To musimy go podać na... Bardzo szczęśliwy jestem, że tak to wygląda. Tak, na czacie Marcin chyba wrzuci jeszcze raz link do fanpage'a Marka oczywiście, który wczoraj też był podawany. Życzymy samych sukcesów. No i też takie pytanie, no bo wiadomo, z jednej strony drugie miejsce to jest nie pierwsze, nie? Ale mimo wszystko chyba zaszliście dosyć daleko. Powiedz mi, jak się czujesz z osiągnięciem właśnie podium w pierwszym sezonie Ligi Akademickiej? No ja myślę, że tak jak cała nasza drużyna jesteśmy bardzo zadowoleni. Też gratulujemy zwycięzcom oczywiście, ale i wiedzieliśmy, że oni będą faworytami, więc nie jesteśmy bardzo smutni z tego powodu. Drugie miejsce jak najbardziej jest dla nas dobre. Cieszymy się z nagród, które dostaniemy. No i cóż, no i chyba tyle. Damian albo Maniek, macie pytanie tutaj do no ja mam, Marka? Ja mam pytanie, co z drugim sezonem? Też będziecie startować? Też czy będą zmiany, czy nie będzie zmian? Jak to no wygląda? Cóż, myślę, że zrobimy jeszcze, na pewno będziemy się pytać wszystkich teraz, jak już liga jest bardziej znana, to myślę, że więcej osób też do nas napisze. Zobaczymy, jeżeli ktoś będzie lepszy, jeżeli jakiś młody midlaner z Challengera tutaj się znajdzie, to ja myślę, że też jestem w stanie oddać swój slot, ale no zobaczymy, też ciężko. Ale bez Marka to nie będzie nie to samo. Nie rób tego Marek, nie możesz. Normalnie ci mówię, że nie możesz. No nie, to jest za duży potencjał, nie ma co. Też przez cały czas będę grał, także no, mam nadzieję, że też mi się uda same swoje umiejętności indywidualne zwiększyć. Ale Azirek był fajny. No też mi się podobało. Szkoda, że tam Blue nie dostałem żadnego, tam byłem smutny. Oj, rozumiem, Jezu, jak ja to rozumiem. I dżungler do wymiany, dobra. Każdy. Słyszałeś, że Nerwary mi się zgłasza jako w końcu. Ale nauczenie nie jest. No tak, coś się wymyśli. Zobaczcie, nie, czekaj, bo to w lutym następnym, to się nie zapisze. To nie mogę. A widzicie, tak blisko było. No. No. Ale jako gracz, który grywał Azirem, wiem, znam ten ból. Bez Blue grać przez dłuższą chwilę, postać, która nam jest 3 kill, nie masz many, to... Jest managerny, no. Jest prawda.
Chciałem Morelo zebrać, ale tak myślę, nie no, dlaczego niby miałbym nie dostać, prawda? No. Więc niestety Morelo nie wziąłem, tylko jednak ten na shortów. No i takie problemy małe były z maną. Ale starałem się olinować cały czas, żeby było też może efektownie i efektywnie. Ale skoro o dżunglerach mowa, nie możemy pominąć przecież bohatera całego zajścia. Parowóz Tomek, legendarny Parowóz Tomek. Witamy się ciuch, bardzo ciuch. Serdecznie. Tam jest. Dzień dobry. Gratulujemy przede wszystkim zwycięstwa, oczywiście. Dzięki, dzięki. Mistrzom pierwszego sezonu Ligi Akademickiej. Moje pytanie. Skąd pomysł na nick? To cały czas. Wiedziałem. Skąd pomysł na nick? A to akurat nie ma żadnej jakiejś historii. Kiedyś miałem po prostu za dużo ipeków i szukałem jakichś śmiesznych, fajnych, memicznych ników i to na wybór padł na Parowóza Tomka. A w opisie masz coś jeszcze o Ogierze i Jasło w dżungli. Możesz rozwinąć temat? A, to akurat była historia z zakładem i... Pamiętam, to chyba były kwalifikacje do właśnie Ligi Akademickiej i założyłem się, że będę grał Yasuo w dżungli i no niestety musiałem to zrobić, no. To dość ciekawe. No co, no pytanie, jak to jest właśnie być tym zwycięzcą i... Tak, i jak się ty czujesz, jak się czuje cała drużyna i jak to będzie... powiedzmy, no tutaj w drugim sezonie, bo myślę, że też będziecie brali udział. No oczywiście, że tak, oczywiście. No cieszymy się bardzo niezmiernie. Co prawda, no nie chcę tutaj opluwać, ale coś się tak trochę spodziewaliśmy tego. No co mogę powiedzieć więcej? Nie ma tak dobry trash talk po finale. Nie. No, to na pewno Damian jest orędownikiem trosztoku na polskiej scenie, to cały ucieszony. Nie, no chyba z tym składem właśnie, jeśli szukasz faworyta, no to rzeczywiście, prawda? No tak, jak popatrzeć po zawodnikach i doświadczeniu turniejowym, to jednak... Nawet Mofowski, jeżeli nie gra, to z pewnością jakąś tam komunikację z zespołem miał i pewnie rozmawiali, Diablos i Krykiet to też jednak zawodnicy, którzy grali sporo, Bad Wolf również, także... Tak, a propos jeszcze... Krykiet ma nadzieję, że w końcu będzie uznawany w tier listach, także żeby go skautować, proszę bardzo. Ale z Krykietem tak jest, że właśnie on się tak coś pokazuje i nie pokazuje, tak znika. A to zażalenia do mokrego suchara. I... Tak jest, nie był brany, no. To wszystko jego wina. No cóż, no zobaczymy, co tam przyniesie przyszłość. Jeszcze raz oczywiście gratulujemy zarówno inżynierom, jak i smokom. Dziękujemy, że byliście. Fajnie się oglądało, naprawdę super akcje w wykonaniu Marka, jak i oczywiście Tomka. Bardzo, bardzo było nam miło. Mam nadzieję, że drugi sezon będzie równie emocjonujący. Jeszcze więcej drużyn będzie, jeszcze więcej fajniejszych akcji. Dużo League of Legends i nie tylko, ale to już trzeba pytać Marcina. To trzeba już oglądać stronę Ligi Akademickiej, śledzić fanpage. No i myślę, że każdy będzie miał tutaj każdy znajdzie coś dla siebie i będzie można kontynuować rozgrywki akademickie w przyszłości. Tak jest. I wam również, przede wszystkim wam dziękujemy, bo oczywiście bez widowni transmisje te nie miałyby zupełnie jeszcze sensu. Dla was to jest robione, więc dziękujemy wam za wszystkie uwagi. Prosimy o kolejne na fanpage Ligi Akademickiej, Mańka mój. Z pewnością nam się przydadzą, żeby kolejny sezon był jeszcze lepszy. No i Damianowi dziękujemy bardzo serdecznie za to, że postanowił się pojawić. Ja dziękuję. Bardzo miło było się spotkać i porozmawiać o LoLu, troszeczkę pożartować i pooglądać właśnie grę nadziei polskiego e-sportu, jeżeli chodzi przynajmniej o tą część akademicką w uczelni wyższych. No i cóż, to chyba tyle, chyba że Marcin ma dla nas jeszcze jakieś informacje, które musimy przekazać, ale chyba nie. Także ja jeszcze, Mańku, jeżeli tak? Mogę, to chciałbym powiedzieć, że Politechnika będzie organizować turniej i że tam na pewno, jeżeli ktoś chce wziąć udział, jest na streamie teraz, to zapraszamy, bo to będzie duży turniej i no tak, no i tyle. Kraków, można coś złożyć. Czyli szybka reklama, także my też serdecznie zapraszamy. A ja chciałbym jeszcze pozdrowić Mofowskiego. A to musi żabkę zrobić. No właśnie, chcieliśmy, żeby przyszedł, ale no, boi się chyba. Teliba. No trudno. Daj mi na czacie, muszą być żabki. Tak jest. Pozdrawiamy Roberta.
No dobrze, to co? W takim układzie wszystkiego najlepszego życzę tutaj na nowy rok, no bo oczywiście nie mieliśmy wszyscy okazji się, że tak powiem, spotkać, a jednak ten nowy rok no jest dopiero 5 stycznia, także wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów dla naszych tutaj wszystkich zawodników, dalszych sukcesów dla Ligi Akademickiej. No i myślę, widzimy się już w lutym, taką mam nadzieję. Mam nadzieję, że jeszcze więcej fajnych rozgrywek będzie, jeszcze więcej ciekawych gości i Liga Akademicka naprawdę nabierze rozpędu i będziemy tutaj może nie dominować, ale będziemy godną konkurencją dla innych. Tyle. Dziękujemy. Dziękujemy, fajne. Zapraszamy już w lutym, a my się żegnamy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.